Tadeusz Bojżeleński, Brązownicy, rozdział 10, Drogi geniuszu. Poprzednie moje rozważania wywołały dość żywe poruszenie, żywsze w każdym razie, niż by można sądzić z drukowanych o nich enuncjacji, bo u nas od dawna zakorzeniły się, zwłaszcza gdy chodzi o naszych wielkich, tradycje podwójnej wiedzy, jedna ustna, druga pisana. To, co uczeni lub literaci mówią między sobą, często nie ma nic wspólnego z tym, co w danej sprawie piszą. Miejmy nadzieję, że ten stan, wynikły za normalnych warunków naszego niedawnego życia, zmieni się, bo zdrowe to to nie jest. Na dłuższy dystans wywarło to skutki dość opłakane. Ciągła nauka dla pokrzepienia serc, dla zbudowania młodzieży, znudziła wszystkich, nawet jej producentów. Zdarza się, że zaczynają nienawidzić swoich bożyszczów, znudzeni tym, co o nich klepią, dławieni tym, czego o nich nie mogą powiedzieć, a nie umiejąc stałkować wszystkiego. Bo zważmy ten okrutny paradoks. Ci, którzy najgorliwiej odlewają posągi z brązu, ci właśnie posiadają zazwyczaj w ręku wszystkie dokumenty, przekonywujące ich, jak dalece bohater ich odległy bywał od tego, co zeń robią, jak bardzo był inny i, powiedzmy to od siebie, bardziej interesujący. Ale raz wszedłszy na drogę brązowniczą, nie wiedzą, jak z niej wybrnąć. Byłem świeżo w Krakowie, gdzie zetknąłem się po trosze ze światem uczonych. Najmilszy świat, dla niego wciąż będę tęsknił za Krakowem. Jak zawsze krążą tam anegdotki, ploteczki, złośliwości, w których celują ci magowie, tak często zmuszeni ukrywać uśmieszek pod maską powagi. Toga profesorska w Krakowie przynajmniej ma jeszcze coś z sukienki kapłańskiej. Tym razem komentarze obracały się do niedawnej śmierci zasłużonego mickiewiczologa, profesora Kallenbacha. Przysłuchuję się rozmowie. Jeden z uczonych ryzykuje paradoks, że Kallenbach nienawidził Mickiewicza, że nie ominął żadnej sposobności, aby go skompromitować, bijąc niby to wciąż przed nim pokłony. Oczywiście paradoks taki dobry jak inny. Zastanawiają się nad tym, jakie tajemnice wziął ze sobą do grobu Kallenbach. On, który znał na wylot wszystkie archiwa mickiewiczowskie. Czy zniszczył swoje notaty i papiery, aby z nich nikt nie korzystał itd. Przypis autora. A jednak nie wszystkie. Sam Kallenbach opowiadał taki fakt. Kiedy przed laty zabierał się do monografii o Mickiewiczu, odwiedził m.in. Artura Wołyńskiego w Rzymie, w nadziei, że u niego znajdzie jakieś materiały. Wołyński pokazał mu dużą tekę i rzekł... "Gdyby pan wiedział co się w tej tece znajduje dałby pan za to nie wiem ile bo tu są właśnie rzeczy pierwszorzędnej wagi do sprawy która pana obchodzi ale niestety nie mogę ich panu udzielić to rzekłszy wyszedł z pokoju i pół godziny nie wracał kallenbach nie tknął teki dopiero później powiada zrozumiał że Wołyński najwyraźniej związany jakimś przyrzeczeniem chciał mu zostawić sposobność zapoznania się z teką nie biorąc na siebie odpowiedzialności." W ogóle, z którejkolwiek strony tknąć sprawy Mickiewicza, wszędzie mrok, tajemnica, wszędzie, przy wielkiej mnogości słów, konspiracja milczenia. Koniec przypisu. Ktoś miał zapytać innego znakomitego uczonego, profesora, którego z profesorem Kallenbachem łączyła długoletnia, wzajemna, pełna kurtuazji nieżyczliwość. Jak pan sądzi, czy Kallenbach zwierzył komu przed śmiercią, co on naprawdę myśli o Mickiewiczu? Powiedziałby z pewnością, że to była skończona ś... Odpowiedział profesor. Niewinny żart oczywiście. Brązownicy ją pantofle. Wobec takich nastrojów nic dziwnego, że echa moich artykulików dochodziły mnie raczej pocztą pantoflową niż za pośrednictwem druku. Chwała Bogu, że ktoś ruszył ten brąz, wreszcie będzie można swobodniej oddychać. Miał się wyrazić o nich jeden z przysięgłych brązowników. A co za listy dostawałem? wziął się kochany pan do tego okresu życia Mickiewicza, który jest najbardziej ze wszystkich i najgruntowniej załgany, tak samo zresztą, jak cały towianizm. Pisze do mnie jeden z badaczy, który się jakiś czas sumiennie zajmował towianizmem, a który, może przez nieśmiałość, zachował na prywatny użytek szereg wniosków, do których doszedł. Ten i ów z najpoważniejszych firmowych uczonych udzielił mi półgłosem takich szczegółów, że ja sam, mimo że odważniejszy, nie ośmieliłbym się ich powtórzyć. Skąd oni je znają? Licho wie. List pana Witolda Bełzy świadczy, że istniała w tym przedmiocie cała tajemna wiedza, którą sobie przekazywano przy zamkniętych drzwiach, z ust do ust, odbierając zaklęcia wiekuistego milczenia: że palono listy, niszczono dokumenty, lub chowano je w mroku. Rzecz prosta, że im dalej w lata, tym bardziej ta poufna wiedza grozi zatraceniem się. Skoro mowa o Krakowie, jeden z tamtejszych uczonych przytoczył mi szczegół, rzucający pewne światło na pochodzenie ksawery. Zainteresowany tym zagadnieniem profesor przytoczył mi swoją dawną rozmowę z Józefem Albinem Herbaczewskim, obecnie profesorem w kownie. Herbaczewski snuł przed nim plan zamierzonego dramatu, będąc zaś mistykiem i wizjonerem, wierzył w realność stworzonych przez siebie postaci. Mówił o kobiecie, która stanęła na drodze jego życia, jakaś ruda Salome, Żydówka. Ta sama, dodał, która kusiła Mickiewicza, Teufel, Dejbel, Diabeł. Wynikałoby z tego, że istniała tradycja zarówno żydowskiego pochodzenia Ksawery, jak i jej oddziaływania na życie poety. Może Herbaczewski, o ile go dojdą te słowa, powie nam coś bliżej o tym. Ale do tych spraw jeszcze powrócę. Na razie chodzi mi o co innego. Z okazji mojej do znudzenia już omawianej przedmowy do dzieł Mickiewicza zaczepiano mnie zwłaszcza o jeden punkt, którego zresztą dla szczupłości miejsca nie mogłem rozwinąć, mianowicie o stosunek Mickiewicza do powstania listopadowego. Jak dalece punkt ten jest drażliwy, dowodzą ataki, jakie mnie spotkały, i to z różnych stron z jednej strony niepoczytalne wybryki szowinistów analfabetów wychowanych na jątrzącej literaturze pewnych dzienników ale skądinąd nagany ludzi o których wysokiej kulturze i dobrej woli nie mam powodu wątpić a wszak ja nie uczyniłem nic innego tylko starałem się oświetlić stan duszy poety opierając się na własnych jego wyznaniach tak dalece wszystko co tyczy mickiewicza obmurowane jest konwenansem rutyną fałszywego pietyzmu Pozwolę sobie tedy w kilku słowach uzasadnić to, czego tam, ograniczonym miejscem, zaledwie mogłem dotknąć. Każdego, kto czytał po porządku w lwowskim wydaniu dzieł korespondencję Mickiewicza, musiał uderzyć jego list do zmoskwiczonego Polaka Tadeusza Bucharyna pisany z Berlina dnia 12 czerwca 1829 roku, tuż po opuszczeniu Rosji. List ten zawiera następujący ustęp. Odebrałem tu z Warszawy wiadomość o koronacji i pełne entuzjazmu opisy uczt i zabaw. Ja tam nie byłem. Podzielam tylko z daleka szczęście moich współrodaków. Donoszę ci tylko, że cesarz nasz jest teraz w Berlinie przyjmowany z entuzjazmem i że, jak powszechnie słychać, rad był z pobytu w Warszawie i cesarzowa łaskawie wspomniała o serdecznym uniesieniu, z jakim przyjęta była od mieszkańców polskiej stolicy. Tyle nowin politycznych. List do Bułcharyna też ma swoją historię, czy też swoją legendę. Opowiadał mi ją jeden z mickiewiczologów, zajmujący się zwłaszcza epoką rosyjską poety. List ten mianowicie dostał się do rąk Władimierza Spasowicza. Spasowicz przesłał go Krakowskiej Akademii Umiejętności. Otrzymawszy ten dar, Akademia jakoby zastanawiała się poważnie, czy by tego listu nie spalić dla dobra pamięci wieszcza. Ale kopię listu posiadał również od Spasowicza Piotr Chmielowski. Widząc, że Akademia nie kwapi się ze spożytkowaniem listu i słysząc o grożącym mu zniszczeniu, ogłosił go w dodatku do swojej monografii z następującym przypisem. Autograf znajduje się obecnie w zbiorach Biblioteki Akademii Umiejętności w Krakowie. Przytaczam list ten według kopii udzielonej mi przez pana Włodzimierza Spasowicza. W ten sposób Chmielowski stworzył akt dokonany. List do Bucharyna przeszedł do zbiorowych wydań. Nie wiem, o ile historyjka ta jest ścisła. Parę osób, których pytałem o to w Krakowie, nie znało jej. Może owe wahania, przypisywane Akademii, odnoszą się raczej do ówczesnego prezesa Akademii, Stanisława Tarnowskiego, na którego ręce zapewne Listów Spasowicz przesłał. To by było prawdopodobniejsze. Skądinąd opowiadano mi, jak żywo Tarnowski, będąc w Paryżu, wyrażał Władysławowi Mickiewiczowi zdziwienie, że ten nie zniszczył jeszcze dokumentów tyczących działalności Adama Mickiewicza z epoki Trybuny Ludów. Powtarzam, może nie każda z tych relacji jest dosłownie ścisła, ale to pewna, że oddają one atmosferę, w jakiej tworzyła się nasza wiedza o Mickiewiczu. List do Bułharyna, mimo że go ogłoszono, pozostał prawie nieznany. Nie wyciągnięto zeń konsekwencji, nie cytuje się go prawie. I dosyć zrozumiałe jest, że list ten wprawił uczonych w zakłopotanie, w momencie, gdy praca brązownicza wrzała na całej linii. Takich zakłopotań dostarcza Mickiewicz więcej. Niesamowita jego indywidualność jakże trudno poddaje się konwencjonalno-pomnikowemu ujęciu jego biografów. Dla nich bieg życia Mickiewicza jakże jest prosty i jasny. Od wczesnej młodości Filomata, patriotyczny konspirator, za spiski wtrącony do więzienia, gdzie Gustaw zmienia się ostatecznie w Konrada, potem męczennik, wygnaniec do Rosji, gdzie tęskni za Polską i tworzy Wallenroda. potem Tułacz, wódz duchowy narodu i tak dalej. W tym ludowym wydaniu dziejów Mickiewicza antydatowano niejako trzecią część Dziadów, która odnosi się do wypadków wileńskich z roku 1823, ale pisana jest w roku 1832, po upadku powstania. Zacierano tak zasadnicze różnice perspektyw i nastrojów sprzed roku 1830, a po roku 1830. W moim szkicu starałem się zwrócić uwagę na to nieporozumienie. Znalazłyby się i inne nieporozumienia, na przykład pobyt w Rosji. Wygnaniec zapewne, ale biorąc po ludzku, kiedy się czyta Listy Mickiewicza, widzi się, że prawdziwym jego wygnaniem było raczej kowno. Jak on się tam męczy, jak on się tam szamoce bez żadnej prawie nadziei wyrwania się. Zamknięty w małym miasteczku, przykuty do żmudnej pracy nauczycielskiej, mając za całą osłodę korespondencję z dawnymi kolegami, których przerósł o wiele głów którzy go niecierpliwią i nudzą. Ten namiętny czytelnik Byrona rozdyma nozdrza, żądny wielkich burz i wielkich wzruszeń, których miłość do Maryli jest dlań coraz mniej zadowalającym surogatem. Filomaci. Wydano wiele tomów ich korespondencji. Wydaje mi się z niej, że rozdymanie działalności tego bardzo szanownego stowarzyszenia młodzieży przez niektórych naszych komentatorów jest dość sztuczne zresztą mickiewicz od paru lat w Kownie coraz bardziej odchodził duchem od tych wileńskich towarzyszy młodzieńczych zlotów. w tej epoce dochodzi do tego stanu że brzydnie sam sobie brzydną mu drudzy przychodzi ciężki kryzys w tych warunkach uwięzienie było dlań wybawieniem nareszcie coś w dużym stylu coś co go wyrywa z miernoty i szarzyzny z błędnego koła beznadziejnej miłości która zaczyna jemu samemu wydawać się śmieszna i głupia Zesłanie do Rosji było wygnaniem, ale i wyzwoleniem. Było, można powiedzieć, najszczęśliwszym wydarzeniem w życiu Mickiewicza i on też tak na to patrzy. Faktem jest, że pobyt w Rosji odegrał w życiu duchowym Mickiewicza olbrzymią rolę. Dla tego mieszkańca Kowna i Wilna, który nawet Warszawy nie znał i który jej na nieznane nie lubił, Rosja była Europą. Olśniła go nie potęgą państwową, ale wyższością kulturalną, tak przynajmniej on sam patrzył wówczas na to dostał się w środowisko nareszcie godne siebie poznał ludzi pierwszorzędnych on w skazany na towarzystwo najzacniejszych z pewnością zanów i czeczotów którzy mu cenzurowali i poprawiali wiersze skromny nauczyciel kowieński tu przyjmowany na równej stopie wśród najwyższych wieńczony fetowany nie sądzę aby tak przyjmowano mickiewicza gdyby z kowna przeniósł się był do warszawy to były najpełniejsze, najszczęśliwsze lata jego życia. Tam osiągnął samowiedzę swego geniuszu, nauczył się zarazem sądzić rzeczy z wysoka. To też warto czytać listy, jakie pisze do swoich przyjaciół bawiących w Warszawie, do Odyńca i innych. Z jakim politowaniem patrzy na ten partykularz. Artykuł tak zdrowo pomyślany i tak dobrze po polsku napisany, że wierzyć nie mogę, aby w Warszawie wziął początek. Te dwa artykuły pocieszyły nas nieco zasmuconych widokiem waszej literatury. To znów gdzie indziej nie mogę bez żalu pomyśleć o straszliwej u was literackiej stagnacji. Wszystko mu się wydaje w Warszawie równie głupie, zarówno krytyki, jak pochwały, jakie go spotykają, i charakterystyczne są te zwroty u was, wasza literatura. Czy to jest antypatia do warszawianizmu? Chociaż odyniec, do którego to pisze, był przecież Litwinem. Czy też jest też nieświadomym przed smakiem separatyzmu litewskiego? Bo zważmy, że przecież Mickiewicz, poza krótkim i późniejszym pobytem w Poznańskiem, nigdy w Polsce nie był. To też jeden z paradoksów życia. W czasie wtedy, gdy w Warszawie areopag warszawski zwalczał go namiętnie, lub przedrzeźniał zjadliwie, w Rosji przyjęto go jednogłośnym entuzjazmem, obwołano pierwszym poetom słowiańczyzny. Wygnaniec ten cieszył się szczególnymi względami. Zostawiono mu swobodę życia i tworzenia, zwalniając go od innych obowiązków. Jak serdeczne i mocne były stosunki przyjaźni zadzierżgnięte z Rosjanami, dowodzi choćby przypomniany przez pana Wacława Lednickiego fakt, że wiele lat później grono przyjaciół moskiewskich, dowiedziawszy się, że Mickiewicz jest w Paryżu w biedzie, zebrało ogromną na owe czasy sumę pięciu tysięcy rubli i przesłało ją poecie, a poeta... On tak dumny mógł ją przyjąć. Rzecz prosta, że jego stosunek do Rosji w owych latach pobytu w Moskwie i Petersburgu musiał być odległy od konwencjonalnych pojęć w tej mierze, wynikłych z przenoszenia wstecz późniejszych stanów duszy. Wówczas Nowosilcow nie był dla Mickiewicza symbolem Rosji, ale przykrym epizodem. Wówczas mógł być dlań naszym cesarzem ten sam Mikołaj, który w dwa lata potem stanie się mocarzem jak Bóg silnym, jak szatan złośliwym. Synem Wasilowym, który polską koronę ukradł i skrwawił. I dlatego, gdyby nawet przyszło nam się zastanawiać, czy listu do Bułcharyna nie trzeba brać jako walenrodyczną ironię, można by odpowiedzieć, że nie. Tak samo jak owej przedmowy, mimo że niewątpliwie pisanej na żądanie cenzury, którą przypomina mu zjadliwie w roku 1845 orzeł biały. Numer ósmy z dnia 15 czerwca 1845 roku w Paryżu. Przypis autora. Jeden z najwybitniejszych polonistów pisze do mnie List do Bułcharyna naturalnie, że nie jest walenrodyzmem, tylko owocem wiary Mickiewicza w Rosję. Wiary, którą rozwiał dopiero rok 31. Koniec przypisu. Oto artykuł tego emigracyjnego pisma. Ogłaszamy drukiem udzieloną nam kopię przedmowy do dziadów przez Adama Mickiewicza w 1829 roku, pisaną i na czele tegoż dzieła umieszczoną. Ogłoszenie to użytecznym być może nie tylko publiczności, lecz jeszcze i samemu Adamowi Mickiewiczowi, który jeżeli uzna stosowność i potrzebę tego, twierdzenia tejże przedmowy zmieni i poprawi. Oto jest ta przedmowa. Trzecie to dzieło polskie ogłaszam w stolicy monarchy, który ze wszystkich królów ziemi liczy w państwie swoim najwięcej plemion i języków. Będąc zarówno ojcem wszystkich, zapewnia wszystkim wolne posiadanie dóbr ziemskich i droższych jeszcze dóbr moralnych i umysłowych. Nie tylko poddanym swoim istniejącą wiarę, zwyczaje i mowę, ale nawet zatracone, albo do upadku chylące się pamiątki dawnych wieków, jako dziedzictwo należne przyszłym pokoleniom wydobyć i ochraniać, rozkazuje. Jego, szczedrobliwością wsparci uczeni, przedsiębiorą pracowite podróże dla wyśledzenia i zachowania pomników fińskich, jego opieką zaszczycone, towarzystwa uczone kształcą i pielęgnują dawną mowę lettów. Pobratymców litewskich. Oby imię ojca tylu ludów we wszystkich pokoleniach, wszystkimi językami zarówno sławione było. Adam Mickiewicz, Petersburg 1829 Przypis autora. Jak długo utrzymywały się na emigracji te antymickiewiczowskie nastroje, dowodzi fakt, że kiedy wiele lat po śmierci poety Lenartowicz miał we Florencji wykłady o Mickiewiczu, otrzymał następujący list. Dzieckiem jesteś, jeżeli uważasz Mickiewicza za patriotę. Cyprian Norwid Lenartowicz przytacza to w liście do pani Bośniackiej, autorki Obrony Częstochowy. List ten znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Koniec przypisu. Otóż podziwiajmy zjawisko, które można by nazwać autonomią geniuszu. Podczas gdy Mickiewicz sławi imię ojca tylu ludów, a wybrzydza się na Warszawę, młoda Warszawa chłonie jego poezję, powtarza jego odę do młodości, czyta z uniesieniem Konrada Walenroda i w dojrzewającym nastroju rewolucyjnym Warszawy, o którym on sam nic nie wie, jego poezja ma potężny udział. Gdy on żałuje, że nie był na koronacji cara w Warszawie, tam, rychło po spisku koronacyjnym, dojrzewa czyn rewolucyjny. Słowo stało się ciałem, a Walenrod Belwederem, powie Aleksander Choćko. Poezja Adama Mickiewicza wyszła z niego samego i działa już zupełnie samoistnie, przybierając znaczenie, o jakim on może dla niej wówczas nie myślał. Jest to jeden z najciekawszych dokumentów działania literatury i załamywania się jej promieni w różnych środowiskach lub weźmy porównanie z innej dziedziny, tworzenia w różnym środowisku różnych chemicznych połączeń. I kiedy w czasie pobytu Mickiewicza we Włoszech wybucha powstanie, którego on jest współtwórcą, niemal ojcem, on sam najbardziej jest nim zaskoczony. Czyż to wszystko to nie jest komentarz do niezdecydowanej postawy Mickiewicza, z którą biografowie jego nie bardzo wiedzą co począć? I oto nowy tragiczny paradoks. Tuż po wybuchu rewolucji jedno z pisemek powstańczych pod chorąży rozpoczyna pierwszy numer 8 grudnia 1830 roku odą do młodości, a niebawem powstaje wiersz Maurycego Gosławskiego skierowany do jej autora, do Adama Mickiewicza bawiącego w Rzymie podczas wojny narodowej. Wiersz mający za motto ustęp z Konrada Walenroda gdybym był zdolny własne ognie przelać i itd. A kończący się krwawą strofą zbudzony tej wieści echem śpiesz dalekie rzucaj rzymy śpiesz bo jeśli zwyciężymy wstyd będzie bez zasługi polskim tchnąć oddechem jeśli padniem pod gruzami wieszczu wtedy w dniach boleści nie wart grobu dzielić z nami kto nie dzielił krwie i cześci oto Parę wyjaśnień, oto parę dokumentów, nie nowych oczywiście, ale pomijanych, jak wszystko, co nie nadaje się dla odlewarni brązu. Dość chyba jasne jest, że kiedy pisałem moją przedmowę do dzieł Mickiewicza, nie chodziło mi o to, aby sądzić jego postępowanie w tych chwilach, ani też, jak mi to dzieci nie zarzucał jeden z polemistów, wymawiać Mickiewiczowi, że nie poszedł do wojska. Nie wiem, czym sobie zasłużyłem na opinię takiego militarysty. Chciałem jedynie przedstawić jeden z najciekawszych konfliktów, jakie znają dzieje literatury, dramat duchowy, jaki przechodził Mickiewicz. Chciałem wskazać, że drogi jego były może inne niż się to zazwyczaj w konwencjonalnym uproszczeniu przedstawia. I ten dramat wewnętrzny, w którym poeta znalazł się po upadku powstania, bliski samobójstwa, pomaga nam pojąć ten olbrzymi ładunek, który wystrzelił w trzeciej części dziadów. Jednym rzutem oka objął przepaść, jaka powstała między nim a narodem, przesadził tę przepaść jednym skokiem geniuszu, i znów znalazł się na czele i już na zawsze. Koniec rozdziału 10 Czytał Piotr. Nater. Tadeusz Bojżeleński, brązownicy. Rozdział 11. Adwokatu z diaboli. Jeszcze słówko o Towiańskim. Kiedy się zetknąć choć trochę ze stosunkiem naszej historii literatury wczorajszej i dzisiejszej do Towiańskiego uderza jedno, zasadnicza zmiana tonu. Gdy epoka Chmielowskich i Spasowiczów odnosi się do osoby i działania mistrza nader krytycznie, w pewnym momencie można spostrzec znamienne przewartościowanie. Nie byłoby w tym nic nienaturalnego, takie przewartościowania są rzeczą dość częstą ale uderza to, że tu nie ma ono swego odpowiednika w dorobku faktycznej wiedzy. Jest to raczej zmiana nastawienia uczuciowego, niż pogłębienie wiadomości, niż odkrycie nowego źródła, wyzyskanie nowych dokumentów. Wręcz przeciwnie, jak to już wielokrotnie zaznaczyłem, wiedza o Towiańskim coraz bardziej gardzi dokumentami i realnością. Coraz bardziej odrywa się od ziemi i na skrzydełkach zachwycenia wzbija się w obłoki. Zdaje mi się, że jako datę przełomu można by przyjąć epokę młodej Polski. Reakcja przeciw pozytywizmowi, przybyszewski i jego bezkrytyczny nieraz kult mistycyzmu, profesor Wincenty Lutosławski, którego osobistość i akcja są poniekąd nawiązaniem do Towiańszczyzny. I tak dalej. Ta epoka poddała nauce otowiańskim nowy ton, wedle którego zaczęto grać we wszystkie dudki. Trąci to wręcz rodzajem kanonizacji. Przyjęte jest obecnie w nauce mówić o mistrzu Andrzeju z pobożnym skupieniem, rozprawia się z jego powodu o psychologii świętości. Otóż, aby kanonizacja była ważna, Brak jej pewnej formalności, której surowo przestrzega Watykan. Mianowicie, przed każdą kanonizacją przychodzi tam z urzędu do głosu tak zwany z diaboli. Ten adwokat diabła ma prawo dawać folgę wszystkim wątpliwościom, wyciągać przeciw kandydatowi na świętego najgorsze podejrzenia i dopiero jeśli nowy świątek wszystkie zarzuty przebędzie zwycięsko, wówczas można myśleć o dalszej procedurze kanonizacji. Taki adwokat diabelski tutaj od dawna nie miał głosu. Przeciwnie, obrano dziwny system. Nie mamy ani jednej historii towiańskiego, zwłaszcza z przedparyskiego okresu, opartej na dokumentach. Wszystko jest powtarzaniem tych samych powiastek, które przeważnie on sam opowiadał swoim uczniom, a ci podali potomności. Nie ma tendencji do krytycznego rozróżnienia między faktem a legendą. Pomija się świadectwa współczesnych dla mistrza Andrzeja niekorzystne, kwalifikując je jako plotki, ale przyjmuje się Lada Bajdę, utwierdzającą świętość i rozumy mistrza. Znamienne jest, że jedna z najuczeńszych w piśmie komentatorek towiańskiego, pani Gąsiorowska, oświadcza na wstępie do swojej pracy, że będzie przyjmowała z największą ostrożnością relacje innych o mistrzu, oprze się natomiast z całym zaufaniem na relacjach uczniów, którym mistrz Pewne fragmenty swego życia odsłonił. W rezultacie o tym życiu mniej wiemy naprawdę niż o życiu Mahometa. Nie do uwierzenia jest, aby człowiek, który umarł zaledwie pięćdziesiąt lat temu, mógł stać się tak dalece mitem. Jasne też jest, że człowiek, mieniący się prorokiem i zakładający rodzaj kościoła, pierwszy tworzy swoją legendę. Stąd zapewne widzimy także sprzeczności między sądami dzisiejszych apologetów-mistrza, a współczesnymi opiniami ludzi postronnych. Co więcej, widać nawet tendencję nietykania tej sprawy, pomagania formacji mitu. Nawet łatwo dostępne źródła wyzyskuje się niezmiernie stronniczo, jak na przykład Dziennik Sprawy Goszczyńskiego, z którego można by wyczytać zupełnie co innego niż się to czyniło dotąd. To uczucie do wolności mam ciągle. Kiedy na przykład w książce o słowackim, profesora Kleinera, zwykle tak dobrze udokumentowanego, czytałem ustępy o towiańskim, mimo woli wciąż stawiałem ołówkiem znaki zapytania, miałem ochotę pytać skąd pan profesor to wie? Przepraszam za moją bezceremonialność, ale wchodzę na chwilę w prerogatywy owego adwokata. W ogóle profesor Kleiner zajmuje wobec Towiańskiego stanowisko dość niezdecydowane. Woli z nim nie zadzierać. Z jednej strony nasuwa mu się, jak mówi, przypuszczenie, może niezbyt sympatyczne, że Towiański, przybywający do Paryża z nieokreślonymi jeszcze szczegółowo planami i szukający niewątpliwie dróg odpowiednich, zetknął się z nową sektą, że wziął od niej, może w sposób niewiadomy samemu Wintrasowi, nazwę, organizację, emblematy, idee pewne, że wchłonął jej tendencje tak samo jak wchłonął kierunek mistyczny emigracji polskiej. Przy czym Towiański przedstawia się w ocenie Kleinera jako kombinator, zapożyczający się u owego wintrasa, który fabrykował cud krwawych hosti za pomocą ukrytej flaszeczki z olejkiem różanym i skończył swoją karierę w kryminale. Z drugiej strony znów profesor Kleiner, rywalizując w tej pokątnej dewocji z profesorem pigoniem robi Stowiańskiego niemal świętego, wielbi jego współczucie, poczucie odpowiedzialności, umiejętność kierowania innymi i leczenia chorób duszy. Przykłady dowodziłyby raczej, że miał wybitny dar wpędzania w choroby duszy. Fantazjuje się bez żadnego poparcia, unikając jak ognia skonfrontowania tych fantazji ze świadectwami współczesnych. Na przykład ów wzniosły stosunek Towiańskiego do Włościan. Pisze się o tym cuda, na jakiej zasadzie? Przeważnie na podstawie własnych oświadczeń mistrza. Adwokat diabelski miałby wdzięczne zadanie, przytaczając za profesorem Henrykiem Mościckim bodaj relację sąsiada o miedze, Rejenta Wołotki. Wiele też opowiadano o rzekomej ludzkości pana Andrzeja. Poddani jego włościanie, tak samo byli ciemiężeni, jak i gdzie indziej, jeśli nawet nie więcej. Już o tym słyszałem od Kostrowickich, wspólnych naszych sąsiadów. Więcej jeszcze opowiadał kontrym, też bliski nasz sąsiad. Pamiętam, jak raz matka moja, wróciwszy z jakiejś podróży, opowiadała o spotkaniu Stowiańskim i o następującej przygodzie, której była świadkiem. Mróz był trzaskający. Towiański spotkał na drodze zziębniętego biedaka, uniesiony przetolitością zdjął korzuch z własnego furmana i odział nieszczęśliwego. Furman tymczasem dzwonił z zimna zębami w ciągu paru mil drogi. Sądzę, że ta sąsiedzka relacja jest bądź co bądź godna uwagi. Ostatni rys wydaje mi się nawet symboliczny. Ilekroć czytam u rozanielonych biografów o tym, że Towiański zawsze był gotów do jakiejś ofiary, wciąż mam ochotę spytać do jakiej, bo mam wrażenie, że on zawsze zdejmował kożuch z jakiegoś furmana. Dam na innej relacji przykład, jak łatwy jest zachwyt panów biografów. Tak więc w pewnej monografii, którą profesor Kleiner nazywa podstawową, czytamy... Towiański wyrabia sobie w praktyce metodę postępowania z ludźmi. Nie gardzi żadnym środkiem tam, gdzie chodzi o wyzwolenie czyjejś duszy. Nie waha się stosować surowych kar, aby zwrócić opornych na właściwą drogę. Tak na przykład oddaje w ręce policji introligatora za bezprawne podniesienie ceny, kiedy indziej dorożkarza za przekroczenie taksy. Przeczytajmy odnośne relacje tam, skąd je zaczerpnięto. W broszurze Komierowskiego... Moje stosunki z Towiańskim i Towiańczykami, przy opisie sceny, gdy Towiański, swoim zwyczajem, wmawia w tego nieboraka, zamożnego i trochę pomylonego szlachcica, że on, Komierowski, jest wielki duch, następnie zaś, by mu rozjaśnić drogę jego apostolskiej myśli, daje mu przykłady z własnego postępowania. I tak powiada: Introligator oprawił mi źle książki, a żądał złotych polskich dziesięć zapłaty. Pojechałem więc do policmajstra w Wilnie ten uwięził natychmiast introligatora chodziłem do winnego co dzień później co tydzień lecz że trwał w złem więc zapomniałem aż jednego dnia ze strażą więzienną przybywa w prośbie introligator uczęstowałem go i odtąd był moim przyjacielem drugi przykład również z ust mistrza zwoszczyk w Petersburgu żądał dubeltowej zapłaty za kurs pojechałem z nim więc na policję Dyżurny zaraz powalił Zwoszczyka pięścią, kopnął nogą, chciał batorzyć, co powstrzymałem. Odtąd Zwoszczyk był moim przyjacielem. Zaledwie wierzyć się chce oczom, kiedy tego rodzaju powiastki, poza tym zapewne godne wiary, bo przytoczone przez naiwnego człowieka, wedle własnych zwierzeń mistrza, podają nam dzisiejsi monografiści Towiańskiego z takim komentarzem. Towiański wcześniej określa zadania swojego życia jako służbę bliźnim, jako pomoc w zwalczaniu zła, którego opanowało. Biorąc po prostu, ten apostoł tak chętnie uciekający się do pomocy rosyjskiej policji, pastwiący się dzięki swoim wpływom nad biednym introligatorem czy woźnicą, wydaje mi się z tych relacji szczególnym bydlakiem i oto, każą go nam wielbić za to, podziwiać jego służbę bliźniemu. Nie wiadomo, czy śmiać się, czy ryczeć z wściekłości nad tym ogłupianiem biednej polskiej ziemi. Oto chyba wystarczający przykład, że zaczadzenie Towieńszczyzną w zadziwiający sposób trwa jeszcze u naszych badaczy i że cała ta dziedzina wymagałaby gruntownej dezynfekcji psychicznej. Kiedy czytamy naszą literaturę towianistyczną, wciąż się musimy dziwić. Oto na przykład taki ustęp. Cały ten system towiańskiego został wypracowany z nadzwyczajną drobiazgowością. Nie masz szczegółu, pisał Mickiewicz, od obuwia aż do mieszkania mistrza, który by nie był obrachowany, rozważony z punktu sprawy. Jadąc, jak wiecie, z kilkorgiem osób często całą noc chodzi w deszcz z rzeczami po miasteczku, nim znajdzie kwaterę odpowiednią pod każdym względem. Umawia się z gospodarzem, wytrzymuje sprzeczki, nie ustąpi w niczym, w najmniejszej rzeczy pilnuje tonu. O ile z wysiłkiem możemy się wczuć w hipnozę Mickiewicza, o tyle trudniej nam o wiele wczuć się w rozanielenie nad tym ustępem dzisiejszych badaczy. W niemałym stopniu, o ile mi się zdaje, podtrzymuje kurs towiańskiego u nas to, że posiada on dotąd swoją małą gminę we Włoszech. Niedawno ukazały się w przeglądzie współczesnym ze wstępem profesora Pigonia wspomnienia o mistrzu, które spisał nestor włoskich towiańczyków Attilio Begei. Możemy więc w nich sprawdzić, czym żyje ta włoska gmina. Niech czytelnik osądzi. Pisze Begej o mistrzu. A jak bardzo był w tym czasie skory, by słuchać każdego wezwania? Interesując się każdym wypadkiem, był on w ciągłym ruchu ducha i z wszystkiego korzystał, aby robić to, czego świat najbardziej nie lubi, mianowicie wysnuć coś ze swojej duszy. I tak na przykład pewien sąsiad nabył ptaszka, którego śpiewem rozkoszował się Mistrz, ale dowiedział się, że ten ptaszek zamknięty jest w klatce i trzymany w ciemności, aby w tych warunkach nauczył się jeść. A potem był oślepiony, aby miał śpiew jeszcze piękniejszy. Mistrz oburza się na tę wiadomość, w głębokim smutku odwiedza tego sąsiada i błaga, aby odstąpił od swojego zamiaru sąsiad opiera się a wtedy mistrz prosi go o sprzedanie tego ptaszka za jakąkolwiek cenę sąsiad nie przystaje na to mimo nalegań zmartwiony mistrz odchodzi czuje dopust boży w stosunku do owego ptaszka poddaje się ta historyjka zwłaszcza zestawiona z poprzednimi w których towiański sprowadzał dopusty boże przez rosyjskiego policmajstra to jest dość znamienny przykład ofiar do jakich mistrz był zawsze gotów Miejmy nadzieję, że żal, nad smutną dolą ptaszka, nie przeszkodził mu spożyć z apetytem kurcząc ze śmietaną. Ale czy ten zachwyt Begeja nie przywodzi na myśl rozczuleń molierowskiego orgona nad biedaczkiem, który się kaja, że pchłę zabił przy pacierzu, schwyconą przypadkiem? Te same nieporozumienia widzę co do obyczajowej strony towianizmu, stosunku mężczyzn do kobiet. Krzyczą mi dziś, że absurdem są zarzuty, jakie współcześni i to długo czyni litowianizmowi, że głosił wspólność kobiet. Ja sam jestem przekonany, że jej nie głosił, tak samo, jak jej nie głosił san simonizmę Fontaine. Ale Vox Populi mógł o tyle mieć słuszność, że tam, gdzie na małej przestrzeni skupi się garstka wyznawców różnej płci i w egzaltacji ducha wciąż z sobą obcuje, wciąż nad sobą pracuje, gdzie węzły ducha stawia się ponad wszystkie związki formalne, tam bardzo uduchowione w teorii stosunki w praktyce mogą się jednak skończyć na faktycznej prawie że wspólności znów posłuchajmy niepodejrzanego w tym wypadku świadectwa begeya wyznawszy mistrzowi swą obawę że mimo mojej wewnętrznej czujności w stosunku z kobietą temperament mój raczej żywy będzie mi przeszkodą w stosunku z nią otrzymałem od niego tę braterską radę winieneś być dla kobiety podporą niewzruszoną. Jeżeli by kobieta, nie mogąc opanować swej słabości, stała się dla ciebie pokusą, to mogłoby być uważane za małe uchybienie, ale gdybyś ty, mój bracie, kusił kobietę, byłoby to wielką winą. Z wyjątkiem, gdyby kobieta próbowała cię podporządkować sobie, powinieneś mieć dla niej pobłażanie i cierpliwość, wyjaśnić prawdę, nadać ton, wskazać drogę właściwą i wprowadzić między wami jedność braterską w Jezusie Chrystusie. Młodzieniec jest pełen życia, ognia wewnętrznego, mimowoli zatem pociągnie za sobą kobietę. Niejedna kobieta mająca dobre skłonności będzie mogła przez Twe zalety chrześcijańskie zwrócić ku Tobie swego ducha i nieświadomie być pociągnięta przez sympatię, skłonność serca, a może także przez miłość. W tych wypadkach zdarza się często, że mężczyzna albo nie otrzymuje charakteru chrześcijańskiego i ulegnie słabości, albo broni się przeciw przeszkodzie, odpychając z twardą wyniosłością uczucie kobiety. Ty, mój bracie, jako chrześcijanin epoki wyższej, powinieneś być dla kobiety sługą w Jezusie Chrystusie. Nie tylko nie powinieneś się gorszyć podobną skłonnością względem ciebie, ale spoglądać na nią z prostotą, z wolnością ducha i, jako prawdziwy przyjaciel kobiety, wejść w jej położenie, szanować, współczuć i czynić wszystkie wysiłki, aby ją sprowadzić na drogę wolności i połączenia z tobą w braterstwie chrześcijańskim. Mało kto chyba będzie miał wątpliwości, jaki musiał być rezultat tych prac bratersko-siostrzanych, zwłaszcza o ile się w nie wmieszał temperament raczej żywy. I pod tym względem spotykamy w towianizmie krańcowo różne typy. Gdy na przykład taki Goszczyński, nędzarz nad nędzarze, żyje jak asceta, notując jedynie w swoim dzienniku wszystkie zmazy nocne, jak na przykład 26 stycznia 1847 roku, sen tej nocy kobieta znajoma, grzech z nią cielesny. Przy tym wzruszający nawiast, nędza, kawa, bulion. O tyle byli zapewne inni bracia, którym się wcale nieźle wiodło w ich pracach nad siostrami. A mistrz? I tu uwaga, wciąż w arcybanalnym ujęciu traktuje się mistycyzm i erotyzm jako przeciwieństwa, gdy tymczasem są to dwie rzeczy zazwyczaj silnie ze sobą splecione. Zawsze niemal ruch mistyczny barwi się erotyzmem. Dlatego nie widzę tu sprzeczności. Towianizm mógł mówić wciąż o duchu, a stojący z zewnątrz mogli go uważać za gniazdo rozpusty. I jedni i drudzy ze swojego punktu widzenia mogli mówić prawdę. U nas udział kobiet w towianizmie i w ogóle jego ziemskie sprawy ignorowało się zupełnie. Teraz, gdy tę rzecz poruszyłem, ci nawet, którzy rzekomo mnie zbijają, ukazują rąbek wielu tajemnic. Bądź co bądź, uderzająca jest ta ciągła reputacja erotyczna, jaka towarzyszy towianizmowi u współczesnych, wobec tak dokładnego sterylizowania tej wiary przez dzisiejszych towianologów. Jak nie mniej może uderzyć różnica między tym, co się pisze i mówi głośno, a tym, co szepcą sobie uczeni na ucho. Wspomniałem już poufne relacje, jakie dostawałem od osób, które by nigdy tego głośno nie napisały. To też przeważnie zastrzegają sobie dyskrecję. Pisze mi ktoś, na przykład, kto się zajmował dłuższy czas to ten sam, który mi pisał o nim jako o czymś najgruntowniej, przez naszą naukę załganym. Jestem głęboko przekonany jakkolwiek przekonanie to oparte jest na intuicyjnym wyczuciu, aniżeli udokumentowane źródłami, które pan wie najlepiej, jak to jest z tymi źródłami, że odsunięcie się słowackiego od towianizmu miało głębsze przyczyny niż owe sławne medaliki i całowanie po nogach Mistrza. Wyczuł to nawet nasz poczciwy bajkopisarz Esik w swojej monografii. Słowacki był naturą przedziwnie czystą pod względem seksualnym. Nie wchodzę w to, ile racji ma co do tych spraw Tretiak. I musiało go razić, że powiem po niemiecku: Das Treiben towiańczyków, które czasem, excusez la mode, przypominało psie wesele. Oto dźwięki, jakich chyba żadna nauka nie zna w tym stopniu co polska. Pisze się „kolumny duchów, ciągła ofiara, mówi się „psie wesele”. Urywek przytoczony z zacnego Begeja ułatwi może połączenie tych pozornych sprzeczności w logiczną całość. To jest w istocie zadziwiające, że jakiekolwiek świadectwo współczesne tyczące Mistrza Andrzeja wziąć do ręki, każde prawie ma smaczek erotyczny. Oto z okazji tej całej dyskusji przesyła mi za pośrednictwem doktora Jerzego Kolera z Poznania następującą relację pan przemysław Mączewski. Przemysław Mączewski, pisze doktor Koller, jako student uniwersytetu przyjaźnił się ze staruszkiem inżynierem Olewińskim, zmarłym po wojnie we Lwowie. ów Olewiński to miała być kapitalna figura. Mirosławczyk, literat i tak dalej. Jako młodziutki, 16 czy 17-letni chłopak uciekł z domu rodzicielskiego do powstania 1863 roku razem z bratem. Chwycony przez Moskali był stawiony przed głośnym czengierem, który w tym wypadku okazał się człowiekiem w pełni wyrazu. Zbeształ obu młodych chłopaków, dał im po 15 rubli jakieś przepustki i kazał uciekać. Po ciężkich cierpieniach znalazł się ów Olewiński bez grosza, chory, w Curichu szwajcarskim. Tam ulitowała się nad nim niejaka pani Becker, która przyjęła tułacza do domu swego i utrzymywała. I tutaj dopiero zaczyna się to, co pana obchodzi. W Curichu mieszkał wówczas w roku 1863 czy 1864 mistrz w otoczeniu swojej gminy, złożonej z kilkudziesięciu wyznawców, przeważnie bab. Byli i były wśród nich tacy i takie, co majątki posprzedawali, aby siedzieć w córychu bliżej Mistrza. Mistrz był już wówczas bardzo stary, pełen sławy i niemożliwie łakomy. Wyznawcy dostarczali mu całych pak cukierków, którymi się zajadał. Pono, zdaniem Olewińskiego, umarł z przejedzenia słodyczami, co moim zdaniem nie było konieczne, skoro miał około lat osiemdziesięciu. Jeździł codziennie na spacer konno na jakiejś szkapie, w pelerynie popielatej napoleońskiej i w trójkątnym napoleońskim kapeluszu. Do tej peleryny były przyszyte silnymi drucikami trzy guziki, na których mistrz zawieszał zakupione paczki cukierków i owoców kandyzowanych, za którymi przepadał. Otóż jeden z Polaków, to Wieńczyków, któremu żal było młodego tułacza, powstańca Olewińskiego, obiecał mu, że go zaprowadzi w dzień świętego Andrzeja na imieniny mistrza, który swoimi wpływami miał dopomóc biedakowi. Olewińskiemu, którego raziła ta bałwochwalcza adoracja mistrza, nie uśmiechała się wcale ta myśl, ale był na utrzymaniu z miłosierdzia owej pani Becker, a czego się nie robi z nędzy. Otóż zwierzył się swojej opiekunce z, z tym zamiarem. Wówczas owa pani Becker powiedziała mu: Um Himmelgottes willen gehen Sie nicht zu dem Mann. Er hat einen sehr schlechten Huf. Na miłość Boską, niech pan nie idzie do tego człowieka. On ma bardzo złą reputację. Dalej opowiedziała o Lewińskiemu owa pani Becker, że miała trzy służące po kolei, które przedtem służyły o Otóż mistrz, korzystając z tego, że wówczas zaprowadzono w Curichu wodociągi, Rok 1863 chodził co nocy do kuchni, aby pić wodę i napastować owe dziewczęta, które przed zaczepkami 70-letniego starca uciekały ze służby. Po tym opowiadaniu Olewiński zrezygnował z wizyty i protekcji mistrza. Powtarzam to opowiadanie, jak mi je przekazano. Bajeczki, powie ktoś, być może. Ale czymże jak nie bajeczkami są na przykład wszystkie historie, jakimi raczy nas Tancredo Canonico, którego grube dzieło uważane jest do dziś za podstawę wiedzy otowiańskim? Tylko gdy jedne bajeczki opowiadane są przez ludzi postronnych, pamiętnikarzy nie mających interesów w przeinaczaniu prawdy, drugie bajeczki podają wyznawcy zahipnotyzowani przez Mistrza i solidaryzowani z jego wielkością. Czemu te drugie mają być bardziej wiarygodne, nie widzę jasno. Tak więc, zanim proces kanonizacji będziemy uważali za zakończony, uważam, że z Diaboli powinien koniecznie przyjść tu do głosu. Ja nim nie będę, nie mam możliwości wertowania archiwów, szukania po świecie rozrzuconych, autentycznych świadectw o towiańskim i o Wiele tych świadectw zresztą, zwłaszcza o ile tyczą Mickiewicza, zapewne usunięto. Ale nie jest prawdopodobne, aby z dziejów człowieka, żyjącego tak niedawno, nie dało się ustalić więcej niż dotychczas. Obecny stan rzeczy tłumaczy się tym, że towianizmem zajmują się przeważnie ludzie z góry nastawieni mistycznie, apologetycznie, a pozbawieni zupełnie poczucia humoru. Ci uczynili sobie niejako program z bezkrytycyzmu, uważając, że krytycyzm nie jest wskazany tam, gdzie się przystępuje do badania świętości stąd może opłakany stan tej wiedzy. Świeżo zwrócił moją uwagę profesor Władysław L. Jaworski, jak zupełnie nie uwzględniono na przykład opinii, bardzo ujemnej, jaką o towianizmie i otowiańskim wyrażał Henne Wroński. Ale zdaje mi się, że w ogóle jest moda nie uwzględniać niczego poza tym, co się uważa, często dość naiwnie, jak wskazałem, za nadające się do udokumentowania świętości. Wobec ważności, jaką w dziejach naszej literatury posiada zjawisko towianizmu, byłoby bardzo pożądane przystąpienie do prawdziwej monografii, która, o ile by uznała za właściwe pominąć jedne plotki, nie czyniłaby tego wyłącznie po to, aby dawać miejsce innym plotkom. Wówczas znalazłyby się może sposoby pogodzenia różnych pozornych sprzeczności, które wszak dla religiologii nie są nowością, a które upraszcza się dziś w sposób, zanadto może nadużywający dobroduszności czytelnika. Koniec rozdziału 11. Czytał Piotr Nater. Tadeusz Bojżeleński, brązownicy. Rozdział 12. Przypisy Część pierwsza. Osobliwy historyk. Znów muszę polemizować. Boże, jak ja tego nie lubię, ale cóż robić? Dziwna rzecz, gdybym chciał uwierzyć, że jestem takim ignorantem, takim dyletantem, takim zerem, jak mi to ciągle tłumaczą niektórzy moi przeciwnicy, stanęłoby mi na przeszkodzie jedno Mianowicie ta olbrzymia ilość czasu, żółci i atramentu, jaką moi wrogowie zużywają, aby mnie unicestwić. Tak na przykład kilkanaście stronic mojej przedmowy do dzieł Mickiewicza wywołało już całą literaturkę. W kurierze warszawskim byłem wprzód na tak surowym indeksie, że samemu redaktorowi Dębickiemu wrzucono do kosza felietono Monteskiuszu, dlatego tylko, że omawiał ducha praw w moim przekładzie. A teraz ten sam kurier warszawski poświęca memu stosunkowi do Mickiewicza już piąty felieton. Trzy ostatnie są pióra pana Szpotańskiego. Ręczę panu Szpotańskiemu, że gdyby przedmowę do Mickiewicza napisał on, miałby w kurierze warszawskim tylko jeden felieton. Pochwalny, ale jeden. A teraz spróbujmy z chaotycznej irytacji pana Szpotańskiego wydobyć sens. Chodzi o moje ostatnie artykuły mickiewiczowskie w Wiadomościach Literackich. Powiem tedy skąd się one wzięły. Mam pasję do literatury, taka już moja perwersja. Otóż napisawszy wstęp do dzieł Mickiewicz'a, zainteresowałem się na nowo Mickiewiczem. Wpadł mi w rękę nieznany pamiętnik siostry pani Celiny Mickiewiczowej, Zofii Szymanowskiej, później żony Teofila Lenartowicza, spisany po kilkuletnim pobycie w domu Adama celem zebrania wiadomości dotyczących wielkiego rodzinnego pisarza. Wiadomości tak szacownych dla każdego dobrego Polaka. Oraz, jak pisze autorka, wyjaśnienia bodaj częściowego pewnej zagadkowej epoki w jego życiu. Wstęp do tego pamiętnika, kreślący poprzednie dzieje samej autorki, obejmuje przeszło 400 stronic pisma, z czego można wnosić, jak sam przedmiot miał być traktowany obszernie. Tymczasem zaledwie Zofia S. zdołała opisać swoje wejście do domu Mickiewicza, rzecz urywa się w pół zdania. Rzecz prosta, że mnie to rozciekawiło. Dowiedziałem się z niewydanej korespondencji między paroma osobami, że dalszy ciąg tego pamiętnika miał w depozycie Artur Wołyński. Uczony polski zamieszkały we Florencji i że po długim oporze, na usilne nalegania, wydał go Władysławowi Mickiewiczowi, zaniepokojonemu domniemaną skandaliczną treścią pamiętnika. Po czym pamiętnik zginął bez wieści. Odmawiając zrazu rękopisu, Wołyński zarzuca synowi poety wręcz, że obchodzi się nielojalnie z dokumentami, gdy chodzi o glorię ojca. W artykule moim uznałem ogromne zasługi Władysława Mickiewicza w zakresie naszej wiedzy mickiewiczowskiej. Zarazem jednak zaznaczyłem, co chyba jasne jest i bez dowodów, trudności połączenia stanowiska syna z naukową obiektywnością badacza. Pan szpotański oświadcza, że pamiętnika w archiwum mickiewiczowskim nie ma. Tym samym chyba potwierdza fakt, że został zniszczony. Zabawne jest, że odpierając zarzuty, jakie czyniono Władysławowi Mickiewiczowi, że chowa lub niszczy niepożądane dokumenty, pan S tłumaczy, dlaczego Władysław Mickiewicz pamiętnik ten ukrył lub zniszczył. Ponieważ się bał marnych plotek i fałszywych podpatrzeń i chciał przed nimi chronić swoich najbliższych. Czyli zniszczył jako syn, o co nie mam prawa go winić i nie winię. Zwróciłem jedynie uwagę, że trzeba zachować ostrożność wobec syna, który występuje jako naukowy badacz i w tym charakterze wodzi przez pół wieku naszą wiedzę mickiewiczowską na pasku. To chyba jasne, ale na jakiej zasadzie pan S, który zaginionego pamiętnika nie widział na oczy, określa go mianem marnych plotek i fałszywych podpatrzeń, to już jest jego tajemnicą. Osobliwy historyk przyjdzie nam nieraz wykrzyknąć w toku tej dyskusji. Ustaliwszy niejako zniszczenie pamiętnika, pan S. wytacza argument, że Władysław Mickiewicz nie usuwał żadnego dokumentu, skoro zachował nawet tak niepopularne, jak na przykład tyczące współudziału w słynnym piśmie do cara Mikołaja. Argument naiwny, wszak nie można było zataić rzeczy, która była wszystkim znana i której relacje znajdowały się w mnóstwie odpisów. Zresztą sam Władysław Mickiewicz całkiem po prostu wypowiada się w tej mierze. Notując akt ślubu, jaki Mickiewicz dał małżonkom Łąckim, mówi, że opowiada ten fakt raz dlatego, że wziąwszy za zasadę podać wszelki materiał, jaki posiada do życia ojca, nie ma prawa przemilczać o żadnym fakcie. Powtórzę, że piśmienne dokumenta odnoszące się do rzeczy, o której mowa, znajdują się może w ręku innych, i mogłyby być ogłoszone kiedyś z takim lub owakim komentarzem. To powtóre jest bardzo wymowne. Mógł zresztą Władysław Mickiewicz być obiektywnym w traktowaniu jednych spraw, a nie być w nim winnych. To całkiem zrozumiałe. Z całą furią napada pan S. na biedną autorkę zniszczonego pamiętnika, robi z niej starą ciotkę, niewylosowaną przez nikogo, ograniczoną plotkarkę salonową, etc. Oświadcza iż wcale nie żałuje, że zginęły jej plotki. I tak odnosi się pan S do zacnej Zofii Szymanowskiej Lenartowiczowej, na którą w innych okolicznościach nie pozwoliłby mi palca zakrzywić. W zawodzie brązowniczym bywają straszne kolizje. Pan S, jak na historyka, jest trochę gorąco kąpany. Referencje jego nie są ścisłe, mamy lepsze, od samego Władysława Mickiewicza. Kiedy Zofia, utalentowana malarka, przybyła dla dalszych studiów do Paryża i zamieszkała w domu Mickiewiczów, miała ledwie 25 lat. Nie była wcale starą ciotką. Władysław Mickiewicz w Żywot Adama Mickiewicza pisze: Była to bardzo przystojna i wykształcona osoba. Ślicznie śpiewała i grała na fortepianie. Rzadkiej energii i poświęcenia. Miała zdaniem syna poety tylko tę jedną wadę, że się uprzedzała do osób Musiała natomiast mieć zalety charakteru, skoro Mickiewiczowie powierzyli jej na kilkanaście miesięcy córkę, gdy wyjeżdżała do Włoch i byli zachwyceni jej opieką. Również po śmierci Adama i Celiny, córka ich bawi we Włoszech pod opieką Zofii Szymanowskiej. Nie ma też mowy o paszkwilu ze strony osoby przenikniętej najgłębszym kultem wielkiego poety. To, co znamy z jej pamiętnika, bynajmniej nie trąci skłonnością do plotkarstwa. To raczej zapiski osoby poważnej i skłonnej do refleksji. Nie znając zresztą najważniejszej, zaginionej części pamiętnika, nie wydają o nim sądów. Ubolewam tylko, że go zniszczono. Pan S. się z tego cieszy. Badacz Mickiewicza, cieszący się, że zginęły bezpośrednie zapiski o poecie, kreślone przez osobę, która spędziła kilka lat w jego domu. Proponuję, aby pana S. zademonstrować jako osobliwy okaz na najbliższym zjeździe historyków. Przytoczyłem ustęp z listu Artura Wołyńskiego do Władysława Mickiewicza, objaśniający treść pamiętnika szczególnym stosunkiem towianizmu do kwestii kobiecej. Mimo, że tylko przytoczyłem ten arcyciekawy dokument, nie wyrażając sądu o nim, ani o samej sprawie, pan S najgrawa się z mojej naiwności, że uwierzyłem podobnym bredniom. Ani mu uwierzył, ani mnie uwierzył, na razie zacytowałem na odpowiedzialność Wołyńskiego i rzecz prosta, zainteresowało mnie to. Pan S. jako historyk zna z pewnością wydane przez profesora H. Mościckiego wspomnienie o Towiańskim, rejenta Wołotki z Litwy, sąsiada Towiańskiego o Miedzę. Wspomnienie, kreślone bez pretensji, nie do druku, w którym pisze wprost, że w nauce Towiańskiego za czasów wywileńskich była też zasada wspólności kobiet, która podniosła krzyk przeciw nowatorom. Plotki? Bardzo być może. Ale pamiętajmy, w jakiej epoce żyjemy w epoce furiera i falansterów, Enfantena i sansimonistów i w ogóle szału wszelakiego nowatorstwa społecznego. Zasady Towiańskiego, znane powszechnie w Wilnie, pisze Wołodko, uważano za jego czasów wileńskich za zmodyfikowany sansimonizm. Pan S. rozciąga swoje brązownictwo aż na Prospera Enfontaine i też w Adam Mickiewicz i jego epoka broni go namiętnie, a naiwnie przed plotkami. Niechże pan S., przepraszam, że mu udzielam rad, przeczyta, o ile jej nie zna, świeżą książkę, L'Aventure sans-simonienne LFM. W czasie rozłamu w rodzinie zarzucają secesjoniści Enfantenowi wręcz, że jego zasady prowadzą do wspólności kobiet. To pewne, że sprawa towianizmu, przynajmniej w jego początkach, bardziej jest tajemniczą, niż to nam chcą wmówić nasi brązownicy. Pan S wyciąga jakieś powagi naukowe, na dowód, że pamiętniki są w badaniu naukowym nieużyteczne, a nawet szkodliwe. Zapewne bywają niewygodne, jak w ogóle fakty bywają niewygodne. Różnica jest ta. Wobec nowego faktu historyk przystaje z zainteresowaniem, ogląda go, rozważa, ocenia jego wiarygodność i znaczenie i wedle tego modyfikuje swoje pojęcia. Brązownik wobec niewygodnego faktu wścieka się Łaje, kręci i przeklaskuje niszczeniu dokumentów. Ale wróćmy do pamiętnika i niech czytelnik go sądzi. Młoda i samodzielna panna przybywa do domu poety, dla którego przejęta jest głębokim kultem. Spędza tam kilka lat i pisze pamiętnik nieprzeznaczony do druku, a przynajmniej nie za jej życia. Zatem, jeżeli narażony, jak wszystko co ludzkie, na omyłki, to w każdym razie zupełnie bezinteresowny. Mówi o tym, na co patrzała własnymi oczyma. Oczywiście nie zwalnia to od obowiązku krytycyzmu, ale jeżeli nie jest to ważki dokument, to dalibóg nie wiem, co nim będzie. Pamiętnik ten urywa się w chwili, gdy Zofia wstępuje w dom Mickiewiczów. Resztę zniszczono i pan S, jako badacz Mickiewicza, cieszy się, że zniszczono i wymyśla mi za to, żem w ogóle tę kwestię poruszył. I swojemu Felietonowi, pisanemu zresztą przed ogłoszeniem przeze mnie tego fragmentu, po samej wzmiance o pamiętniku Szymanowskiej, daje pan S tytuł bezcenny dokument w ironicznym cudzysłowie. Ale to, co nastąpi, jest najlepsze. Pan S pisze. Co do owej Litwinki, której nazwisko, jak widać z artykułu, Mowa o artykule w odlewarni brązu, nie jest bojowi znane, niechże go poinformujemy, że była nią pani Ksawera Deibel, należąca do niewielkiego grona osób, które opuściły Litwę prawie wespół stowiańskim, aby mu towarzyszyć w spełnieniu jego zamiarów jeżeli to był stosunek miłosny z Mickiewiczem to nadzwyczaj interesujące byłoby poznanie jego treści psychicznej gdy z jednej strony był mickiewicz ze swoją skalą uczuć i namiętności a z drugiej bardzo egzaltowana i przetopiona w tyglutowianizmu kobieta pouczenie pana szpatańskiego jest nieco spóźnione bo przyszło na nazajutrz po moim artykule poświęconym ksawerze deibel i po zapowiedzi następnego artykułu w tym przedmiocie ale co wychodzi z niego jasno to, że trzeba było mego przypadkowego wdania się w tę sprawę, aby w ogóle nazwisko Ksawery Deibel wyłoniło się z ciemności, aby dziejopis Mickiewicza zdecydował się je wymienić, aby się w ogóle dowiedział o istnieniu kobiety, która spędziła kilkanaście lat przy boku Mickiewicza, która lata całe mieszkała w jego domu, która była jedną z najczynniejszych współdziałaczek towianizmu i bez której udziału niektóre karty tej tajemniczej sprawy stają się jeszcze ciemniejsze zamilczano ją na śmierć pierwszy dał hasło do jej zamilczenia Władysław Mickiewicz który w swoim tak drobiazgowym czterotomowym żywocie ani razu nawet nazwiska jej nie wspomina nadzwyczaj interesujące byłoby poznanie treści psychicznej mówi pan s z pewnością więc czemu nie staraliście się poznać tej treści czemu zaprzątacie siebie i nas setką obojętnych drobiazgów z życia mickiewicza a nie tykacie tego co najważniejsze Czemu wystarczy jednego dokumentu, aby dać psztyczka w nos w waszej wieloletniej krzątaninie? I stąd ten wrzask, ten krzyk na alarm. Trudno o lepszy argument na poparcie moich twierdzeń niż artykuł pana S. Cóż bowiem twierdziłem? Rzekłem, że nasi brązownicy zakłamują istotną wiedzę o Mickiewiczu i udowodniłem to. Przestrzegłem przed klepaniem pacierza za panią Matką za Władysławem Mickiewiczem, ponieważ inna rzecz jest pietyzm syna a inna badanie uczonego i udowodniłem to wydobyłem na jawnie znany dokument tyczący mickiewicza który dla mnie przynajmniej mimo że jest ledwie urywkiem rzucił nowe światło na całą epokę jego życia i pozwolił zupełnie inaczej czytać jego ówczesne listy bo powiedzmy to wręcz stan w jakim pozostawiono dotąd listy mickiewicza jest wstydem naszej nauki Zamiast się rzucać na mnie, gdy chcę nieco światła rzucić w tem roki, lepiej by uczyniono, wydając listy największego naszego pisarza, w sposób odpowiadający wymaganiom naukowym, nie zaś przedawnionym prawom rodzinnej dyskrecji. Artykuł pana S ma wreszcie jedną dobrą zaletę. Przyczynia się do wyjaśnienia sytuacji. Dotychczas brązownictwo było tylko praktyką, ale przestrzegało pilnie pozorów naukowości. Obecnie pan S zrywa z tymi pozorami. Nie wiem czy który z prawdziwych uczonych podzieli te jego zapatrywania i ten oryginalny stosunek do dokumentów przeszłości. Raczej przypuszczam, że felieton pana s pozostanie w bibliografii mickiewiczowskiej, ale jako kuriozum. W boja mierzył, w brąz uderzył. Tak mi się jakoś zdarzyło, że znalazłem się w szkółce u pana szpotańskiego. Nie mam nic przeciwko temu. Wiem jako mędrzec, że uczymy się wszyscy całe życie że nie ma człowieka, od którego by się nie można czegoś nauczyć i tym podobne sentencje wszystkich mędrców. Uczmy się wzajem, ja się może nauczę czegoś od pana S, pan S może czegoś ode mnie i obaj tylko zyskamy. Różnica jest ta, gdy ja chętnie się przyznam, skoro coś od niego skorzystam, przeczuwam, iż pan S mniej chętnie by się przyznał, gdyby mu się zdarzyło nauczyć czegoś ode mnie. Niestety, nauki pana S. mają tę jedną wadę, że są stale spóźnione. Zanim mnie zdąży o czymś pouczyć, ja już o tym sam napisałem. Poprzedniego dnia. Tak na przykład po moich pierwszych felietonach mickiewiczowskich w wiadomościach literackich napisał pan S., że jak widać nazwisko Litwinki nie jest mi znane. I objaśnił mnie, że była nią Xavera Deibel. "Gdyby był zajrzał do wiadomości literackich z poprzedniego dnia znalazłby mój artykuł właśnie o ksaverze deibel i zapowiedź następnego ja zaś skromnie pozwoliłem sobie pana s zapytać skoro pan tak dobrze wie o osobie która taką rolę odegrała w życiu poety czemuż pan nie wspomniał o niej ani słóweczka w swoim trzytomowym dziele o Mickiewiczu i czemu trzeba było aż mnie, by istnienie jej na wydobyć." Obecnie pan S poucza mnie, że w listach Mickiewicza z pewnej epoki imię Seweryn oznacza nie Goszczyńskiego, ale Pilchowskiego. Znów się spóźnił, bo ja mówię tego samego dnia, to samo w wiadomościach literackich numer 285. Pan S ocenia surowo mój chwilowy błąd, z którego wyciąga najszaleńsze konsekwencje, na przykład, że ja mieszam Pilchowskiego z Goszczyńskim, że ja pomawiam Goszczyńskiego o przyjęcie prawosławia i tym podobne androny. Błąd, za który powiada, pierwszy lepszy profesor literatury polskiej usunąłby studenta ze swojego seminarium. Nie chodzę do seminarium, więc mi to nie straszne, ale pan S we mnie mierzył, a ani wie, w kogo uderzył. Zaraz powiem, skąd się wzięła chwilowa omyłka. Brnąc w tym tajemniczym gąszczu, jakim dzięki brązowniczym metodom naszej nauki mickiewiczowskiej pozostały dotąd listy i dokumenty z pewnej epoki. Wspomagałem się pracami najtęższych fachowców, między innymi dziełem profesora Kallenbacha to wianizm na tle historycznym. Z tego też dzieła, zanim wgłębiwszy się w przedmiot, sam doszedłem do odmiennego przekonania, przytoczyłem ten komentarz i to nazwisko. Niechże pan S. zajrzy do świeżej, z 1926 roku książki profesora Kallenbacha, strona 157, znajdzie tam cały inkryminowany ustęp. To są kamienie probiercze dla braci. Na nich pokażą bracia, czy przenoszą ziemię nad niebo. Adam, Seweryn, Ferdynand, Xavera są, jak powiedziałem, królami tonów przeciwnych tonowi chrystusowemu. Otóż przy imieniu Seweryn profesor Kallenbach podaje w odsyłaczu goszczyński. Niechże więc to pan S wyjaśnia z profesorem Kallenbachem, z czego go tam usunie, czy nie usunie, to już między nimi sprawa. Pierwszy lepszy profesor literatury polskiej usunąłby studenta za swojego seminarium, orzekł pan S. Nie śmiem się nawet wstawiać za profesorem Kallenbachem, bo boję się, czy moja instancja raczej zaszkodziłaby mu niż pomogła. Bo pan S strasznie jest na mnie rozsiardzony. Dodaję jeszcze. Tak mści się ignorancja. Podobnego niesłychanego błędu nie popełnił nikt z pouczonych przez boja brązowników. Czy może dalej iść humorystyka? Oto jak pisze jeden przysięgły uczony o drugim, kiedy myśli, że trafi w boja. Bo oczywiście książka Kallenbacha, całe dzieło, monografia, nie jakiś tam mój skromny artykulik, zażywa u kolegów sławy autorytetu. Trzeba było aż tego, żebym ja z niej coś zaczerpnął, aby się doczekała takiej recenzji. Za to, gdyby pan S. pisał wprost o książce Kallenbacha, co by tu było pokłonów, salamaleków, komplementów? Czy to wszystko razem nie jest iście molierowska komedia? Czy to nie jest najlepsza ilustracja tej ciuciu babki, jaką jest nasza uczona mickiewiczologia? A teraz ja się zgłaszam do nagrody za to, że zapuszczając się w ten gąszcz niewykarczowany przez naszych fachowców, sam, nie czekając na pana S, zanim jeszcze farba obeschła na moim artykule, spostrzegłem błąd profesora Kallenbacha i sprostowałem go z całą rewerencją. Niech pan S znów zajrzy do ostatnich wiadomości literackich, gdzie piszę. ów Seweryn, którego imię tak często powtarza się w owej epoce w raportach Mickiewicza do mistrza i który taką rolę odgrywa w zamęcie spowodowanym czwórką Adam Seweryn Ferdynand Xavera, to nie, jak podaje Kallenbach i jak ja za nim powtórzyłem, Goszczyński, ale Pilchowski, ów Narwany i Mętny Pilchowski, etc nie poprzestałem na tym zgorszony i zdziwiony możliwością takiego nieporozumienia w uczonej monografii wspomniałem mimochodem o fatalnym stanie w jakim znajdują się wydania listów mickiewicza jeżeli gubi się w nich sam profesor Kallenbach czegóż żądać od czytelnika pisałem tedy w tym samym artykule niech mi wolno będzie zrobić nawiasowo uwagę kiedym się zetknął bliżej z listami mickiewicza nie mogłem się oprzeć zdumieniu na widok straszliwego zaniedbania tej dziedziny co robili nasi mickiewiczologowie że dziś po 74 latach od śmierci poety nie mamy już nie mówię krytycznego ale dobrego wydania jego listów listów największego naszego pisarza tyloma zajmowano się drobiazgami młócono je do znudzenia do przesytu a w tej tak ważnej sprawie nie uczyniono nic tak jak wydano listy w krótki czas po śmierci poety tak się je przedrukowuje dziś nie mówię już o samym tekście, z pewnością przesianym przez staranne sito, ale o sposobie wydania. Zamiast koniecznych objaśnień do nazwisk i do osób mamy litery, gwiazdki, co najwyżej imiona, co razem tworzy, powtarzam, istny hieroglif. Przepraszam bardzo za moją śmiałość. Jestem, to prawda, najmłodszym z miskiewiczologów. Wszedłem na ten teren ze szczerego zaciekawienia, z pasji. Szukam, szperam, odgaduję, przedzieram się przez mroki, umyślnie przez was moi panowie zaciemnione lub nierozjaśnione. Odgrzebuję to, co zagrzebano przez pół wieku. Robię to trochę gorączkowo, bo taki jest mój temperament. Kiedy zmylony przez uczonego przewodnika popełnię błąd, polstuję go. Słowem, szukam prawdy. Ale czego szukają panowie szpotańscy? Raczej, wydaje mi się, że wszystkiego innego. Bo oto przyparty do muru, postawiony przeze mnie w obliczu nowych dokumentów, które wszelkimi siłami starano się ukryć lub zniszczyć, co odpowiada na nie pan S? Wie wszystko lepiej. Siostra Celiny Mickiewiczowej, po wielu latach spędzonych w domu poety, nie orientuje się oczywiście w niczym. Tylko pan S orientuje się we wszystkim. I to tylko dlatego, że jej pamiętnik przedstawił nieszczęsny boj, nienależący do cechu, notoryczny ignorant, bo zdarza mu się na chwilę uwierzyć w informację uczonego profesora, króla fachowców. To też o samej rzeczy z panem S dysputować nie będę, gdybym bodaj trochę wierzył, że mu chodzi o rozjaśnienie prawdy, wówczas na nazwanie absurdem ustępu z pamiętnika Zofii Szymanowskiej o zaniedbanym wychowaniu dzieci odpowiedziałbym mu cytatem z Władysława Mickiewicza Tom trzeci, strona 103 mickiewicz całkiem poświęcony sprawie nie baczył nawet na wychowanie dzieci które były poniekąd zostawione same sobie a cóż innego mówi zofia szymanowska i tak pan s mierząc w znienawidzoną mu zofię trafił w swój najwyższy autorytet we Władysława Mickiewicza tak samo jak mierząc w boja trafił w profesora Kallenbacha załatwiajcie to panowie między sobą ja będę robił dalej swoje Ponieważ przypuszczam, że pan S. jeszcze nieraz da upust furii polemicznej, ośmielam się prosić go o jedno, o ile moja prośba nie będzie czymś zbyt wygórowanym. Żądam minimuma, jak śpiewa Krukowski w Kwi Pro Nie fałszowania cytatów. Jak wiadomo, cytatę fałszuje się dwojako. Moi polemiści znają dobrze obie metody. Raz przez przeinaczanie, powtórę przez okrawanie. Przytaczając na przykład słowa towiańskiego, na które wykrzyknąłem ponura dostoje wszczyzna, i doprowadzając wobec nieświadomych czytelników wykrzyknik mój do absurdu, pan S. ze słów towiańskiego opuścił tylko tyle. Rękę moją chętnie dam na spalenie, byle tylko furie trapiły Adama. Jedno dotknięcie furii zrobi niczym Adama. Strąci go z posady jego ziemskiej. Otóż moje określenie, ponura wszczyzna odnosiło się właśnie do tych słów. Jeżeli to dla pana S. nie jest ponure. Finszuje mu zdrowia. Koniec rozdziału dwunastego. Czytał Piotr Nater. Tadeusz Bojżeleński, Brązownicy. Rozdział trzynasty. Przypisy. Część druga. Co opuścił bluszcz? W czasie moich studiów nad pewną epoką życia Mickiewicza natknąłem się na dość oryginalną kontrowersję. Ogłaszając mianowicie wspomnienie Rejenta Wołotki, tyczące Towiańskiego i jego nauki z epoki wileńskiej, głoszącej wedle powszechnego przekonania Wilnian wspólność kobiet, cytuje profesor Mościcki w przypisach ustęp z pamiętnika pani Zofii Komierowskiej, później żony Ludwika Norwida, brata poety. Również rzucający, zdaniem profesora Mościckiego, ciekawe światło na poglądy Towiańskiego w sprawie wolnej miłości. Cytuję pan Mościcki z rękopisu, ponieważ mimo, że pamiętnik pani Komierowskiej, pisany w roku 1853, był drukowany w bluszczu, rok 1889, ustęp ten, może jako wedle ówczesnych pojęć zbyt drastyczny, opuszczono. Otóż profesor Kallenbach w Towianizm na tle historycznym, cytując znowuż profesora Mościckiego, uczeni przeważnie trawią życie na tym, że jeden cytuje drugiego, sam widzę po sobie, że robię się wściekle uczony, odrzuca świadectwo pani K., twierdząc, że relacja ta od razu musiała się wydać, co do wiarygodności wątpliwa, skoro redakcja bluszczu ustęp ten opuściła. Argument ten, z którego pierwsza roześmiałaby się przemiła dzisiejsza redaktorka Bluszczu, pani Stefania Podchorska Okołow, zabawił mnie. Jeżeli wszystko uznamy za niegodne wiary, co Bluszcz, zwłaszcza ówczesny, słynący na całą Polskę ze swojej pruderii, uważałby za stosowne wykreślić, wówczas możemy łatwo wrócić do szczęśliwego wieku, w którym się wierzy w bociany. I w istocie wielu naszych uczonych szuka zbawienia w tej mierze. Traf dał mi w rękę rękopis tych pamiętników. I oto przekonałem się, że to, co z nich opuścił bluszcz, to nie tylko ten jeden drastyczny ustęp, ale cała długa relacja tycząca bytności pani K. w roku 1853 u mistrza, przed którego obliczem ta młoda, dziewiętnastoletnia mężatka stanęła jako żona bardzo oddanego sprawie, ale wciąż nękanego wątpliwościami to wieńczyka, znacznego przy tym i bogatego człowieka. Czy to redakcja bluszczu wykreśliła całą tę relację, czy raczej sama autorka uznała ją w owym czasie za nazbyt niedyskretną, nie wiem. W każdym razie wydaje mi się, że zarówno czytelnicy, jak i ci, którzy interesują się, a takich jest dziś dużo, historią towianizmu, przyjmą ją z zainteresowaniem. Oto ów opis pielgrzymki z Paryża do Mistrza, który, jak wiadomo, rezydował stale w Szwajcarii. Dziś o siódmej rano opuściliśmy Nancy. Granicę przejechaliśmy w Belfort. Pierwsze większe miasto, jakie widziałam w Szwajcarii, to Bazylea. Miałam wielką ochotę zatrzymać się w nim i zwiedzić jeszcze głowo, lecz mąż tak się śpieszył do curychu, że zaledwie na zjedzenie obiadu nam pozwolił. Stanęliśmy na miejscu o piątej rano. Zajechawszy do hotelu i odpocząwszy cokolwiek, wyszliśmy na miasto za wyszukaniem mieszkania. Znaleźliśmy niebawem bardzo wygodne i czyste, tuż obok mistrza. Położenie miasta czarujące nad ogromnym jeziorem otoczone niebotycznymi górami pokrytymi wiecznym śniegiem handlowe z uniwersytetem i rozmaitymi technicznymi zakładami naukowymi poznałam już pierwszego apostoła mistrza Falkowskiego który spełniał przy nim obowiązki ziemskie święta rodzina składa się z męża żony czworga dzieci z których najstarszy syn ma 20 lat z siostry i szwagra Gutów wszystko razem podobno niepospolici ludzie 11 kwietnia Apostoł nie odstępuje nas ani na chwilkę. Spacerujemy razem, obiadujemy, pływamy po jeziorze, a jednocześnie niechcący spowiadamy mu się z całego życia, bo zapytania są tak zręczne i natarczywe, żeby się śmiertelny grzech wypowiedziało. Mistrz dotąd niewidzialny. Apostoł twierdzi, że się modli i przygotowuje na nasze przyjęcie. Rozmawiając z Falkowskim, wspomniałam, że się z góry na wszystko zgadzam, czego mistrz i święta sprawa ode mnie żąda. Jedną tylko rzecz sobie zastrzegam, abym z duchami żadnej styczności nie miała. 13 kwietnia. Dziś miał posłuchanie mój chrzestny syn. Oboje z bratem niezmiernie zaciekawieni wyglądaliśmy z niecierpliwością jego powrotu. Wrócił poważny, uroczysty, na wszystkie nasze zapytania dawał jedną odpowiedź. Jaki on mądry, jaki on rozumny, to aż strach. Więcej nic mówić nie chciał i dziś jeszcze ostatnim pociągiem do Warszawy odjechał. 14 kwietnia. Druga audiencja dla brata. Wrażenia prawie żadne, podziwiał wprawdzie jego głęboki rozum, mówił to jednak zupełnie spokojnie. Mistrz włożył na niego podwójny obowiązek raz na Polaka, drugi raz jako noszącego tak piękne nazwisko, Sobieski, aby gorliwie rozgłaszał, co widział i słyszał, i jak najwięcej braci dokoła wprowadzał. To bowiem jest rzeczywistym patriotyzmem. Od tego zależy wyzwolenie ojczyzny, która dopóty jęczeć będzie, dopóki wszyscy jej mieszkańcy sprawie świętej służyć nie zaczną. Wieczorną pocztą odebraliśmy list od ojca, powołującego brata z powrotem. Poczciwy chłopiec, wzór synów i młodych ludzi, nie zawahał się ani chwili i zaraz zaczął czynić przygotowania do wyjazdu. Nie mogę o tym spokojnie myśleć, że za dwanaście godzin pożegnam go może na kilka miesięcy. Gdyby mi Bóg dał syna, o czym już dzisiaj zupełnie nie marzę, nie potrafiłabym go tak kochać, jak mego najidealniejszego brata, bo bym go też tak dobrze wychować nie potrafiła. Cały dzień dzisiejszy poświęciłam bratu. Zwiedziliśmy raz jeszcze szczegółowo miasto, modliliśmy się razem w kościele i na cmentarzu, gdzie kilku młodych spoczywa Polaków. Ile razy spojrzałam na niego, łzami się zalewał, boć to pierwszy raz w życiu tak długo będzie rozłączenie. Nareszcie przyszła najsmutniejsza może chwila ostatecznego pożegnania O nie daj panie, aby się ona jeszcze kiedyś powtórzyła. 17 kwietnia. Całą noc oka nie zamknęłam, a nie chcąc płaczem moim robić mężowi przykrości, głowę umieściłam między dwie poduszki i z całą swobodą oddałam się szalonej rozpaczy. Dziś mi się tak wszystko brzydsze i brudniejsze wydaje. Czemu też tak we troje nie możemy na zawsze pozostać? Już mi się i wyjść nie chce, i po jeziorze pływać myślą jestem z nim. Siedzę z zegarkiem w ręku nad szczegółową kartą geograficzną i prowadzę go od stacji do stacji, ocierając cisnące się łzy do oczów. 18 kwietnia. Mąż powrócił od mistrza skruszony, zbiedzony jak zbrodniarz pokutujący. Mówił mało, jadł niewiele, spacerował samotny w górach. 20 kwietnia. Druga audiencja, tym razem powrócił promieniejący. Mistrz przyjął go za adepta, darował poprzednie winy i bratem swoim nazwał. Od dziś przyjmie od niego najdrobniejszą choćby ofiarę. 21 kwietnia, Idę do Mistrza z mniejszą daleko emocją niż myślałam. O dwunastej mąż doprowadził mnie do drzwi jego i odszedł. Zapukałam trzy razy, drzwi się otworzyły. Weszłam do sporego, schludnego pokoiku o dwóch oknach. Łóżko zwyczajne, białe, sosnowe, czysto zasłane, nad niem posążek Napoleona I ze złożonymi na krzyż rękami na piersiach, na malutkiej umieszczonej konsolce. Szafa, komoda, dwa stoliki założone książkami, cztery proste stołki dopełniały umeblowania. Przede mną stała postać wzrostu średniego, tuszy drobnej, łysy, bez zarostu, nos duży, kształtny, usta wąskie, zaciśnięte w okularach niebieskich ubrany w długi surdut do ziemi na jeden rząd zapięty ze stojącym kołnierzem zbliżyłam się do majestatu i z pokorą ucałowałam dłoń przyjrzawszy mi się z wielką uwagą objął mnie w ramiona przycisnął do piersi i złożył pocałunek na brodzie ale wcale nieduchowo tylko najzwyczajniej po ziemsku w tej chwili z pewnością o świętej sprawie nie myślał i to mnie takim wstrętem do tej wyższej istoty przejęło że mi zupełnie imponować przestał co naturalnie w tej chwili spostrzegł, bo go słuchałam tak spokojnie. Teraz dopiero zrozumiałam, co znaczyło to trzydniowe przebywanie Falkowskiego z nami. Wszystko, co przez ten czas udało mu się zręcznie z nas wydobyć, powtórzone zostało mistrzowi, a on, niby oświecony łaską Ducha Świętego, rozwodził się nad faktami i okolicznościami dotyczącymi mojej przeszłości, o których nikt prócz mnie wiedzieć nie mógł. Nie trafił jednak na naiwną, bo się bynajmniej wiedzy jego nie zdziwiłam. Rozmawiając z nim, mimowoli rozglądałam się po pokoju i wzrok mój kilka razy spoczął na figurze Napoleona, umieszczonej nad łóżkiem, nie mogąc się domyśleć, jakie by miała znaczenie. Spostrzegł to przebieglejszy od lisa mistrz, a słysząc, że jestem tak na kwestię duchów wrażliwą, zaczął mnie straszyć opowiadaniem mnóstwa anegdotek na tym tle osnutych, zapowiadając, że jeślibym kiedyś, broń Boże, sprzeniewierzyła się sprawie świętej, będę nielitościwie nawiedzana i szarpana przez duchy, a jeśli tych męczarni ciało moje nie wytrwa, umrę, aby się znów odrodzić koniem, psem lub jeszcze czym gorszem. Napoleon I jest adwokatem sprawy świętej w niebie, czyli że wszystkie interesa dotyczące jej on Panu Bogu przedstawia, z nim też bezpośrednio ma nieustające stosunki. Drugim takim opiekunem jest Kościuszko. Ten jako Polak więcej kocha kraj swój i wpływem swoim więcej jeszcze dla sprawy naszej otrzymać może. Słuchając tych wszystkich bredni, mimowoli przychodziło mi do głowy, jak mógł ten człowiek porywać ludzi tak wielkich i niepospolitych jak Mickiewicz, to jednak nie przeszkadzało, że się z trwogą oglądałam za siebie, czy owa figurka brązowa nie zmieni się w dużą i żywą postać napoleona, i czy ją stojącą przed sobą nie ujrzę. Mówiąc o małżeństwie moim, nadmienił, że z powodu zbyt wielkiej różnicy wieku między nami uwalnia mnie zupełnie od wierności małżeńskiej, której zresztą ani Pan Bóg, ani Kościół od nikogo nie wymaga. Mam tylko uważać, aby duch wybranego był czysty. I to powiedziawszy, zrobił krzyż na moim czole, absolvo te, dodając, i gorący pocałunek na mojej twarzy złożył. Wyszłam więcej jak oburzona, z silnym postanowieniem nigdy już więcej nie wracać, nawet jeżeli mąż koniecznie tego żądać będzie. 22 kwietnia. Mąż znów wezwany do mistrza. Po dwugodzinnej konwersacji powrócił tak szczęśliwy, swobodny, lekki, jakim go dawno nie widziałam. Po obiedzie usiadł na kanapie, wyjął z kieszeni książeczkę z ewangeliami, z którą się nigdy nie rozłączał, czerpiąc z niej skarby dla duszy, a otworzywszy ją, rzucił z pogardą na stół stojący w drugim rogu pokoju. Siedząc z robotą nad oknem, spojrzałam na niego z przerażeniem i zapytałam, co to ma znaczyć? Mistrz zabronił mi brać ewangelii do ręki, po nią mój umysł obałamucam. Ewangeliści robili własne uwagi na marginesach, pisząc ewangelię, które następnie wciągali do tekstu. Trzeba mieć wielką łaskę ducha, żeby odróżniać słowa Chrystusa od dodatków piszących. A ponieważ kilka lat opierałem się wpływowi mistrza, dopatrując różniące się prawdy od zasad świętej sprawy, więc mi w nią zaglądać nie wolno. Po chwili wstał, przeszedł przez pokój i usiadł na drugiej kanapie, przed którą na stoliku spoczywała rzucona książeczka i znów bezwiednie wziął ją do ręki i przeczytał ustęp, który już zapewne tysięczny raz powtórzył i na pamięć umiał, a dotąd uwagi jego nie zwrócił. Trzeba było rzeczywiście łaski Bożej, żeby mu się oczy otworzyły w chwili tak szalonego obałamucenia. Przyjdą fałszywe proroki, którzy będą mieli znaki posłanników bożych, a będą czartami. Biada tym, którzy im uwierzą. Co się w duszy jego działo po przeczytaniu tych słów, nie wiem. Mnie się zdawało, że on zwariował, bo biegał bezwiednie po całym mieszkaniu, zaabsorbowany w myślach, nie odpowiadając zupełnie na zapytania moje i nie wiedząc, co się wkoło niego dzieje. Tak dalece, że na herbatę miałam całą rodzinę mistrza, która głośną rozmową zabawiała się do północy, on jej nie widział, nie słyszał, tylko ciągle biegał po pokoju, a kiedy wyszli, stanął przede mną blady, zmieniony do niepoznania i zapytał, dlaczego obiecani goście dotąd nie przychodzą. Spojrzałam na niego z rozdartym sercem, strach mnie ogarnął, widząc się samą jedną z dala od kraju i swoich z nieprzytomnym mężem. Siedziałam na łóżku, nie śmiąc się położyć. Nareszcie zmęczenie przemogło, a kiedy po paru godzinach otworzyłam oczy, ujrzałam męża mego krzyżem leżącego na środku pokoju i zanoszącego się od płaczu. Zerwałam się z łóżka, robiłam wszystkie możliwe wysiłki, aby go uspokoić, wszystko jednak daremnie. Stan tej najwyższej egzaltacji trwał do białego rana, po czym podniósł się i głosem stanowczym, jakiego dotąd nie znałam, powiedział Proszę cię, ubieraj się jak najprędzej, pakuj rzeczy i przenoś się do hotelu, bo tu ani chwili dłużej nie zostanę. W pół godziny byliśmy w nowym mieszkaniu i tam dopiero dowiedziałam się o strasznej walce, jaką biedak ten przebył otworzywszy oczy na rzeczywistą wartość tego człowieka uczuł się najnieszczęśliwszym że go przez kilkanaście godzin wyżej nad chrystusa stawiał i teraz dopiero jasno przejrzał że cała ta tak zwana święta sprawa z mistrzem na czele była nikczemnem obałamuceniem umysłów pragnących się wznieść nad poziom życia zwyczajnego Obawiając się, abym wpływowi temu nie uległa, tak spiesznie zmienił mieszkanie. A nie mogąc się biedaczysko w żalu swoim ukoić, zrobił projekt natychmiastowego pojechania do klasztoru Wanzidel, położonego o siedem mil drogi na ogromnej górze, gdzie się matka boska cudami słynąca znajduje. To czytamy w rękopisie komierowskiej norwidowej. Co sądzić o tej relacji i o tych pamiętnikach? Kiedy ukazały się w okrojonej formie w bluszczu, wydrukowano je głównie dla wspomnień, jakie mieszczą o Adamie Mickiewiczu. Wówczas powstała przeciw autorce pamiętnika córka poety, pani Maria Górecka, co znów spowodowało replikę autorki i redakcji. Kwestionował też ścisłość szczegółów tyczących Adama w dziele swoim o ojcu Władysław Mickiewicz. Nie wchodzę tutaj w ten spór, w którym świadectwo najbliższej rodziny też nie zawsze można przyjmować bez zastrzeżeń. Zaznaczę tylko, że relacje autorki tyczące towianizmu i stosunków z nim jej męża zgadzają się z tym, co znajdujemy w tej kwestii w Broszurze, którą wydał bezimiennie jej mąż. Moje stosunki z Towiańskim i Towiańczykami Paryż 1856 mylnie przypisywana długi czas kołosowskiemu. Oczywiście taki dokument nie jest Ewangelią należy go przyjmować krytycznie, zestawiać z innymi świadectwami i innymi źródłami naszych wiadomości. Ale pomijać stronniczo, jak to czynią nasi brązownicy, wszystkie niemal współczesne relacje, odtrącać z góry jako plotki wszystko, co narusza wzniesioną, często na podstawie innych znów plotek, budowlę, to jest metoda wygodna wprawdzie, ale grożąca tym, że dumny gmach będzie stał zawsze na piasku. Co do mnie jestem przekonany, że modna w ostatnich czasach apologia towianizmu wymaga gruntownej rewizji i że rewizja ta może nam przynieść nieobliczalne niespodzianki większe może niż te, które zburzyły legendę matki Makryny Mieczysławskiej do redaktora wiadomości literackich nadesłano następujący list. W związku z artykułem boja Żeleńskiego pod tytułem Wiadomości Literackie nr 286 podaje niektóre wyjątki z listów Emilii Strzanieckiej, wybitnej Polki XIX wieku, do Benigny Małachowskiej, w których korespondentka pisze bardzo źle o towianizmie. Emilia Strzaniecka mieszkała stale w Poznańskiem i w Berlinie, utrzymywała jednak stały kontakt z emigracją za pośrednictwem Klaudyny Potockiej. Po śmierci Potockiej, Strzaniecka znalazła inną korespondentkę przyjaciółkę, osobiście sobie nieznaną, generałową, Benignę Małachowską. W roku 1843 Strzaniecka pielgrzymuje w towarzystwie Konstancji Łubieńskiej i Marii Bolewskiej okrężną drogą przez Ostendę, Londyn do Paryża, gdzie osobiście poznaje Małachowską. Strzaniecka na ogół wydaje ostrożne sądy o swoich bliźnich i ich czynach. W powtarzaniu plotek jest powściągliwa. Nie można pominąć tych cech przy ocenie wartości świadectw zawartych w jej listach. Listy z Czanieckiej do Małachowskiej przechowuje Archiwum Raperswilskie pod numerem 767. list pierwszy. 20 listopada 1841 roku. Pan Plichta był u mnie w Berlinie, zgadało się o panu Towiańskim i ja mu powiedziałam, że przed paru laty był w Dreźnie, ale ja nie szukałam jego znajomości bo byłam źle o nim uprzedzona przez jedną młodą Polkę która mi powiada że jest przez niego przyjętą do związku i że zasadą tego jest żeby wszystko co tylko wie powiedziała tak o sobie jak o drugich żeby starała się być w towarzystwie i żeby wróciwszy do niego albo sama albo listownie wszystko mu wynurzyła żeby każdy list mu zakomunikowała nawet od kochanka i do tego przez przysięgę była zmuszoną Widziałam niektóre modlitwy, to wszystko bardzo mi nie odpowiadało. Zapytał mnie się pan Plichta, czy może to powtórzyć, i ja nie miałam nic przeciw temu. Ale żebym to ja była tą osobą, to nieprawda i pewno tego pan Plichta nie mógł powiedzieć. Tylko każda rzecz kiedy przychodzi z ust do ust jest defigurowaną. List drugi, 13 grudnia 1843 roku z Paryża. Gdybym ci była pisała wczoraj rano, byłabym ci napisała, że myślę, że Marinia może ujdzie to wiańszczyźnie. Ale po dzisiejszej z nią rozmowie mam moralne przekonanie, że jest już tak daleko, że trudno ją ochronić. Wszystkie ich, to wieńczyków zdania podziela z uniesieniem, rozumie ich, we wszystkie ich śmieszności wierzy, a zawsze cytuje brata, że nie można jej tyle mówić, jak w innym przypadku. Wczoraj chciałam ją tym przekonać, że ona dlatego jest w sądzie parcjalną, że brata kocha. Wysoko jego umiejętność sądzi, więc przypuścić jest jej trudno, żeby był w błędzie. Na to mi odpowiedziała, o nie, ja z uprzedzeniem tu przyjechałam przeciw to wiańszczyźnie, ale teraz się przekonuję i rozumiem, co to jest. Zupełnie o mego brata jestem spokojna. Wybiera się w tych dniach do Mickiewicza. Smutno mi na sercu, bo chciałabym była, żeby nie pod tym urokiem tam była poszła. Teraz ulegnie nieomylnie, to jest pewne, że to jej w niczym nie zmieni co do charakteru, ale jeżeli z czasem uzna, że była w błędzie, będzie jej przykro. To, co piszę, tylko dla ciebie i do ciebie piszę, bo może się mylę, co daj Boże. List trzeci. 22 lutego 1844 roku. Co mi donosisz o Marii, tego się spodziewałam, bo widziałam już przed odjazdem, że blisko bardzo jest tego, bo z wielką egzaltacją o nich, to w mówiła. Czy to jest chwila mówić i myśleć o tem, kiedy Polska jęczy w więzach tak okropnych i kiedy siły nasze tak małe? Maria Bolewska wróciła do księstwa Poznańskiego w 1846 roku i nadal była gorliwą wyznawczynią towiańskiego. N.N. W związku z artykułem Drogi geniuszu i wynikłą zeń polemiką nadszedł do redaktora wiadomości literackich następujący list. Władysław Mickiewicz, cytując z listu Adama Mickiewicza do Bucharyna, ogłoszonego po raz pierwszy przez Chmielowskiego w roku 1886 nie w 1898 ustęp, w którym wspomina o koronacji Mikołaja I w Warszawie, usiłuje wytłumaczyć ultralojalne wyrażenie Mickiewicza ironią, z jaką je jakoby pisał. Pan Leon Płoszewski w artykule Mickiewicz a Rosja, wiadomości literackie nr 306, podziela to mniemanie Władysława Mickiewicza i również dopatruje się w liście do Bucharyna ironii. Tymczasem list ten pisał Mickiewicz najzupełniej serio. Czy szczerze, to inna sprawa. W liście z zagranicy, wysyłanym do Rosji, Mickiewicz nie ośmieliłby się pisać o cesarzu panującym, którego był poddanym, i o uroczystościach dworskich z ironią. Gdyby sobie na to pozwolił, miałby drogę do powrotu do państwa rosyjskiego, a więc i do kraju zamkniętą. Wiedział przecież, że żandarmeria rosyjska wszystkie listy z zagranicy do Rosji przesyłane otwierała i czytała. Pisał zresztą do Bułharyna. Wyjeżdżając w roku 1829 za legalnym paszportem rosyjskim za granicę, Mickiewicz przed wybuchem powstania listopadowego nie miał jeszcze zamiaru osiedlania się na stałe na obczyźnie. Meldował się w konsulatach rosyjskich w krajach, przez które przejeżdżał, bywał na przyjęciach w salonach posłów rosyjskich gorczakowa, gagarina i przez przedstawicielstwa Rosji za granicą nie był uważany aż do roku mniej więcej 1832 za emigranta. W listach musiał się wyrażać bardzo oględnie. Wiemy przecież, jak ostrożnie redagował listy swoje do matki Słowacki. Gdyby Władysław Mickiewicz dostał do ręki list ojca do Bucharina, albo by go w obawie niemiłych komentarzy zniszczył, albo ogłosił w tendencyjnie zmienionym brzmieniu. Ale że go już wydrukował Chmielowski w Adam Mickiewicz, wydanie pierwsze z roku 1886, nie pozostawało mu nic innego, jak tendencyjnie go tłumaczyć. Rzecz zadziwiająca, że niektórzy historycy literatury naszej wciąż jeszcze traktują poważnie to wszystko, co opowiadał i pisał o ojcu swoim Władysław Mickiewicz. A jednak, przynajmniej w połowie relacje jego, podobnie jak relacje Odyńca, podejrzane są lub mało na wiarę zasługują. Gabriel Korbut. Koniec rozdziału 13. Czytał Piotr Nater Tadeusz Bojrzeleński Brązownicy Rozdział czternasty Pamiętnik Zofii Szymanowskiej Część pierwsza Rękopis tego pamiętnika zakupiony wraz z innymi rękopisami jako puścizna po Józefie Ignacym Kraszewskim znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie Rękopis numer 25 Ogłaszam go po raz pierwszy na zasadzie pozwolenia, jakiego mi udzielił łaskawie dyrektor Biblioteki Narodowej, pan Stefan Dęby. Odpis pamiętnika zawdzięczam uprzejmości pana Jana Muszkowskiego, dyrektora Biblioteki Krasińskich. Pamiętnik urywa się niedokończony. Dalsza część rękopisu znajdowała się, około roku 1890, w depozycie u Artura Wołyńskiego, po czym przepadła bez wieści lub też jest gdzieś w ukryciu. Wiadomości o jej istnieniu w jakiejś bibliotece w Rzymie lub też w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie nie potwierdziły się. Warszawa 9 września 1854 roku. Przedsiębiorę już po raz drugi pisać coś na kształt pamiętników moich. Przed pięciu laty byłam to rozpoczęła, a następnie dosyć już sporą książeczkę zniszczyłam. Powodem do tego było mi dziecinne jakieś uczucie z którego teraz sobie sprawy zdać nie umiem, wiem tylko, że spisywanie wrażeń i myśli moich bardzo dla mnie naówczas zbawiennym było. Wczesne cierpienia moralne już w osiemnastym roku życia zmąciły były spokój duszy i zachwiały prostą, dziecinną wiarę moją. W braku jakiegoś przyjacielskiego stosunku szukałam więc ulgi w roztrząsaniu własnych uczuć, spisując wszelkie doznawane wrażenia, wszelkie spostrzeżenia robione nad innymi i nad sobą samą. Odtąd natłok myśli nowych i coraz smutniejszych mniej był dręczącym dla mnie, aż póki stokroć smutniejsza rzeczywistość nie przerwała marzeń samolubnych, jakkolwiek bolesnych. Teraz powracam do dawnego zamiaru z odmiennych zupełnie pobudek. To, co o sobie powiem, stanowić będzie mały tylko ustęp. Celem moim obecnie jest zebranie wiadomości dotyczących wielkiego rodzinnego pisarza. Wiadomości te, tak szacowne dla każdego dobrego Polaka, nie będą dosyć dokładne, by całkiem wyjaśnić pewną zagadkową, że tak powiem, epokę w życiu tego człowieka. Nie dosyć wcześnie poznałam go, nie dosyć też długo bawiłam w kole jego domowym, ażeby wszystkie pozbierać dowody na poparcie własnych spostrzeżeń i wiadomości ubocznie zasięgnionych. Wszakże to, co powiem, użytecznym być może jako opowiadanie szczere naocznego, a bezstronnego świadka. Ze względu na ważność przedmiotu, chcę sama dać miarę mojej bezstronności. Bo człowiek o tyle tylko bezstronnym być zdoła, o ile działa i sądzi bez osobistych wyrachowań. Zawsze jednak zapatruje się na świat z oddzielnego, sobie właściwego stanowiska. Stąd wynika, że w sądach naszych mimowolnie stajemy się często niesprawiedliwymi ulegając mimo wiedzy wpływowi uczuć chwilowych, a mianowicie wpływowi niezwyciężonemu sympatii i antypatii. Dla tych to względów uznają za stosowne dać na wstępie krótkie, ale szczere wyobrażenie o sobie samej. Chcę niejako wyspowiadać się z własnego sposobu myślenia i czucia, przebiegając pokrótce okoliczności, jakie, począwszy od lat dziecinnych, wpływ wywrzeć mogły na charakter mój i wykształcenie. Pierwsze lata dziecinne przepędziłam na wsi o kilka mil od Warszawy. Mało wspomnień uniosłam z tego miejsca urodzenia mojego. Wiem, że mieszkaliśmy obszernie, że była do nas dzieci guwernantka. Służba domu liczna się kręciła. Słowem nawykłam w dzieciństwie do życia prawie pańskiego, jakie u nas na wsi nie trudno było naówczas prowadzić, gdzie życie niedrogie było i o ludzi łatwo. Przy tym ojciec mój, którego znam tylko z opisu, nie chcąc by najmniej wynosić się nad stan średni, w jakim był urodzony, lubił wszakże prowadzić dom otwarty. Położenie jego majątkowe ułatwiało mu i pobudzało w nim to upodobanie. Miałam zaledwie lat pięć, gdy ojca straciłam. Śmierć jego poprzedziły były znaczne straty majątkowe. W skutku rozruchów w kraju, to jest rewolucji 1830 roku. Matka moja po owdowieniu opuściła gospodarstwo wiejskie zbyt wielkie i uciążliwe dla niej i przeniosła się do Warszawy. Tam miała kilkoro rodzeństwa między nimi trzech braci nieżonatych którzy następnie byli nie z obowiązku a z dobroci serca opiekunami naszymi gdy urzędowy opiekun ani się troszczył o nas uczucie córki i wdzięczność dla dobroczyńców nakazują mi wspomnieć tutaj szczegółowiej o matce mojej i jej rodzinie. Ustęp ten nie będzie zboczeniem od przedmiotu. Da on, owszem, najlepsze wyobrażenie o wychowaniu mojem i zasadach, dając poznać ludzi, pośród których wzrosłam i wychowałam się. Rodzice matki mojej, pochodzenia ubogiego, oboje urodzeni byli w dobrach możnej pani, która upodobawszy sobie babkę moją, jeszcze dziewczynką dała jej pośród dworu swego przytułek, a następnie za mąż ją wydała. Dziad mój po ożenieniu objął małe jakieś na wsi gospodarstwo, gdy po kilkunastu latach był już ojcem licznej rodziny, a na tym gospodarstwie coraz gorzej mu się wiodło, postanowił szukać szczęścia gdzie indziej i przeniósł się z rodziną do Warszawy. Wkrótce po przybyciu tutaj umarł, zostawiając żonę z dziesięciorgiem dzieci, bez sposobu do życia. Całe mienie stanowiło kilkaset złotych, które zaledwie na parę miesięcy utrzymania dla nich wystarczyć mogło. Biedna babka moja z rozpaczą mówiła do starszych dzieci o ich i swojej przyszłości. Nie przeczuwała w ten czas, że w tych to dzieciach, których los najwięcej ją trwożył, znajdzie skarb prawdziwy. Miała ona w Warszawie dalekiego krewnego w wojsku pozostającego. Do niego poszła poradę. Był to podobno zacny i światły człowiek. Pierwsza rada jego była, ażeby dwaj najstarsi synowie niezwłocznie zaczęli pobierać nauki z których zawsze skorzystać potrafią, chociażby ich daleko posunąć nie mieli. Naówczas uczono w Warszawie młodzież na pół darmo w szkołach u księży piarów. Dobry krewny zajął się umieszczeniem tamże dwóch najstarszych synów. Ci dwaj synowie, starszy imieniem Józef, drugi Jan, byli pod względem umysłowym najzupełniej zaniedbani. Urodzeni w ubogim stanie na wsi, mogli chyba elementarnych nauk początki odbierać, ale w sercach ich najlepsze były zarody i charakter mieli nad wiek ustalony. Przeszli byli ciężką od najmłodszych lat szkołę. Ojciec ich miał to być człowiek nieugięty, nawet z dziećmi własnymi, z synami mianowicie surowy aż do srogości. Wpoił on w nich uczucie uległości względem rodziców i nauczył posłuszeństwa które w mężczyźnie za młodu tak jest niezbędnym warunkiem, jak później umiejętność kierowania sobą i innymi. Do tych dwóch zalet, stanowiących podstawę dawniejszego polskiego wychowania, łączyli oni uczucie nieograniczone dla matki swojej i rodzeństwa. Babka moja, wielkiego rozsądku i wielkiej dobroci kobieta nie inaczej od własnych dzieci wychowana, miała przecież o wszystkiem zdrowe zdanie. W obejściu z każdym prosta była, jak to mówią, zawsze na swojem miejscu. Nadto miała mieć w mowie i w każdym ruchu dziwną powagę i godność. Z tem wszystkiem, a raczej nade wszystko, rządziła się szczerą, a nieprzesadzoną pobożnością. Słowem, była ona z liczby tych uprzywilejowanych ludzi, co to chociaż w nędznej rodzą się lepiance, przynoszą z sobą na świat jakby cechę wyższych, szlachetniejszych istot cechę prawdziwego szlachectwa, bo szlachectwa duszy. Wszystkie jej dzieci przejęły od niej częściowo niektóre zalety, zaś jedna z córek, Elżbieta, matka moja, żywym była swej matki obrazem, a jeden z synów, Jan, po ojcu odziedziczył, obok wrodzonej dobroci serca, nadzwyczajną moc charakteru. Stąd wynikło, że chociaż nie był najstarszym z dzieci, wszakże zaledwie do lat młodzieńczych doszedł, wielkiej nabył przewagi w rodzinie. Tak więc, jak wyżej nadmieniłam, moralnie usposobieni dwaj wujowie moi weszli do szkół. Ale przez to rozpoczęcie nauk starszych dzieci, położenie całej rodziny w niczym się polepszyć nie mogło. Owszem, nowe przybyły potrzeby. Wydatki na stosowniejsze ubrania i książki dla dwóch chłopców. Biedna matka, przy pomocy najstarszej córki, mającej do lat czternastu, pracą rąk, jak mogła, zarabiała na życie dla siebie i rodziny. Tak, w największej biedzie minęło lat parę. W tym przeciągu czasu straciła dwoje najmłodszych dzieci. Starsi zaś synowie, ciągle do szkół chodząc, nie tylko, że sami najpilniej się uczyli, ale z własnego popędu to, co sami umieli, młodszym udzielali braciom. Wtedy matka poznać musiała, czego się po takich dzieciach spodziewać może. W tymże czasie dwie jej krewne, mieszkające daleko na prowincji, posłyszawszy o jej smutnym położeniu, oświadczyły chęć zabrania do siebie każda po jednym z dzieci. Pomimo miłości macierzyńskiej nie wahała się babka w przyjęciu tej pomocy. Wiedziała bowiem, że im starsze dzieci, tym większe i potrzeby i że jej praca nie wystarczy na zaspokojenie tych potrzeb, coraz się wzmagających. Powierzyła tedy krewnym, swoim, dwie z córek, a sama pozostała teraz z sześciorgiem dzieci, czterema synami i dwiema córkami. O synów przyszłość była już spokojna. Wszyscy czterej, jeżeli nierówne, mieli zdolności, to jednaką chęcią do nauk i pracy przejęci byli. Najstarsza córka wielką już pomocą była w gospodarstwie, pozostawała najmłodsza w domu do odchowania. Była to Elżbieta matka moja od dzieciństwa odznaczała się wdziękiem postaci i roztropnością była też ulubieńcem całej rodziny bracia starsi zajęli się udzielaniem jej pierwiastkowych nauk nie ukazywała ona zdolności do wyższego umysłowego wykształcenia lecz pomimo to była pełna rozsądku i dowcipu wrodzonego. Mając lat dwanaście, posłyszała o jakiejś szkole tańca dla dzieci, którą utworzył i nią zawiadywał jakiś stary profesor. Uczył on darmo dzieci, a następnie, gdy były dostatecznie usposobione, dawał publiczne przedstawienia tańców wykonywanych przez jego uczennice i, stosownie do zdolności, każdą małą artystkę wynagradzał. Matka moja, zapragnąwszy ze swojej strony być użyteczną w rodzinie, umyśliła na tej drodze przyczynić się do zapracowania na wspólne potrzeby i przez starszych braci do matki w prośby o oddanie jej do tej szkoły. Słuchano ją z uśmiechem zrazu, ale gdy nalegać nie przestawała, wyjawiając powód tak niespodzianie powziętego zamiaru, potrafiła przekonać rodzinę o stałym swym postanowieniu i ofiara ta poczciwego dziecka została przyjęta udano się tedy do pomienionego profesora i wkrótce droga matka moja rozpoczęła tak wcześnie zawód trudny a niewdzięczny po roku zaledwie nauki którą zawsze pod okiem matki odbywała była już jedną z najcelniejszych uczennic w owej szkole i za pracę swoją odbieraną nagrodę przynosiła z radością do domu nie był to grosz ani lekki, ani wesoło zapracowany. W cichym domowym zakątku wychowana, nie lubiła ona licznych zebrań, gdzie przychodziło jej tańcem się popisywać, a oznaki zadowolenia ogólnego, co by dla innej młodej dziewczyny podnietą miłości własnej były, przeciwnie na nią oddziaływały. Im więcej rozwijał się jej talent, a zarazem i wdzięki osoby, tym głośniej chwalono i przyklaskiwano, a to ją coraz bardziej zniechęcało do rozpoczętego zawodu jednak nie wykryła wstrętu swego przed matką póki nie obmyśliła innego sposobu zapewnienia rodzinie swojej pomocy tymczasem dwaj najstarsi bracia nadzwyczajne robiąc w naukach postępy już też ze swojej strony na chleb zarabiali dając go repetycje współuczniom swoim od których ogólnie kochani byli i wynagradzani stosownie do możności każdego. Tak więc przy pomocy Boga, własnej usilności i współdziałaniu swoich dzieci, babka w kilka lat po owdowieniu lękać się już nędzy przestała, a nawet przyszły los dzieci widziała prawie zapewniony. Gdy matka moja poznała, iż dotychczasowa jej pomoc nie jest niezbędna dla rodziny, bo starszych braci praca już wystarczała na pierwsze potrzeby domu, w ten czas dopiero objawiła rodzinie chęć porzucenia zawodu przykrego dla siebie, by przez udzielenie lekcji tańca równie, a może i więcej zarabiać. W owym czasie były w modzie tańce solowe po wyższych towarzystwach. Tak dalece, że dokładna umiejętność tych tańców niezbędną była do dobrego wychowania. Był też naówczas w Warszawie nauczyciel tańców, wsławiony i przez pierwsze domy poszukiwany. W chwili, kiedy matka moja powzięła myśl oddania się nauczycielstwu, ów znany profesor, już w podeszłym będąc wieku, usuwał się od obszernych stosunków swoich. Matka moja, wiedząc, że to miał być człowiek dobry i uczynny, powzięła myśl udania się do niego, by jej chciał ułatwić rozpoczęcie nowego zawodu. Jakoż zaufanie jej nie zostało omylone. Stary nauczyciel znał już jej talent, a następnie, poznawszy i stosunki rodzinne, które świadczyły o moralnym wychowaniu, nie wahał się przedstawić jej i polecić względom kilku znaczniejszych domów. Miało to miejsce w parę lat po usunięciu się matki mojej od pierwszego zawodu. Naówczas była jeszcze zbyt młodą na nauczycielkę, a nad co chciała, o ile możności, przy braci pomocy wykształcić się w przódy umysłowo. W przedsięwzięciu matki opatrzność najwidoczniej dopomogła. Uzyskawszy wstęp do paru znaczących domów, została wkrótce ocenioną. I nie tylko talentem swoim zyskała wziętość odtąd, Godność w zachowaniu się, połączona z prawdziwą skromnością, obok młodości i wdzięków, zadziwiały każdego i jednały jej nie tylko życzliwość, ale szacunek. Wszędzie, gdzie lekcje dawała, zapraszana była na zgromadzenia świetne, dobrane, jako przyjaciółka domu i ozdoba salonów. Słowem, poświęcenie jej w dziecinnym wieku w prostocie dla rodziny zrobione najwyższy sowicie wynagrodził, Naprzód, że na śliskiej drodze zachował jej umysł i serce dyskażone, a następnie sprawił, iż ją w nowym zawodzie podług istotnej zasługi oceniono. Gdy tak nadspodziewaną podporę babka w córce znalazła, jednocześnie i z synów doczekała się wielkiej pociechy. Najstarszy, chlubnie ukończywszy nauki, niebawem dostał miejsce w znakomitym domu. Powierzono mu wychowanie syna. Wkrótce dwaj młodsi bracia rozpoczęli zawód publiczny sposobiąc się na urzędników, a czwarty, najmłodszy z braci, wstąpił do wojska. Odtąd cała ta zacna rodzina wzrastała w szacunku u ludzi, a byt jej materialny na przyszłość był już zapewniony. Babka, na usilne prośby dzieci, przestała wtedy przyczyniać się własną pracą do opędzenia domowych potrzeb, gdyż praca jej dzieci była już więcej jak wystarczającą na przyzwoite utrzymanie domu. Sprowadzono też do rodzinnego koła dwie siostry, bawiące dotąd przy dobrych krewnych. W krótkim czasie potem najstarsze dwie siostry wyszły za mąż. Długo byłoby i zbytecznie opowiadać szczegółowo koleje, jakie wujowie moi przebyli. Dosyć, że wszyscy wyrobili sobie o własnych siłach zaszczytne stanowiska. Dwóch z nich mianowicie, usposobionych, byliby mogli do najwyższych dojść urzędów, gdyby uczucia polskie nie odstręczały ich były od zbyt bliskich z rządzącą władzą stosunków. Woleli oni pozostać w skromniejszym działania zakresie, a czyniąc na dosyć już wysokich urzędach swoich, ile mogli dobrego, zyskać uogół i nieprawych obywateli, nie zaś odbierać tytuły i zaszczyty od nienawistnej sobie władzy. Wracam teraz do matki mojej. Zdawało się jej przeznaczonym nie wyjść za mąż. W liczbie tych, co się o jej rękę starali, umarło dwóch młodych ludzi, z którymi kolejno zaręczoną była. Po kilku latach pracowitego, ale błogiego przy matce życia została sierotą. Wtedy, nie myśląc już o zamęściu, poznała człowieka, w którym znalazła odpowiedniego, jak dla wieku, jak charakteru, dla siebie męża. Szczęśliwe, ale niedługie było rodziców moich pożycie. Nadmieniłam, że majątek ojca krótko przed jego śmiercią różnymi stratami mocno nadwężony został. Śmierć ojca nowe sprowadziła straty. Tak, iż matce mojej pozostał fundusz zaledwie wystarczający na skromne utrzymanie domu. A ona myślała nie tylko o wyżywieniu i odzianiu siebie i czworga dzieci, ale pragnęła tym dzieciom zapewnić nienaruszalny majątek, wykształcenie, staranne serca i umysłu. Dla osiągnięcia tego celu musiała naprzód pomyśleć o powiększeniu funduszów swoich postanowiła więc na nowo rozpocząć zawód nauczycielski było to powtórne w jej życiu poświęcenie może nawet większe od pierwszego bo czyż nie uciążliwiej być musiało kobiecie w latach dojrzałych i po zakosztowaniu życia wygodnego oddawać się pracy fizycznie męczącej wspomnieć jeszcze muszę o okoliczności drobnej niby, ale świadczącej jak dalece matka moja bezinteresowną i szlachetną była i jak ją oceniać potrafiono. Spadek po moim ojcu, nader szczupły, jak już powiedziałam, uszczuplony jeszcze być miał, przez spłacenie części, przypadającej na troje dzieci z pierwszego małżeństwa. Do masy tego spadku nie należała znaczna część sprzętów domowych kosztownych. Matka moja nie korzystała z prawa jej służącego, by zatrzymać te przedmioty, a co więcej, dołączyła do masy wszelkie od męża otrzymane podarunki w klejnotach, których wartość znacznie powiększyła ogół spadku, uszczuplając część na nią przypadającą. Pasierbowie matki, zanim czyn ten jej prosty, a jednak szlachetny wiadomy im był, zdali się byli nieograniczeni na nią, nie żądając żadnych tłumaczeń co do stanu majątkowego po ojcu pozostałego. Wszakże matka moja mieć chciała, by wszelakie prawne formalności dopełnione zostały i ściśle tego dopilnowała. Po załatwieniu interesów familijnych, ta nieporównana matka niebawem rozpoczęła udzielanie lekcji. Odnowiła niektóre dawniejsze stosunki i wkrótce zyskała wziętość pierwszą. Bracia matki nalegali, aby zaniechała swego zamiaru, zapewniając, iż zajmą się naszą przyszłością, ale ona nie przyjęła tej ich ofiary, odpowiadając, że póki jej sił starczy, pełnić chce obowiązki swoje. A że najpierwszym obowiązkiem matki jest los dzieciom zapewnić, ona pracować będzie, aby im, o ile możności, staranne dać wychowanie i święcie tego dopełniała, dopóki mogła. Pamiętam, gdy nieraz, w słotę, wieczorem wracała do domu, wtedy, posiliwszy się filiżanką kawy, siadała przed kominkiem. Siedziała w milczeniu, dumając wpatrzona w tlące ognisko, aż najczęściej zadrzemała, zwyciężona całodziennym trudem. Ta chwila wieczorna była dla niej, jak mawiała sama, jedyną nagrodą po pracy, jedyną rozkoszą a tymczasem my jej dzieci miałyśmy guwernantkę w domu i dochodzących nauczycieli przez trzy czy cztery lata matka moja prowadziła tak mozolne życie i dopiero gdy zdrowie jej chwiać się zaczęło ustąpiła naleganiom braci przestając dalej pracować odtąd wujowie zajęli się nami i ułożyli wiele na nasze wychowanie Wuj Jan objął kierunek nauk naszych, a koszta edukacji ponosili wspólnie trzej moi wujowie, z których dwaj byli nieżonaci, a jeden wdowiec bezdzietny. Najstarszy z braci był też owdowiał, ale miał córkę, której wychowaniem zajmował się z całym ojcowskim czuciem. Na tym zakończę zmiankę o rodzinie matki mojej. Powiedziałam w tym przedmiocie tylko tyle, ile powiedzieć się dało, bez odbierzenia zbytecznie od głównej w tym piśmie myśli gdybym wszystko, co mi czucie moje wskazuje, wypisać miała, nie starczyłoby księgi na to. Odkąd byłam w stanie rozumieć podobne rzeczy, matka nie przestawała mówić mi o rodzinie swojej, mianowicie o braciach. Opisywała mi wielokrotnie koleje, jakie przebyli, zanim doszli do obecnego stanowiska, a każde opowiadanie podobne kończyła uwagą, iż z tego my, jej dzieci, winniśmy brać dla siebie przykład że tutaj żywy mamy dowód ile człowiek z silną wolą a dążnościami szlachetnymi dokazać potrafi że zresztą przyszłość nasza również od nas samych zależy bo majątku nie mamy nauki zaś z wujów łaski pobieramy tem zaś bardziej starać się musimy odpowiedzieć godnie tylu dobrodziejstwom o swoich pracach i poświęceniach droga matka mówiła tylko nawiasowo i to jako o dopełnionych obowiązkach Szczegóły jej cnotliwego życia znane mi są z późniejszych opowiadań ciotek. Częste owe matki nauki niezatarte wrażenie na umyśle moim sprawiły. Jeżeli naprzód wujów przykład był dla mnie bodźcem do pilności w naukach, później stał mi się przedmiotem głębszych rozmyślań. Wspomnienie o tylu pokonanych trudnościach o pełnem szlachetności i pożytku życiu każdego z nich budziło we mnie jakąś nieokreśloną dążność stania się też lepszą, użyteczną na świecie. Oto wpływ dobrego przykładu, prawda w czynach więcej nauczy, silniej poruszy umysł i serce, aniżeli tego dokażą całe księgi rozumowań tego najoczywiściej na sobie doświadczyłam i dlatego powtarzam, iż pod tym wpływem głównie rozwinęły się we mnie władze umysłowe, a czucie wyrobiło się odrębne jakieś. Mówiąc o rozwinięciu się moich władz umysłowych, nadmienić muszę, iż to u mnie późno i powiedziałabym prawie niespodziewanie nastąpiło. Od dzieciństwa miałam do nauk bardzo tępe podejście, a szczególniej brak zupełny pamięci. Matka i Wuj Jan długo przypisywali to lenistwu, ale w końcu musieli się o prawdzie przekonać. Dostrzegli oni u mnie wielkie zamiłowanie do rysunku i muzyki. Nie mogłam mieć więcej nad siedem lub osiem lat, kiedy sama z siebie zaczęłam kreślić różne kształty na okładkach od książek najczęściej. Ten oczywisty dowód chęci, jeżeli nie talentu, sprawił, iż niebawem wzięto dla mnie nauczyciela rysunków. Jednocześnie zaczęłam się i muzyki uczyć, lecz pomimo widocznego z mojej strony zamiłowania do tych przedmiotów, mianowicie do rysunku, wuj Jan długo wątpił, ażebym miała talent. Pracowałam usilnie, z natężeniem, a jednak nauczyciel więcej upatrywał zdolności w robotach rodzeństwa, którzy tylko dodatkowo ze mną wspólnie brali lekcje. Po paru latach nauki dopiero zaczęto odkrywać zdolności we mnie. Zamiłowanie coraz większe, wraz z upodobaniem pewnym do rysunku, a więcej talentu i łatwości do muzyki. Wszakże postępy robiłam jeszcze mierne przez parę lat następnych, bo jak to już powiedziałam, pojęcie miałam ogólnie tempę bardzo. Długo zdawało się, że u mnie wszelkie czucie uśpione, a władza myślenia, zastanawiania się, nawet całkiem mi odjęta byłam wtedy usposobienia jakiegoś dziwnie ociężałego mało mówiąca często zasępiona lub ospała a jednak strona artystyczna od najpierwszych lat drgała w mojej duszy oto dowody na wsi jeszcze to jest licząc zaledwie lat pięć zauważałam w jednym spokoju żelazny piecyk, na którym wyciśnione postacie podziwienie moje i zachwycenie wywołały często stawałam przed tym bez wątpienia nieudolnym sztuki utworem i w niemem uniesieniu przypatrywałam mu się nikt pewnie wtedy nie zauważał tego ale ja zachowałam dotąd to pierwsze najsilniejsze z lat dziecinnych wspomnienie pamiętam też drugie współczesne tego rodzaju wrażenie wywołane było widokiem malowidła na ścianie fresk ten co do wartości artystycznej równy był pewnie pomienionej niby płaskorzeźbie wiem tylko iż mię równie zajął i pamiętam, że przedstawiał ogromny wazon z kwiatami. Najsilniejsze jednak, ale też znacznie późniejsze od tych pierwszych wrażenie sprawiła na mnie muzyka. Było to w drugim lub trzecim roku nauki mojej, gdy już większe zaczęłam grywać sztuczki. W jednej z tych znajdowało się andante minorowe. Wyuczyłam się była onego i ze szczególniejszym zamiłowaniem, raz grając je w obecności nauczyciela, doznałam jakiegoś dziwnego smutku. Przerwałam nagle zaczętą melodię i siedziałam chwilę nieruchoma. Nie rozumiałam, co mi było, tylko czułam niezwykłe w sobie wzruszenie. Po chwili zaczęłam grać na nowo. Wtedy przeszłam w inny, jeszcze dziwniejszy stan, obrazy jakieś snuły mi się pomyśli, a wszystkie smutne, nawet ponure. W końcu wystawiłam sobie, iż gram marsz pogrzebowy. Że podobną muzykę wykonywać musiano na pogrzebie ojca mojego. Z tym szczególniejszym wyobrażeniem zerwałam się od fortepianu zalana łzami i ukryłam się w odosobnionym pokoju, by się wypłakać do woli. Zaiste było to gwałtowne przebudzenie się czucia. Owe jakieś obrazy, myśl o pogrzebie ojca, którego nie pamiętałam, pogrzebu też nie widziałam, bo ojciec, bawiąc w Warszawie dla kuracji, umarł. Wszystkie te wyobrażenia były całkiem fantastyczne, niczym niewytłumaczone. Potem pierwszym silnym wstrząśnieniu zaczęłam coraz szybsze robić postępy w muzyce i rysunku, ale rozwijanie się umysłu mego nie postępowało na równi z talentami. Zupełny brak zastanowienia się nad wszystkim, co mnie otaczało, to, że tak powiem, lenistwo myśli ciężyło na mnie aż do lat czternastu. W tej epoce mama zmieniła dotychczasowo naszą guwernantkę, Niemkę na inną, Francuskę. Tej to zacnej kobiecie winna jestem rozbudzenie uśpionej dotąd myśli mojej. Nie wątpię, że prędzej czy później nastąpiłoby to przesilenie w umyśle moim, ale nie wiem, czy równie szybko i łatwo. Ostatnia moja guwernantka miała pojęcia jasne, trochę lekceważąco filozoficzne o świecie i o ludziach. Obok tego była serca najlepszego. Polubiłam ją bardzo, a spostrzegłszy we mnie zbyteczną na mój wiek nieświadomość co do stanowiska i powołania kobiety... Gdy zarazem zauważała już w ten czas starania niektórych, by się mnie podobać, uznała za stosowne oświecić mię dla oszczędzenia mi zbytecznych złudzeń lub nadto wczesnego rozczarowania. Uczyniła to wszakże z największą oględnością, z taktem właściwym sobie, nierozumowaniami starała się dać mi wyobrażenie o świecie i społeczeństwie, opowiadania jej o prawdziwych wydarzeniach, po większej części z jej własnego życia zaczerpnięte, najzbawienniejsze na mnie sprawiły wrażenie. Po krótkim z nią pobycie bo tylko półtora roku bawiła w domu naszym i opuściła dla zdrowia zawód nauczycielski po tym mówię niedługim z nią stosunku poznałam sama w sobie wielką zmianę myśl ocknięta poczęła pracować wtedy dopiero zapragnęłam wyższego ukształcenia dobroć ojcowska wujów otworzyła nam ku temu pole nakłonili oni mamę i dopomogli aby na parę lat wyjechała z nami za granicę do Drezna dla ukończenia edukacji. I znów droga matka nowe zrobiła dla swoich dzieci poświęcenie. Ona, co po pracowitym życiu potrzebowała i pragnęła jedynie spokojności, rzuciła ulubione swoje domowe zacisze, by zażyć trudów podróży, by przepędzić lat parę z dala od rodziny w obcym kraju, którego język nie był jej znany, a ludzie jako Polce niesympatyczni. Zanim mówić będę o tej pierwszej mojej podróży, stanowiącej ważną w moim życiu epokę, nadmienić jeszcze muszę o okoliczności ubocznej niby, jednak nie bez znaczenia w historii rozwoju mego normalnego. Jeżeli wpływ zbawienny guwernantki rozbudził we mnie myśli i dążenia lepsze, z drugiej strony inny wpływ poruszył uczucia płoche, z którymi mniej więcej każda dziewczynka rok piętnasty kończy. Wpływ ten, jakkolwiek krótkotrwały i tylko powierzchowny, wywarła na mnie przyjaciółka od lat dziecinnych pokrewna mi rówieśniczka wieku. Dziewczynka ta o tyle miała bystrości w pojęcia i lekkości w wyobrażeniach, o ile ja miałam ociężałości i posępności. Nasze charaktery różniły się więc najzupełniej. Ona była zawsze trzpiotowata, gadatliwa, dowcipkująca i często dowcipna ja jak już wspomniałam byłam milcząca i najczęściej zasępiona pomimo tej sprzeczności w usposobieniach zgadzałyśmy się z sobą jak najlepiej i aż do lat piętnastu byłyśmy serdecznymi przyjaciółkami czułam ja zawsze jakąś nad sobą wyższość i przewagę mojej kuzynki ale poddawałam się jej dobrowolnie bo w duszy przekonana byłam że ona mnie kocha równie jak ja ją z całego serca Wyższość jej zasadzałam nie tylko na wielkiej łatwości, jaką miała do nauk, ale na pojmowaniu myśli i uczuć, których ja wcale jeszcze zrozumieć nie mogłam. I tak na przykład w czternastym roku ona już czytała romanse i zachwycała się nimi. Jako przyjaciółka chciała i mnie dać poznać rozkosz, którą sama znajdowała w tym czytaniu. Przynosiła mi tego rodzaju książki. Ja w dobrej wierze brałam się do czytania, ale nie tylko myśli ogólnych, ale nawet wielu wyrazów zrozumieć nie mogłam jednak nie wydałam się z tym przed moją. Pomimo nieograniczonego do niej zaufania, nie chciałam dać jej poznać tak wielkiego u siebie braku pojęcia. Było to wrodzone uczucie dumy jakiejś, które zawsze miałam i którego nawet względem przyjaciółki pokonać nie zdołałam. Pewną jest rzeczą, że wpływ wyobraźni romansami podsycanej mógł skrzywić moje dotąd dziecinne czucie. Wszelako umysł mój, tępy do wszystkiego naówczas, nie był w stanie przyjąć podobnych przedwczesnych wrażeń. Książki zachwalane i dawane mi przez przyjaciółkę do czytania, porzucałam, nie doczytując. Ale rozmowy jej w podobnych przedmiotach zaczęły w końcu robić pewne na mnie wrażenie. Budziły one jakiś dziwny niepokój w umyśle moim. Wzruszenie doznawane na słowa miłość, kochanek i tym podobne były całkiem dla mnie samej niewytłumaczone. Bo znaczenie słów tych nie pojmowałam wcale, a jednakże słysząc je wymawiane, czułam, jak się mieniłam na twarzy. Było to oczywiście wrażenie całkiem dziecinne, wywołane mową, jakkolwiek dla mnie niezrozumiałą, ale powtarzaną często i z niezwykłą żywością. Co więcej, pewna tajemniczość, jaką kuzynka otaczała się, by mi swoje uczucia malować, głównie mię poruszała. Już to, że tajemnica zawsze działa na wyobraźnię młodą, a przy tym czułam instynktownie, że matka moja potępiłaby te rozmowy, gdyby je słyszała, i nie pomyliłam się. Matka dostrzegła częste moje z kuzynką odosobnianie się, wpadła też w jej ręce jedna z pożyczonych mi romansowych książek. Wtedy, przywoławszy mnie, w obecności przyjaciółki zakazała mi surowo czytywać jakiekolwiek książki, których by ona sama wprzód nie przejrzała. Następnie zganiła te nazbyt częste i długie rozmowy na osobności. Wykazała ich niestosowność, mówiąc, iż zdawałoby się, jakobyśmy miały jakieś tajemnice, a dziewczynkom czternastoletnim tajemnic mieć nie wolno, mianowicie przed matką potem mnie mama sam na sam powiedziała jeszcze że ona nigdy nie upatrywała w kuzynce mojej dobrego charakteru ani serca że pragnęłaby abym ja sama to zrozumiała i zmieniła ścisły przyjaźni stosunek na umiarkowane obcowanie z kuzynką zbyt jeszcze byłam dziecinna aby tę drogiej matki przestrogę pojąć jednak jeżeli nie z przekonania to z obawy gniewu matki unikałam odtąd rozmów tajemniczych i książek więcej nie brałam co mnie zresztą nie kosztowało bynajmniej bo ani jedno ani drugie nie zajmowało mnie wcale ponieważ nic zrozumieć nie mogłam co do stosunku z kuzynką ten został najprzyjaźniejszy nawykłam była do obcowania z nią tak dalece iż gdy w ciągu tygodnia widzieć się nie mogłam z przyjaciółką pisywałam do niej dopiero przybycie w dom nasz zacnej pomienionej guwernantki nie ustudziwszy bynajmniej czucia mego dla kuzynki sprawiło wszakże pewne w stosunku z nią zmiany i tak rozmowa jej, dawniej z mej strony słuchana z pewnym niespokojnym natężeniem, teraz wydawała mi się dziwna jakaś, często śmieszna, ale to tylko, gdy na uczuciowem toczyła się polu. W tym to bowiem przedmiocie guwernantka najwięcej ze mną rozmawiała, zawsze ostrzegając, ażebym słów pochlebnych od osób nieznanych mi, mianowicie też od mężczyzn, za szczere wyrażenie uczucia nie brała że ci panowie za ukazaniem się piętnastoletniej dziewczyny zwykle jej sypią komplementa dla zabawienia się jej łatwowiernością lub też objawienia się jej miłości własnej, którą pochlebstwami umyślnie podniecają. Na poparcie tego zdania opowiadała mi stosowne z pierwszej swojej młodości przygody i zawsze mowa jej zrozumiałą dla mnie i przekonywającą była. Gdy po takiej z guwernantką rozmowie kuzynka moja w tym przedmiocie swoim sposobem mówiła uderzał mię zupełnie odmienny jej sposób widzenia ona znajdowała przyjemność szczęście nawet w odbieraniu tych hołdów które przecież próżnemi tylko a często obłudnymi były słowami ta sprzeczność wyobrażeń coraz mię więcej uderzała. Jednak, jak już wspomniałam, nie przestałam obok tego kochać najserdeczniej moją kuzynkę i uważać jej za prawdziwą moją przyjaciółkę. W takim to kierunku umysł mój i czucie rozbudzone i pokierowane były, gdy nastąpił wyjazd nasz za granicę. Koniec rozdziału czternastego. Czytał Piotr Nater. Tadeusz Bojżeleński, brązownicy. Rozdział 15. Pamiętnik Zofii Szymanowskiej, część druga. Pierwsza podróż jest, zdaje mi się dla każdego, a mianowicie dla młodych ludzi, źródłem najżywszych i najmilszych wrażeń. Ja niewysłowionej doznawałam rozkoszy w tej swobodzie podróży, w oglądaniu coraz to nowych okolic. Wszystko mię zajmowało, wszystko wydawało się pięknem, a ze wszystkiego widok natury miał dla mnie urok najwyższy. Pierwszym celem tej podróży był Marienbad w Czechach, gdzie mieliśmy przepędzić kilka tygodni za poradą doktorów dla polepszenia zdrowia mamy. Po ukończeniu kuracji udaliśmy się do Drezna, by tam, stosownie do dawniejszego postanowienia, oddać się naukom. Mama, urządziwszy dom, postarała się o najlepszych dla nas nauczycieli Wtedy, jako wstęp do rozpocząć się mających nauk naszych, miała z nami, naówczas już dorastającymi panienkami, długą rozmowę. W tej przypomniała nam naprzód odebrane już dotąd od Boga przez opiekunów naszych dobrodziejstwa. Następnie przedstawiła nam, jako wielką opatrzności łaskę, tę sposobność wyższego wykształcenia się i poznania zarazem obcych krajów, gdzie nauki i sztuki do nierównie wyższego niż w ojczyźnie stopnie są posunięte. W końcu wykazała nam, jaką odpowiedzialność zaciągamy co do użycia czasu przez ciąg pobytu w Dreźnie. Odpowiedzialność przed Bogiem i przed opiekunami, którzy przez kilka już lat nie szczędzili wydatków na wychowanie nasze, a obecnie więcej niż kiedykolwiek łożyć chcą, byleśmy jak najwięcej w naukach skorzystały. O poświęceniu ze swojej strony droga matka wspominała jak zwykle nawiasowo. Powiedziała tylko, iż co do niej robiła i robić będzie co potrafi, by ułatwić nam pracę że największym z jej strony poświęceniem jest wydalenie się z rodzinnego kraju i rozłączenie z rodziną i że nic jej osłodzić nie zdoła tego rozstania jedynie tylko przekonanie o pilności i postępach naszych ta mowa matki silne i zbawienne na mnie zrobiła wrażenie przyrzekłam mamie a w duszy przed bogiem postanowiłam odtąd z całych sił pracować nad własnym wykształceniem Plan nauk został zachowany ten sam co w przody, z tą tylko różnicą, iż nauki przez wyżej usposobionych nauczycieli wykładane tutaj były. Udzielano nam przedmioty następujące języki francuski, niemiecki, włoski, arytmetyka, geografia, historia, z talentów muzyka, śpiew, rysunek. Co do ojczystego języka musiałyśmy tutaj same pracować, czytając książki polskie wyborowe i pisząc dziennik. W pierwszym roku pobytu w Dreźnie ten plan nauk aż nadto był dostateczny. Dopiero w roku następnym dodano jeszcze parę przedmiotów, jako co do języków, literaturę, zamiast geografii, cokolwiek fizyki i astronomii, mitologię, w nauce oprócz dotychczasowej nauki fortepianu, naukę harmonii, a dla mnie wyłącznie wyższego profesora malarstwa. W pierwszym roku dawniejsza moja ociężałość jeszcze mi się nieraz uczuwać dawała. Musiałam pracować wiele dla zrozumienia i spamiętania udzielanych mi przedmiotów. Mianowicie zachowanie w pamięci zasad gramatycznych, epok w historii, to jest dat, nazwisk miejsc, trudnym dla mnie było i pozostało. Wszakże pomimo to nabyłam pewnej łatwości mówienia i pisania trzema językami. Lecz to głównie przez częste tych języków używanie i niejakie obeznajmienie się z ich literaturą. Jeżeli w skutku własnych usiłowań i ułatwień ze strony dobrych profesorów osiągnąć zdołałam znaczny dosyć postęp w naukach, bez porównania więcej zyskałam na ogólnym rozwinięciu myśli i czucia przez dwuletni za granicą pobyt. Widok przedmiotów sztuki, w jakie Drezno obfituje, kształcił gust mój, budził czucie piękna i wrodzone mi zamiłowanie do sztuk zamienił w cześć wszystkiego, co bliższe doskonałości. Pojęcia o świecie i ludziach też coraz jaśniej wyrabiały się w myśli mojej. Podstawą własnych w tej mierze spostrzeżeń były dla mnie ostatniej guwernantki mojej zasady. Jednak między jej a moim sposobem widzenia znaczny z czasem pokazał się odcień. Gdy ona z pobłażliwą litością na ułomności ludzkie spoglądała, ja patrzałam na nie z pogardliwą litością. Jeżeli w owym obcowaniu z ludźmi ona okazywała w ogóle niejaką lekceważącą obojętność, u mnie, przeważającym nad obojętnością, stało się jakieś uczucie nieufności, a raczej podejrzliwości. Różnica ta da się wytłumaczyć naprzód odmiennym wiekiem, ale więcej różnicą charakterów. Guwernantka moja była usposobienia wesołego i powodowała się ową lekką filozofią, co stanowiła główną cechę Francuzów. Ja nigdy nie znałam prawdziwej dziecinnej wesołości, zwłaszcza odkąd myśleć zaczęłam, umysł mój zajmować się lubiał przedmiotami poważnymi, smutnymi często. Poglądałam więc na świat okiem badawczym raczej, aniżeli prosto ciekawem. Po niezbyt długiem zapatrywaniu się na ludzi, dostrzegłam w nich kłamstwo, obłudę, a mając wrodzoną odrazę do wszelkiego fałszu, gardziłam ludźmi, nie doznawszy od nich jeszcze nic złego osobiście. Pomniałam też zawsze na zdanie guwernantki o wszelkich zbyt głośnych oświadczeniach życzliwości i pochlebnych słowach obcych ludzi stąd powstała we mnie nieufność która w tem większe zamieniła się niedowierzanie kiedy przekonałam się sama jak mało czucia znajduje się tam gdzie wiele słów i powierzchownych oznak pośród rozmaitych władz duszy i uczuć jakie stopniowo rozwijały się u mnie w tej ważnej przebudzenia chwili najsilniej odezwało się uczucie narodowości miłości ojczyzny póki w kraju byłam uczucie to istniało wprawdzie we mnie ale było ono niejako instynktowne tak jak w ogóle wszystkie inne wtedy u mnie uczucia. Dopiero gdy umysł mój wszechstronnie pracować zaczął, gdy poznałam obszerniejsze dla siebie pole, wtedy przyszły za innymi poważnymi myślami i myśli o ojczyźnie. Wolność mówienia w tym przedmiocie, wyrażanie całej goryczy, jaką dusza przepełniona jest dla ciemiężców, to tylko za granicą dozwolone jest Polakom tutaj więc dopiero przez przysłuchiwanie się rozmowom starszych pojęłam ucisk rodzinnego kraju a gdy raz myśl w tym przedmiocie boleśnie dotknięta została już nie spoczęła tylko coraz więcej burzyła się pracowała a serce i duszę karmiła goryczą odtąd miłość dla ojczyzny stała się głównym bodźcem dążeń moich nie potrafiłam ja sama zdać sobie sprawy naówczas z tego jakiegoś pragnienia by stać się ojczyźnie użyteczną nie widziałam jeszcze żadnej przed sobą drogi, na której mogłabym w tym kierunku postępować, ale czułam, że wszystkie inne uczucia przewyższało u mnie czucie dla ojczyzny. Wszystkie myśli, czy smutne, czy wesołe, przytłumiały jedno wspomnienie o cierpieniu współziomków. Starałam się powziąć, ile możliwości, najwłaściwsze wyobrażenie o położeniu kraju mojego. Miałam w Dreźnie wielką łatwość wynalezienia książek w tym przedmiocie, jednak nie w suchych rozprawach szukałam głównie potrzebnych wskazówek. Znajdowałam je raczej w opowiadanych faktach okrutnych prześladowań. Głębokie też wrażenie sprawiało na mnie czytanie książek, gdzie nie dowodzeniem rozumowanym, ale uczuciem przemawiano. Łatwo pojąć, że będąc jeszcze zbyt młodą i niedosyć rozwiniętą umysłowo, prędzej i chętniej szłam za popędem serca niż rozumu. Najsilniej poruszyłem ją dzieła Mickiewicza. Jeszcze w kraju będąc, słyszałam wymawiane ze czcią jego nazwisko i przejęłam się dla samego nazwiska czcią ogólną, wiedząc o Mickiewiczu tylko tyle, że wielkim jest pisarzem i potępionym od rządu. Ten ostatni wzgląd szczególniej dostatecznym był, ażeby obudzić u mnie instynktowne dla M uwielbienie. Tak, jak w ogóle instynktowo naówczas przejęta byłam czuciem dla sprawy narodowej. W tym przedmiocie rzadko i mało co słyszałam będąc w kraju byłam bowiem dzieckiem jeszcze a matka bardzo przestrzegała byśmy dzieci nie bywały obecne jakimkolwiek poważnym starszych rozmowom zaś rozmów o sprawie narodowej wystrzegano się w domu naszym tym więcej że samo z Mickiewiczem powinowactwo musiało na rodzinę naszą zwracać uwagę gdy po raz pierwszy czytałam jego dzieła nie byłam jeszcze w stanie rozumieć wszystkiego w poezjach miłosnych nie znajdowałam żadnego upodobania, nawet gdy je już rozumieć mogłam. Bo miłość kochanków, gdy się po raz pierwszy nad tem uczuciem zastanawiać zaczęłam, wydała mi się rodzajem szaleństwa. Później widziałam w niej tylko egzaltację młodych wyobraźni, a w końcu osądziłam, iż to jest jedno z najbardziej samolubnych i najmniej trwałych uczuć ludzkich. Więc nie pierwsze to części poematu dziady, ani rozpacz Gustawa poruszyły mię do głębi duszy. Sprawiły to przede wszystkim dziady część trzecia, te to księgi męczeństwa polskiego, również niektóre ustępy z Walenroda, a nareszcie prelekcje Mickiewicza, jako profesora języków słowiańskich w kolegium Francuskiem. W tym ostatnim dziele nie zrozumiałam niektórych rzeczy mistyczno-filozoficznych. Nie mogłam ich zrozumieć, bo te ustępy zagadką były i są dla wielu. Ale pominąwszy te tak zwane nowe idee, myśli i uczucia Mickiewicza jako Polaka, naprzód w ucisku i prześladowaniu, potem jako wychodźcę polskiego, cierpiącego i pracującego dla ojczyzny w obcym kraju, te jego słowa, gorejące najczystszym ogniem miłości ojczyzny, rozżarzyły w mej duszy iskrę, co tam tlała na dnie. Czytając krwawe sceny z więzień skargi i przekleństwa męczenników polskich słyszałam jęki rozumiałam mowę wielkiej zbolałej duszy wtedy to po raz pierwszy poznałam cierpienie chociaż mię nie dotknęło było żadne jeszcze osobiste nieszczęście. Mickiewicz był dla mnie uosobieniem idei narodowej, tłumaczem cierpień i walk narodu całego, i ja, siedemnastoletnia naówczas dziewczyna, poczułam w sobie, wraz z oburzeniem przeciwcięmieńszcom, odwagę, jeżeli nie siłę do walki. Odtąd powstało, iż we mnie owe nieokreślone drżenie służenia sprawie narodowej. Ta myśl stała się, jak już wyżej powiedziałam, bodźcem wszelkich moich czynności. Wpadłam wtedy w pewien stan egzaltacji, co droga moja matka z trwogą zauważyła. Nie broniąc mi czytać i odczytywać dzieła pomienione, starała się uspokajać wzburzoną myśl moją. Przedstawiała, że kobieta, a zwłaszcza też młoda dziewczyna, do niczego dobrego nie dojdzie przez żywienie w duszy nienawiści, zrzymanie się przeciw wyższym zrządzeniom. Podobne uczucia, mówiła, dostarczają tylko ofiar tyranom, czego same te książki i polska emigracja dowodzą. Ja odpowiadałam gorzkimi słowami lub łzami. Lecz gdy mając wracać już do kraju, mama zażądała ode mnie świętego przyrzeczenia, iż na ziemi polskiej do nikogo ani się nie odezwę z temi moimi niebezpiecznymi wyobrażeniami, gdy mi z wyrazem cierpienia powiedziała, że od tego mego przyrzeczenia spokojność jej zależy, przyrzekłam wszystko i święcie dotrzymałam. Zresztą własny rozsądek byłby mi wzbronił za powrotem do kraju, wdawać się w głośne rozprawy i żale nad uciskiem ojczyzny. Wiedziałam ja dobrze, iż dosyć byłoby objawić cześć dla wolności i dla tych, co za nią cierpią, a żeby nie tylko samej popaść w nieszczęście, ale rodzinę całą wystawić na prześladowanie. Czułam też, że nie słowem odtąd powinno się służyć krajowi. Już powiedziano i jak powiedziano wszystko, co było do powiedzenia, a gdy w najodleglejszym kraju zakątku już usłyszano i zrozumiano słowa wolności, nie mówić wtedy, tylko działać trzeba. Otóż ja pragnęłam czynem ojczyźnie służyć, ale jak, gdzie, kiedy tego nie wiedziałam sama. Gdy te uczucia patriotyczne duszą moją zawładnęły, byłam właśnie w wieku, w którym u kobiet w ogólności nie tylko władze duszy, jak serca wymagania budzić się zwykły. U mnie stało się najprzeciwniej, i jak się teraz zastanawiam, dziwną sprzeczność istota moja zawierała wtedy w sobie. Obok najgwałtowniejszego czucia we względzie wolności narodu mojego, obok nieokreślonej namiętnej miłości ojczyzny, nie pojmowałam ja miłości dla pojedynczej istoty, owego uczucia, co przepełnia serce siedemnastoletniej dziewczyny, co jest przedmiotem jej wszystkich marzeń, miłości kochanków. Nie brakło mi jednak na sposobności rozbudzenia serca z tego letargu. Bawiąc u wód, poznaliśmy się z pewną rodziną, gdzie był syn dwudziestoletni. Mama, która w ogóle nie lubiła zawierać przypadkowych znajomości, tutaj widziała się niejako zmuszoną do tego. Sąsiadowaliśmy przeze drzwistą rodziną, przez tydzień nie spotykaliśmy się z nikim z naszych sąsiadów i aniśmy pamiętali, że tam ktoś mieszka, gdy raz służąca nasza, niepytana, powiedziała mamie, że u tych państwa wielkie zmartwienie, bo ich syn niebezpiecznie chory i dlatego tam zawsze tak spokojnie i cicho. Dodała też ciekawa i gadatliwa dziewczyna, że ta rodzina składa się z dwóch sióstr, nie młodych już wdów po generałach rosyjskich, a panicz chory to syn jednej z tych pani. Wiadomość, że to rodzina moskiewska wcale sympatii naszej nie obudziła, ale że mama droga zawsze powodowała się uczuciami ludzkości, przykazała nam zachowywać się odtąd jak najciszej i wzbroniła całkiem grać na fortepianie, póki nam wiadomo nie będzie, że u sąsiadów choroba minęła. Służąca nasza, obecna tym mamy rozporządzeniom, nie omieszkała powtórzyć wszystko służącym sąsiadów, o czym dowiedzieliśmy się później. I ta gadatliwość Joasi nastręczyła nam miłą, jakkolwiek w razie niepożądaną znajomość. W kilka dni później jenerałowa C., matka chorego, przyszła do mamy z wizytą i na wstępie z uczuciem podziękowała za dowód współczucia dany jej, nieznajomej jeszcze. Mama, droga, z zadziwieniem odpowiedziała, nie pojmując, skąd ta pani o jej czynie tak prostym dowiedzieć się mogła. Wtedy wykryła się niewinna tym razem plotka naszej Joasi. Przy tym pierwszym widzeniu się pani C pozyskała mamy sympatię i nawzajem mama moja zdała się tej pani do serca przypadać. Tu brakuje. Jasny, a co więcej, że przeważny miał udział w rozszarpaniu mego ojczystego kraju. Uczucia rodzinne powiększyły moją tęsknotę za krajem. Po dwuletnim rozłączeniu z rodziną drogiej matki, więcej jeszcze niż przedtem kochałam ich wszystkich. Raz, że pobyt w Dreźnie, a z nim postęp mój wszechstronny, winna byłam głównie wujom, a potem, że przez ten czas poznawszy lepiej świat i ludzi, mogłam teraz dopiero oceniać dobroć i szlachetność właściwą rodzinie matki. Jeden z trzech wujów naszych, przez czas pobytu naszego za granicą, odwiedził nas dwa razy. W pierwszym roku zabawił parę miesięcy i powiózł nas z Marienbadu do Pragi Czeskiej, by nam dać poznać stare słowiańskie miasto. Następnie zawiózł nas też na Lipsk do Berlina i posunęliśmy się aż do Szczecina, skąd chciał wuj popłynąć z nami do morza. Ale na mój wielki smutek odradzono mu to dla spóźnionej pory. Z tych wszystkich miast Praga jedynie zrobiła na mnie odrębne wrażenie. Tam nie tylko położenie malownicze miasta, nie tylko piękne jego starożytne gmachy zajmowały mnie mocno. Głębiej niż to wszystko, poruszały mię wspomnienia przeszłości słowiańskiego kraju, który niegdyś był w związkach bliskich z naszym i również miał świetną przeszłość i był niepodległy. Te wspomnienia wywołał wuj zwiedzając z nami i tłumacząc nam historyczne pamiątki starej Pragi gdyśmy wracać mieli do kraju tenże wuj przyjechał po nas zamierzał on powieść nas chociaż na krótko do Włoch północnych ale się to zrobić nie dało dla zbyt wielkiego kosztu wróciliśmy do polski przez szlęsk a dla wynagrodzenia nam zawiedzionych nadziei co do poznania części Włoch wuj kochany zboczył z nami do Krakowa miał on w każdym razie przed powrotem naszym w rodzinne strony być z nami w Krakowie Mówił, iż byłoby grzechem, odbywając dalszą podróż, pominąć Kraków, zwiedziwszy obce miasta nie poznać tego starożytnego grodu, kolebki ojczyzny naszej. Jeżeli doznany zawód w zamiarach podróży był mi przykry, to wycieczka nasza do Krakowa wynagradzała mi sowicie mylne nadzieje. Zabawiliśmy tylko ośm dni w Krakowie, a przecież wywiozłam stamtąd wrażenia niezatarte. Trudno je i zbytecznie opisywać. Serce polskie odgadnie, czego wypowiedzieć nie można. Zwiedziliśmy dokładnie Kraków i jego okolice. Z jakimże uczuciem zrywałam kwiatki na wszystkich pamiętnych w okolicy miejscach. Byliśmy też i w Wieliczce. Tam, na widok tych wzniosłych podziemiów, doznałam wrażeń silniejszych od wszystkich innych dotychczasowej podróży. Opuszczałam Kraków ze ściśnionym sercem, a to nie tylko z żalu, że musiałam rzucać ten skarbiec pamiątek polskich, dusza moja głębokiego w owej chwili doznawała bólu. Wszystkie naraz uczucia polskie, wszystkie wspomnienia minionych chwały mojego narodu odezwały się w duszy, sercu i umyśle. I wyjeżdżałam z Krakowa, naówczas mającego jeszcze cień wolności i narodowości, bo mianował się wolnym miastem i orzeł biały błyszczał jeszcze w herbie Krakowa, wyjeżdżałam stamtąd, żeby wrócić do Polski zgnębionej, przyciśniętej niewolą moskiewską nieopisanego też a okropnego doznałam uczucia na widok słupów granicznych tzw. Królestwa Polskiego narodowe kolory jakby dla szyderstwa zostawione tylko z dodatkiem czarnej pręgi godła żałoby a orzeł biały drobny nikły błyszczał jednak na czarnych piersiach orła moskiewskiego na ten widok zdało mi się że kamień piersi moje przytłoczył ogarnął mię ciężki głęboki smutek który opuścił mnie dopiero przy powitaniach z drogiemi dla mnie osobami po powrocie do Warszawy przez parę miesięcy używałam szczęścia, jakiego każdy doznaje, wróciwszy do rodziny po długiem rozłączeniu. Ciche to szczęście domowe ukołysało czasowo, przytłumiło owe bolesne uczucie, z jakiem wstąpiłam na ziemię ojczystą. Po tym krótkim czasie czekały mnie nowe smutki, a te rozbudziły w mej duszy nową, bolesną strunę. Dwóch z wujów, opiekunów naszych, zachorowali nagle, jeden po drugim, w kilka dni a w parę tygodni jeden po drugim pomarli. Śmierć ich jak grom uderzyła serce i myśl moją. Strata opiekunów, dla których miałam uczucie córki, nie tylko mię boleśnie dotknęła, ale wstrząsnęła mną do głębi duszy. Pierwszy to raz z bliska zobaczyłam śmierć, pierwszy raz ocknęła się u mnie myśl o znikomości ziemskich rzeczy było to straszne światło rzucone nagle w młodą a już znającą cierpienie duszę teraz odezwały się w niej jakby echem uczucia zwątpienia i zniechęcenia jakie rokiem pani c w przód objawiła mi u siebie Wtedy gorzkie jej myśli, jakkolwiek boleśnie mię uderzyły, nie wniknęły jednak do duszy mojej, tylko ją niejako drasnęły powierzchownie, ale obecnie stanęły one żywo, jakoby dotykalnie w umyśle moim i zachwiały prostą dziecięcą moją dotąd wiarę. Wiarę w Boga dobrego, sprawiedliwego i wszechmocnego. Każdy, co przeszedł tą smutną koleją, co po marzeniach młodocianych poznał bolesną rzeczywistość, zrozumie, co się na ten czas ze mną działo. Pojmą to szczególnie ci, którzy w duszy mając pragnienie prawdy i dobra uczuli w młodzieńczych latach brak prawdy i dobra na ziemi tak jak ja to odczułam odtąd utraciłam na zawsze swobodę myśli zwątpiłam o szczęściu na ziemi a raczej wzgardziłam niem bo poczułam znikomość wszystkiego co ziemskie wszelako czas byłby może złagodził to smutne usposobienie gdybym wkrótce potem nie była doznała zawodów i udręczeń różnych które następowały po sobie nieprzerwanie przez lat parę Pierwszy zawód, jakim ją dotknął do żywego, spotkał mnie od przyjaciółki z lat dziecinnych, od owej kuzynki, którą tak serdecznie kochałam. Po naszym powrocie z zagranicy znalazłam ją zrazu niezmienioną. Odkryłam w niej prawdzie wielką chęć podobania się, mężczyznom szczególniej. Nie lubiąc tego uczucia w kobiecie, w niej też go nie pochwalałam. Jednakże, jak to zwykle bywa, pobłażałam jej w tym względzie, bo ją kochałam i w jej dla mnie przyjaźń wierzyłam. Nie zmienił się więc w niczym stosunek mój z przyjaciółką. Rozmowy z nią, tak jak dawniej nieskończone, prowadziłam często, tyle że teraz nie słuchałam jej zdań z dawniejszą uległością i uznaniem jej wyższości. Już teraz miałam własne zdanie o wielu rzeczach i bez wahania objawiałam je, mianowicie przed nią, w której nieograniczone miałam zaufanie. Ona słuchała mnie z uwagą, ale często różniły się nasze zdania i to w przedmiotach ważnych. Kuzynka moja była, jak to już wcześniej powiedziałam, wcześniej ode mnie rozwinięta umysłowo. Pojmowała wiele rzeczy, których ja nie rozumiałam, o których nawet nie wiedziałam. Ta między nami różnica w pewnych względach istniała jeszcze po moim powrocie z zagranicy. I ja, chociaż teraz już zastanawiałam się i zbadać usiłowałam życia zagadkę, nie zajmowałam się wcale przedmiotami dotyczącymi jedynie bytu naszego ziemskiego. Przeciwnie, wszystkie te tysięczne zabiegi i względy światowe były dla mnie rzeczą obojętną. Często nawet przeciwną. Jednym słowem, żyłam przede wszystkim duszą i myślą, przez co stawałam się niepraktyczną, a dla niektórych dziwaczną. Co do kuzynki mojej, ta postępowała dalej swoją drogą, to jest w kierunku zupełnie przeciwnym. Ona pojmowała życie praktycznie, zajmowała się i dążyła za szczęściem po ziemsku. A jakiż cel zwykły szczęście dla młodej dziewczyny? Za męście, więc kuzynka moja, najczęściej mówiąc o przyjemności, wyjawiała mi swoje to pojęcie o szczęściu. Ja na to jedną zawsze miałam odpowiedź, że nie wierzę w szczęście na Ziemi, a najmniej przypuszczałam je w małżeństwie, które, zwłaszcza dla kobiety, jest niewolą. Bo chyba nie rozumiesz miłości, mówiła mi na to przyjaciółka. Prawda, że jej nie rozumiem, odpowiadałam, a nawet wyznaję, że nie wierzę w to uczucie, tak jak nie wierzę w nic z tego, co szczęście na Ziemi obiecuje. Takie i tym podobne rozmowy nie psuły przecież harmonii między mną a kuzynką. Chociaż zauważałam czasem pewne z jej strony podchwytywanie słów moich, gdy nie dość jasno, racjonalnie myśli moje objawiałam, nie brałam tego za złośliwość, tylko uznawałam brak jasności we własnych wyobrażeniach. Stosunek mój taki z kuzynką trwał około roku po powrocie naszego do kraju. W tym czasie zaczęłam uważać w niej pewną dla mnie oziębłość. Uderzyło mię to, ale sama wmawiać chciałam w siebie, że mi to się zdaje, że się mylę. A jednak niepokoiło i smuciło mię to spostrzeżenie. Mama wyjechała z nami, z całym domem na wieś na parę letnich miesięcy. Zaczęłam po dawnemu korespondencję z przyjaciółką. Odpisywała mi nieśpiesznie i krótko, a w słowach jej widać było jakieś roztargnienie i pewien przymus, by mówić z dawniejszą, poufałą wesołością odpisując wyrzucałam jej to pół żartem ona też żartami zbywała mnie aż naraz posłyszałam z boku że przyjaciółka moja za mąż idzie wiadomość ta podwójnie mnie zasmuciła raz że nie odebrałam jej wprost od przyjaciółki był to dla mnie dowód jakiejś z jej strony nieufności a zarazem uczułam że z jej zamęściem skończy się przyjaźń nasza kiedy już teraz ustała z jej strony dawna szczerość mocno mnie zabolała ta nagła zmiana Parę dni po odebraniu wiadomości czekałam, wyglądałam listu od kuzynki, zdało mi się, że kilka słów od niej wyjaśnią i złagodzą wszystko, ale nie doczekałam się. Napisałam więc sama, łagodnie i niby żartując wyrzucałam przyjaciółce zaniedbywanie dawniejszych dla nowych serdecznych stosunków. A w końcu domagałam się wyjawienia mi prawdy. Odpisałam mi w kilka dni, w paru słowach. Odpowiedziała, że jest pewne prawdopodobieństwo co do jej zamęścia, a gdy będzie pewność, uwiadomi mnie o tym ustnie. Po tej odpowiedzi dostrzegłam nadto już widoczny między nami rozdział. Uczułam to głęboko i zapłakałam serdecznie. Więc przyjaźń, więc każde uczucie przemija. Może jest marzeniem tylko. I naraz odezwały się dawniejsze gorzkie myśli moje, które śmierć wujów była rozbudziła, a czas ukoił chwilowo. Ogarnęło mnie na nowo zwątpienie. Wszystko przemija, zawołał głos duszy wewnętrznej. Wszystko na ziemi jest znikome, zwodnicze, a więc na cóż to życie? Takie to uczucia i myśli wywoływał u mnie wypadek bardzo niby zwyczajny, za przyjaciółki. Zrazu przejął mię jakiś żal do niej, oskarżała mię w duszy o lekkomyślność, o zmienność zdało mi się, że przyjaźń nasza był to węzeł święty, którego nie wolno jej było tak nagle rozrywać, ale następnie rozsądek, a więcej jeszcze serce przemogło u mnie i zagłuszyło powstające w umyśle podejrzenie na towarzyszkę lat dziecinnych. Jakimże prawem, zapytałam sama siebie, jakimże prawem oskarżam ją o lekkomyślność i zmienność? Czyż nie jest to ogólnym kobiet przeznaczeniem iść za mąż? I czyż mogę wymagać od niej, ażeby poprzestała na przyjaźni? Ta przyjaźń wprawdzie mnie wystarczała, była szczęściem moim, ale czyż miała koniecznie i jej całe szczęście stanowić? A wszak ona nieraz mówiła mi o miłości, objawiając przekonanie, że w tem uczuciu jedynie szczęście znaleźć można. Tak dowodziłam sama sobie i usprawiedliwiałam przed sobą przyjaciółkę. Tylko sposób, w jaki zaszła ta zmiana, to stopniowe zobojętnianie kuzynki względem mnie, były to rzeczy niewytłumaczone jeszcze dla mnie. Domyślałam ja się, że nowe, budzące się w sercu uczucie mogło spowodować owe jej roztargnienie i chwilowe zaniedbywanie mnie, ale dlaczegoż zamilczała przede mną o wszystkim? Skąd ten brak zaufania? Ta skrytość nieznana mi w przyjaciółce przejęła mnie smutkiem, który jak cierń utkwił w sercu i myśli. Wyglądałam zapowiedzianego jej przybycia z niepokojem prawie trwożliwym. Czułam, że ona przyjedzie zerwać ostatecznie ten tak dla mnie drogi, od lat dziecinnych trwający stosunek. I nie omyliło ją przeczucie. Gdy w kilka dni przyjechała z rodzicami swemi, było to dla oznajmienia nam oficjalnie o bliskiego już zamęścia swego i zaproszenie na obrzęd zaślubin. Pomimo, że byłam przygotowana do tej wiadomości, doznałam przecież dziwnie smutnego wrażenia, odbierając te jakby urzędowe zaprosiny na ślub przyjaciółki. Nie chciałam pokazać, co czułam, nawet przed nią, dla której dotąd nic nie miałam skrytego. Ale ona ze zwykłą swoją bystrością dostrzegła wzruszenie moje. Zaproponowałaby iść z nią przejść się po ogrodzie. Gdyśmy pozostały bez świadków, zagadnęła pierwsza. Tak więc, moja Zosiu, przyjaciółka twoja za mąż idzie i cóż ty na to? Życzę ci z serca szczęścia, jakiego pragniesz, odpowiedziałam spokojnie, ile mogłam. O, ja mam nadzieję, ciągnęła dalej, że będę bardzo szczęśliwa. Mój przyszły pod każdym względem odpowiada życzeniom moim. Jego i mój sposób widzenia, charaktery nasze i wyobrażenia zgadzają się najzupełniej. Tutaj wymieniła nazwisko, ja tego pana nie znałam wcale. Słyszałam o nim była tylko jako o nadzwyczaj złośliwym, bystrym, przebiegłym człowieku. Tem smutniej mi się teraz na sercu zrobiło, ale nic nie powiedziałam. Szłyśmy chwilę w milczeniu. Ona je znowu przerwała, dziwnie się odzywając, ale przecież dlatego przyjaźń nasza nie będzie zerwana. I zatrzymała się. Spojrzałam na nią. Miała wzrok badawczy, ale jakiś zimny, na mnie zwrócony. Uczułam zimno tego wzroku w sercu i odpowiedziałam już spokojnie zapytaniem, cóż znaczy twoje dlatego? Chcę mówić, że przecież zamęście nie przeszkodzi przyjaźni. Tego ja nie wiem, moja droga, odrzekłam i wróciłyśmy do domu w milczeniu. Odtąd aż do chwili jej zaślubin, widywałyśmy się coraz rzadziej. Nie trudno mi teraz było dostrzec, że obecność moja wywoływała u kuzynki jakiś przymus. A gdy spotykałam u niej jej narzeczonego, widziałam, że doznawała dziwnego jakiegoś zakłopotania. Słowem, nasza przyjaźń skończyła się już wtedy i gdybym była mogła iść za uczuciem naówczas doznawanym, byłabym całkiem z nią zerwała. Wolałabym była wcale jej nie widywać, niżeli odgrywać komedię przed światem. Ale tak jak w ważniejszych, tak i w drobnych okolicznościach trzeba nieraz zachowywać względy pewne. Matka moja, z właściwym sobie taktem postępując, nie chciała zupełnego z naszej strony zerwania, przez wzgląd na stosunki familijne z rodziną ojca, z którą wprawdzie nigdy nie była na stopie braterstwa, tylko zachowywała konieczne formy towarzyskie. A to jedynie przez pamięć na męża swojego. Zasady i wyobrażenia matki mojej nie dozwoliły jej zbliżenia z ludźmi, których celem życia jedynym był materialnie świetny byt. Przecież ojciec mój miał się zupełnie różnie od reszty rodziny i rodzice mojej przyjaciółki mieli wiele dobroci serca. To sprawiło, że matka zachowywała z nimi bliższe stosunki. Postępowanie obecne kuzynki wcale matki mojej nie zdziwiło. Ona odkryła była w niej od dziecka zaród egoizmu i materializmu, dlatego nie rada była z mojego w kuzynce zaufania. Zrozumiałam to późno, ale tym silniej uczułam. Koniec rozdziału 15 Czytał Piotr Nater. Tadeusz Bojżeleński, Brązownicy. Rozdział szesnasty. Pamiętnik Zofii Szymanowskiej. Część trzecia Dzień zaślubin kuzynki mojej był dniem bardzo dla mnie przykrym. Przeświadczenie o zerwaniu przyjaźni naszej nie było jedynym do tego powodem. Dostrzegłam udanie w dawnej przyjaciółce mojej. Okazywała ona tego dnia więcej serdeczności względem mnie, odosobniała się chwilami ze mną, a żeby mówić o przeszłości naszej, przypominała różne drobne okoliczności dotyczące historii naszej przyjaźni. Temi wspomnieniami poruszała słabą stronę, niecałkiem jeszcze w sercu mojem zerwaną. Na chwilę zapomniałam o wszystkim, co niedawno zaszło między nami. Nie pomnąc też na siebie, cieszyłam się myślą, że przyjaciółka w zamęściu szczęście znajdzie, że marzenia jej urzeczywistnione będą. Powiedziałam jej szczerze, co myślałam. Na to ona. A przecież ty nie wierzysz w to szczęście? Ja w żadne nie wierzę, ale cieszyć się potrafię szczęściem tych, których kocham. Może też przypatrzywszy się mojemu zmienisz zdanie o szczęściu bo wszak będziemy się widywały i to często tak jak dawniej ostatnie te słowa wymówione z dziwnym przyciskiem uderzyły mnie niemile przypomniała mi się dawniejsza z kuzynką rozmowa w tym przedmiocie była mi ona już wtedy zrobiła podobne zapytanie tylko w innych słowach i znów spojrzałam jej w oczy i tak jak wtedy spotkałam wzrok zimny gdy nie odpowiedziałam zaraz ona powtórzyła zapytanie Będziemy u siebie bywać, nieprawdaż? Wszak pozostaniemy dla siebie czym byłyśmy zawsze. Nie zdaje mi się, odpowiedziałam z całą otwartością. Ona, nie żądając wytłumaczenia, zwróciła głowę. Ja już jej nie słuchałam. Już teraz ostatecznie uczułam nie tylko brak serca u niej, ale jakąś ukrytą sprężynę w dzisiejszym jej ze mną postępowaniu. Oddaliłam się od niej po chwili i zaczęłam ją obserwować. Zauważyłam, że zwracała często oczy na kółko z kilku osób złożone. Te znowu osoby zdawały się ją mieć na oku, a czasem też i na mnie z ukosa poglądały. Wtedy kuzynka zbliżała się do mnie i na nowo zawiązywała rozmowę. Poznałam, że jej chodziło o osąd ludzki. Ci, co na nią mieli oczy zwrócone, byli, jak się później dowiedziałam, krewni i przyjaciele męża. Między nimi znajdowali się ludzie złośliwi, a że przyjaźń jej ze mną była znana, wypadało okazywać czułość względem mnie, ażeby uniknąć złośliwych uwag. Ta komedia wywołała u mnie gorzkie uczucie, bardzo bliskie pogardy dla tej, którą niedawno zwałam przyjaciółką moją. Odetchnęłam głęboko, gdy mama, która w tym gronie obcą się czuła, niedługo bawiąc, opuściła je z nami. Tak rozstałam się na zawsze z przyjaciółką z lat dziecinnych. Zrazu cierpiałam głównie na tym, że doznałam zawodu w uczuciu. Było to pierwsze tego rodzaju doświadczenie. Ale następnie, uczułam brak stosunku dla serca. Ciężko mi było tłumić w sobie myśli, cisnące się teraz do głowy, z coraz większą mocą. Potrzebowałam wynurzyć się, pragnęłam zamienić myśli, a nie miałam komu się powierzyć. Matkę moją kochałam i czciłam, ale głębokie uszanowanie, jakie miałam dla niej, przeszkadzało bezwarunkowemu z mej strony zaufaniu. Wiedziałam, że wyobrażenia moje niejasne, myśli smutne i gorzkie zmartwiłyby matkę. Obawiałam się zarazem z jej strony nagany za te marzenia, niczym na pozór nieusprawiedliwione, więc nie tylko się przed matką nie wynurzałam, ale nawet unikałam wszelkiego z nią tłumaczenia się. Przecież mama dostrzegła nową we mnie zmianę zauważałam często badawcze jej i niespokojne spojrzenia na mnie zwrócone zdarzyło się że zrobiła mi uwagę nad postępowaniem moim nad tonem moim szorstkim i pogardliwym względem niektórych niesympatycznych dla mnie osób czasem odebrała mi ostre słowo za to wtedy albo odpowiadałam że udawać nie umiem albo częściej zamykałam się w upornem milczeniu w rodzeństwie moim nie znajdowałam też potrzebnego mi udziału Siostra moja niecierpliwiła się tą moją skłonnością do zgłębiania wszystkiego uważała mnie jako marzycielkę to też i z nią unikałam rozpraw daremnych Pozostawał mi w domu brat jako przyjaciel z nim byłam więcej zbliżona w czuciu on miał w wielu względach podobne ze mną wyobrażenia o świecie i ludziach ale był młodszy ode mnie o lat parę taka różnica wieku między mężczyzną a kobietą jest już znaczna przynajmniej taka była między mną a bratem bo miał on prócz przywiązania do mnie zaufanie większe niżeli do kogokolwiek. Nabrałam też nad nim dziwnej przewagi, której z czasem dla dobra jego matka nasza używała jako jedynego środka. O tym dalej obszerniej mówić mi przyjdzie. Teraz powiedzieć chcę tylko, że przyjaźń z bratem była dla mnie ulgą czasem, ale nie podporą. Więc po zerwaniu stosunku z kuzynką uczułam się samotna. Gdy mówią o zerwaniu z nią, nie znaczy to, iż zaszło między nami jakieś otwarte wytłumaczenie się. Ona tego nie chciała i nie potrzebowała, ażeby ją na zawsze od siebie oddalić. Zrozumiałam w końcu, że taki był cel jej względem mnie postępowania od roku. A powodem była licha zazdrość o tym przeświadczona zostałam przez brata mego. Po zamęściu kuzynki zdarzyło mu się posłyszeć między znajomymi młodymi ludźmi o pojedynku który miał mieć miejsce z mego powodu za granicą gdyśmy tam byli był to wypadek śmieszny a wiadomy tylko bratu memu i mnie bo pojedynek ten był zamierzony ale nie miał miejsca między kolegą szkolnym brata mego a Niemcem jednym wcale nieznanym w domu naszym takie zajścia nie rozgłaszają się ja sama o tem dowiedziałam się późno od brata i zażądałam, by nikomu więcej nie mówił o tej śmiesznej historii. Gdy więc brat posłyszał o tem teraz, i to od dalszych znajomych, mocno się zdziwił i zażądał wiedzieć, skąd o tem słyszano. Powiedziano mu, że od przyjaciółki mojej, która niedawno w licznym towarzystwie opowiadała ten wypadek. Powtórzono też jej uwagi o mnie złośliwe, a niekorzystne dla niej samej, bo dowodziły niechęci dla przyjaciółki z lat dziecinnych. Kuzynka objawiała o mnie zdanie, jako znająca mnie lepiej, niż ktokolwiek inny. Mówiła, że pogląd mój na świat i życie jest skutkiem egzaltacji, a moja oziębłość i obojętność na oddawane mi pochwały dowodem zarozumienia o sobie. Że, pomimo pozornej obojętności, bardzo mi pochlebiają oznaki uwielbienia. A na dowód przytoczyła historię o pojedynku, dodając, iż opowiedziałam ją jej przy pierwszym widzeniu się po powrocie z zagranicy darowałabym jeszcze zdanie o moim charakterze, ale oburzyło mnie kłamstwo, jakiego użyła na poparcie swego zdania. Prawda, że opowiedziałam jej ów wypadek przy pierwszym widzeniu się, ale uczyniłam to, odpowiadając na jej pierwsze zapytanie, gdy, odosabniając się ze mną, zażądała wiedzieć, co mi się za granicą najciekawszego wydarzyło. Iluż tam baronów kruszyło lance z twojej przyczyny? zagadnęła wówczas. Ja, chociaż bardzo zdziwiona, że kuzynka coś podobnego zdawała się uważać, za rzecz najciekawszą w podróży, opowiedziała jej ze śmiechem ową historię pojedynku. Zabawiło mnie, iż mogłam w ten sposób odpowiedzieć na jej zapytanie, bo nie tylko pojedynek miał mieć miejsce, ale wyzwanie poszło od barona. Gdyby nie zapytanie kuzynki, niezawodnie ani bym była pamiętała opowiedzieć jej kiedykolwiek to wydarzenie a gdyby nie brzydkie z jej strony nadużycie zaufania mojego nie byłabym jej może nigdy poznała do ostatka teraz zrozumiałam że w postępowaniu jej względem mnie była pobudka ukryta że sama różnica wyobrażeń nie mogła sprowadzać u niej prócz oziębienia dla mnie tej złośliwości i niechęci jakich dowody byłam zauważyła od powrotu z zagranicy przypomniałam sobie teraz niejedno jej słowo niby zniechcenia rzucone uwagi niektórych osób o mnie powtarzanymi przez nią były to uwagi pochlebne, często dowodziły, że miano mnie za wyjątkową dziewczynę. Ale w tonie kuzynki, gdy mi powtarzała te zdania, była jakaś gorycz, jakiś przymus, które mnie zawsze uderzały, chociaż wytłumaczyć tego nie umiałam. Zauważałam też była, że gdy mi podobne rzeczy mówiła, poglądała na mnie dziwnie, badawczo. To mnie zastanawiało, ale nie mieszało wcale. Teraz zdanie jej o mnie głośno wypowiedziane objaśniło mię ze wszystkim. Ona badała mnie w owych rozmowach, nie dowierzała mojej szczerości, bo nie chciała przyznać mi duszy szlachetnej. Tak zrozumiałam na koniec całe jej ze mną od roku postępowanie. Utwierdzona zostałam w tym przekonaniu przez dalsze postępowanie kuzynki. Od zamęścia swego objawiała ona przy lada sposobności niekorzystne o mnie zdanie. Złośliwie tłumaczyła moje wyobrażenia i drżenia. Tak, że dalsze nawet osoby, które słyszały o dawnej przyjaźni naszej, spostrzegły z zadziwieniem tę nagłą zmianę. Przypisywano ją jakimś familijnym nieporozumieniom. Gdy mnie w tym przedmiocie badano, zbywałam krótko, mówiąc, że nie mogę mieć za złe kuzynce oddania się nowym, a ważnym obowiązkom. Że te nadto ją zajmują, aby myśleć mogła o stosunkach w dzieciństwie zawartych. Po takich i tym podobnych moich odpowiedziach zaprzestano dalszych badań a umiarkowanie moje w sądzeniu dawnej przyjaciółki jakkolwiek z mej strony niewyrachowane wypadło na jej niekorzyść nadto się może rozpisałam o tym pierwszym dla serca mego zawodzie ale właśnie dlatego że był to najpierwszy zawód uczułam go tak silnie że dotąd o tem mówić nie mogę obojętnie to doświadczenie zmienności uczuć i udawanie dla lichych osobistych wyrachowań wielkie też u mnie a bolesne zostawiło ślady w myśli i sercu Nauczyłam się wątpić o prawdzie uczucia wszelkiego. Odtąd powiedziałam sobie, że gdy przyjaźń z lat dziecinnych nie tylko oziębić się może, ale w niechęć zmienić, to jakże wierzyć uczuciom ludzi nowo poznanych, przypadkowo spotkanych w świecie. Zamknęłam się więc sama w sobie, chciałam sobie wystarczyć, ale trudno to było. Doznawałam czczości w sercu, a nie miałam czym zaspokoić tego pragnienia. Wtedy pomyślałam też o miłości, o zamęściu, lecz ta myśl powstała i znikła prawie tej samej chwili, a to z dwóch przyczyn. Najprzód miałam ja, odkąd dzieckiem być przestałam, jakiś niewytłumaczony i nieprzezwyciężony wstręt do mężczyzn. Ich obejście z młodymi, jak i ja dziewczętami, wydawało mi się to śmieszne, to ubliżające na przemian. Same ich spojrzenia wywoływały we mnie jakąś dla nich odrazę. Więc zaledwie przesunęła mi się przez głowę myśl o zamęściu, odepchnęłam ją, wzdragając się z obrzydzeniem jakimś. A jednak parę lat przedtem byłam znała i ceniła pana C. Ale on zdał mi się wyjątkiem: w ciągu znajomości naszej zaledwie parę razy pomyślałam, że to mężczyzna, i rychło o tym zapomniałam. Otóż i to wspomnienie Pawła przeważnie wpłynęło na wstręt mój do zamęścia gdy tak czując sieroctwo serca poznałam, iż mi trudno a nawet niepodobna znaleźć szczęście na ziemi, zaczęłam przemyślać i szukać jakiegoś dla siebie celu życia. Cel ten obrałam w sztuce byłam ja w dreźnie znacznie postąpiła w malarstwie. Drugi mój tamtejszy profesor, jeden z lepszych malarzy szkoły dusseldorskiej, znalazł wiele u mnie talentu, mianowicie co do kolorytu i sposobu malowania. Upatrywał w moich robotach rodzaj malowania odrębny jakiś własny. Mówił mi o tym często. Zachęcał mamę, by ze mną dłużej za granicą została, bym więcej postąpić mogła. Gdy jednak mama ku temu się nie skłaniała, profesor mój starał się rozbudzić u mnie wyższe zamiłowanie do sztuki i zachęcał, bym się malarstwu jako artystka oddała. Ale ja na ten czas nadto jeszcze byłam dziecinna i nie rozumiałam, co to być artystką. Nie pojmowałam też, co znaczył ten mój odrębny sposób malowania, który zachować zalecał mi nieustannie mój profesor. Gdym mu otwarcie powiedziała, że nie rozumiem, w czym malowanie moje od innych ma się różnić, odpowiedział, iż ja to później osądzić potrafię, a tymczasem zaleca mi, przykazuje, za powrotem do kraju, pracować dalej nad malarstwem samej, bez profesora bo on nie słyszał i wątpi, ażeby w Warszawie byli dobrzy malarze, a mierni artyści nie tylko nic by mnie nie nauczyli, ale pewnie zatarliby cechę odrębną mego malowania, narzucając mi sposób malowania pospolity. To dowodzenie mego profesora trafiło mi do przekonania. Postanowiłam więc usłuchać go. Po powrocie do Warszawy zeszło kilka miesięcy, zanim wzięłam się do malowania. Naprzód radość z powrotu do kraju, potem doznane smutki przeszkodziły mi. Dopiero po zerwaniu z przyjaciółką, gdy, jak już powiedziałam, uczułam się samotną i zapragnęłam silnego jakiegoś zajęcia, wtedy dopiero wróciłam do malowania. Wtedy szczerze postanowiłam się oddać sztuce. Ale jakież miałam środki pomocnicze, będąc zupełnie początkującą w malowaniu? Nauczyciela brać nie chciałam, pomnąc na przestrogę dresdeńskiego profesora. Ten był mi jeszcze zalecił szukać wzorów w naturze jedynie. Był on ze mną, tę metodę przyjął od początku dawania mi lekcji, jedną tylko głowę kazawszy mi skopiować, a przy pierwszym moim nauczycielu byłam skopiowała trzy głowy. Następnie dał mi malować głowy z natury. Zrobiłam przy nim pięć portretów, to jest głów naturalnej wielkości. Oto cały ówczesny mój kurs malarstwa, po którym miałam dalej pracować o własnych siłach. Było to za wcześnie, zwłaszcza w kraju, gdzie żadnego w ogóle pojęcia o sztuce nie ma, żadnych bynajmniejszych zbiorów otwartych dla użytku kształcących się w sztuce. Zrazu nie uczułam tej trudności, wzięłam się odważnie do pracy. Ale wkrótce opadły mi ręce. Samo oświecanie modelów moich, a brałam je pomiędzy znajomymi moimi, wprawiało mię w wielki kłopot. Wymalowawszy kilka głów, dostrzegłam sama jakąś jednostajność w pozycjach i sposobie oświecenia tych głów. A gdy chciałam większe robić portrety, nie potrafiłam wcale poradzić sobie z wyborem ubiorów, tak co do kolorów, jak i układu draperii. W tym czasie doznałam nowego wstrząśnienia moralnego. Była to klęska ogólna dla narodu polskiego rzeź galicyjska. Uczułam głęboko to niewytłumaczone wówczas dla mnie nieszczęście, ale więcej jeszcze ucierpiałam, gdy następnie u nas, w Warszawie, dwoje młodych ludzi zostali skazani na śmierć i haniebnie powieszeni. Nie znałam ich, ale ogólnie twierdzono, że ci dwaj młodzieńcy do żadnego spisku nie należeli, tylko że podczas ruchu krakowskiego byli gdzieś blisko granicy. Porwano ich spośród rodzin, gdzie wakacje przepędzali i niebawem skazano i powieszono na postrach innym. Ani opisać potrafię okropnego uczucia, jakiego doznałam w dniu tego nowego męczeństwa ludu polskiego, bo w osobach dwóch niewinnych młodzieńców męczono całą duszę narodu. Pamiętam i dotąd czuję ból, jaki ją przejął na odgłos bębnów ogłaszających godzinę egzekucji. Chciałabym była schować się pod ziemię, by nie słyszeć. Uciec gdzieś na koniec świata, aby nie oddychać tym samym, co kaci nasi powietrzem. Była to chwila, w której pewnie bliska byłam wariacji. Po tym strasznym bólu zostałam jakiś czas jakby odrętwiała. Wszystko mi było obojętne. Zaniedbałam muzykę, malarstwo, a śpiew odtąd na zawsze porzuciłam. Podźwięk głosu mego sprawiał mi jakieś nieopisane cierpienie, tak dalece, że łzy mi wyciskał. Tutaj zaczęła się nowa w umyśle moim walka. Znów obudziło się i z większą jak kiedykolwiek mocą dawniejsze moje zwątpienie i pogarda życia. Gdzież jest sprawiedliwość odwieczna tak głoszona? Gdzie ten Bóg wszechmocny i dobry, kiedy pozwala, by takie zbrodnie dopełniały się pośród stworzeń Jego? tak zapytywałam samej siebie i coraz dalej zagłębiałam się w odmęt zwątpienia stan taki trwał u mnie rok przeszło cierpienia duszy w tak młodym wieku mogło podziałać i działało na organizm ale dzięki siłom młodości nie zapadłam na zdrowiu tylko wynędzniałam pobladłam a dodawszy do tego humor nie już smutny ale ponury wywołałam różne różnych osobie wnioski Ogólnie zgodzono się, że Zosia jest zakochana, mówiono mi to nawet w oczy, badawczo na mnie spoglądając. Ja ani zważałam na to, ani odpowiadałam. Ja miałam się kochać wtedy, gdy w sercu czułam zimno ostrego żelaza, gdy gorzkie uczucia przepełniały serce. O, nigdy więcej, nigdy równie daleką nie byłam miłości. Nie tylko jej nie pragnęłam, ale gardziłam nią, jako dowodem niedołęstwa ludzkiego. Jak gardziłam wszystkim, co inni szczęściem zwali, bo się brzydziłam życiem, istnieniem bez sprawiedliwości, bez celu. Tak wtedy uważałam życie ludzkie. W tym czasie otworzono w Warszawie wystawę sztuk pięknych była to pierwsza wystawa, jaką ja w kraju widziałam. Pomimo przygnębienia umysłowego, w jakim w ten czas byłam, doznałam błogiego jakiegoś uczucia, pewnego wzruszenia na widok zebranych dzieł artystów polskich. Było tam kilka obrazów, których przedmioty narodowe szczególnie mię poruszyły. Obudziła się u mnie nowa myśl w połączeniu z rozbudzoną na nowo miłością do sztuki. Pomyślałam, że można by służyć ojczyźnie na polu sztuki, być artystą narodowym. W tej chwili zdało mi się, że znalazłam cel życia dla siebie i uczułam pragnienie oddania się na nowo pracy przerwanej. Między obrazami tej wystawy najwięcej uderzyły mię roboty Hadziewicza i Lessera. Porównałam je w myśli z robotami mego dresdeńskiego profesora i o ile zapamiętać mogłam, zdało mi się, iż rodzaj malowania dwóch wyżej wspomnianych artystów zbliżał się bardzo do rodzaju malowania pana Erhard. Nagle więc postanowiłam brać lekcję u jednego z obych dwóch malarzy. Droga matka zgodziła się na to najchętniej. Udałyśmy się naprzód do Hadziewicza, a gdy ten, dla braku czasu, nie mógł podjąć się dawaniami lekcji, poszłyśmy do Lessera. Lesser, zobaczywszy moje roboty, bardzo chętnie dawać mi lekcje zaczął. Po dwóch miesiącach nauki pod jego kierunkiem zauważałam sama jakąś zmianę w moim sposobie malowania, ale nie potrafiłam osądzić, czy zmiana ta była na korzyść moją, czy przeciwnie. Wspomniałam wtedy na przestrogę pana Erhardt i byłabym chciała zapytać jakiegoś dobrego artysty o zdanie co do teraźniejszego malowania mego. Po paru jeszcze miesiącach nauki przy Lesserze zdarzyło się... Już jedną z robót moich zobaczył malarz Suchodolski, u kogoś ze znajomych naszych. Byłam ja zrobiła portret ich córki, tak jak kilka już innych znajomych portrety wymalowałam, a następnie im darowywałam, ażeby tym sposobem zyskać modele do nauki. Suchodolski znalazł talent w mojej robocie i gdy mu zaproponowano, aby przyszedł do nas zobaczyć inne moje roboty, nie za długo odwiedził nas. Nic on nie wiedział, czy i od kogo obecnie lekcje brałam, tylko mu powiedziano, że byłam się za granicą malować uczyła. Za pierwszym rzutem oka na kilka portretów mojej roboty, pan S. zastanowił się nad paroma robionymi dawniej, to jest przed rozpoczęciem lekcji moich od Lessera. Objawił mi pan S. zadziwienie nad tak odmiennymi dwoma rodzajami malowania u mnie i zalecił, bym się raz na zawsze trzymała pierwszego mego sposobu malowania. Przekonałam się teraz, że mój dresdeński profesor dobrze mi radził i postanowiłam zaprzestać brania lekcji u Lessera, wkrótce też to uczyniłam. Następnie odwiedził nas jeszcze jeden artysta malarz, który niedawno był z Włoch powrócił. Ten powtórzył zupełnie zdanie Suchodolskiego o moich robotach, oddając im wiele pochwał, a zakończył propozycją, bym od niego rad zasięgać chciała, gdy jakąkolwiek nową rozpoczynać będę robotę ale ja, zrażona niedawnym doświadczeniem, nie skorzystałam z tego przyjaznego oświadczenia. Tak więc zaledwie popróbowałam szukać pomocy w kształceniu się, musiałam dobrowolnie wrócić na trudniejszą drogę. Pracować dalej o własnych tylko siłach. I znów na chwilę odeszła mię odwaga, zdało mi się, że daremne będą moje usiłowania, że nigdy nie dojdę do malowania obrazów treści narodowo-symbolicznej, bo tak sobie marzyłam o przyszłości mojej artystycznej od chwili, gdy w tym zawodzie służyć postanowiłam sprawie narodowej. To moje powtórne zniechęcenie zwalczone tym razem zostało wpływem zewnętrznym. Przez zaznajomienie się moje z trzema artystami pierwszego rzędu w Warszawie, a po części też przez roboty moje tu i ówdzie widziane, zaczęto po Warszawie mówić cokolwiek o moim talencie. Zdarzyło się nawet, że zgłaszano się do nas, by żądać malowania portretów. Te okoliczności stały mi się bodźcem do wytrwania w przedsięwzięciu. Jednak dodać muszę, żeby najmniej stąd we mnie pycha nie powstała. Owszem, uczułam odtąd jakby pewną odpowiedzialność na mnie ciążącą. Zrozumiałam, że poczynając dla ogółu, muszę zyskać uznanie u ogółu. A czułam też, jak mało umiałam jeszcze i jak mi trudno będzie postępować dalej. Roboty żadnej nie podjęłam się. Mama nie wiedziała nic o moim postanowieniu oddania się sztuce, a że położenie nasze majątkowe, po kilku spadkach odebranych, zapewniało nam utrzymanie bardzo przyzwoite, nie myślała mama o żadnym dla córek swoich zawodzie. Nie chciała więc, bym z talentu mego inaczej jak dla własnego wykształcenia korzystała. Co do mnie wyznać muszę, iż pomimo dążeń moich artystycznych ani pomyślałam, by kiedykolwiek sprzedawać moje obrazy. Przeciwnie, wstręt miałam do tego zdało mi się to poniżeniem sztuki i czucia artysty, by za pracę z tak świętego idącą źródła odbierać zapłatę. I mimowolnie utworzyłam sobie jakieś odrębne stanowisko w świecie. Odtąd z usilnością pracować zaczęłam. Chcąc od portretów przejść do malowania całych postaci, poznałam, że prócz głowy nie potrafię wcale rysować. Wystarałam się o parę gipsów rąk i nóg. Jeden ze znajomych mi artystów, zobaczywszy te moje studia, powiedział mi, że to niedostateczne, że on mi pożyczy niektóre studia swoje z natury robione do kopiowania. Były to anatomie i rysunki nagich postaci. Pierwsze kopiowałam, ale drugie odłożyłam na bok, nie mogąc przemóc jakiegoś uczucia wstydu. Zwłaszcza gdy pomyślałam, że ten, który mi pożyczył owe rysunki, zechce widzieć moje kopie, więc niebawem zwróciłam mu jego studia. W ten sposób pracowałam dalej kilka miesięcy, malując dalej portrety coraz większe, to na przemian rysując z gipsu. Zaczęłam widoczne robić postępy. Zauważyłam to szczególniej, czując, iż większej nabierałam śmiałości w sposobie malowania. Już cieszyłam się tymi skutkami usilności mojej, już zaczęłam godzić się z życiem, gdy nowy, a okropny cios zagroził mi. Nieoceniona matka moja zaczęła chorować. Zrazu zdawało się, że to mało znacząca słabość, przynajmniej mama okazywała spokojność. Ta niezrównana matka chciała, póki mogła, dzieciom swoim oszczędzić niepokoju. Ale gdy cierpienia wracały coraz częściej i coraz dłużej trwały, musiała rozpocząć kurację. Wkrótce potem położyła się do łóżka, by z niego więcej nie wstać. Choroba drogiej matki mojej trwała rok przeszło. Ten przeciąg czasu, najokropniejszą dotąd dla mnie w życiu jest epoką. Patrząc na cierpienia matki, chociaż znosiła je z cierpliwością męczennicy, widząc ją niknącą w oczach moich, gdy nie mogłam ulgi jej przynieść, zaznałam co to rozpacz. Były chwile, że złożyczyłam temu, co stworzył świat i mnie dał życie. Na nowo i więcej, niżeli przedtem wzgardziłam wszelkimi objawami życia czynu. Biedna, niezrównana matka moja, pomimo swoich cierpień, baczne miała oko na wszystko, co się jej dzieci tyczyło. Zwłaszcza też na mnie uwagę zwracała, znała już usposobienie moje umysłowe. Raz, w jednej z rzadkich chwil ulgi, zawołała mnie do siebie i zaczęła badać mnie, mówiąc, że znów dostrzega nową we mnie zmianę, że uważa, iż zaniedbuje zwykłe moje zatrudnienie, nawet malarstwo zdaje się już mnie nie zajmować. Na to ja niebacznie odpowiedziałam z goryczą, jaka wtedy moją duszę przepełniała. I na cóż to wszystko się przyda, rzekłam, wszystko na świecie jest komedią. Wtedy biedna matka w jakimś gorączkowym uniesieniu za tę odpowiedź uderzyła mnie. O mamo, wykrzyknęłam, i ty się ze mną tak obchodzisz, a mnie już życie nie miłe”. I wyszłam z jej pokoju. Po krótkiej chwili nieszczęsna matka zwlokła się z łóżka. Przyszła do mnie, gdzie malowałam jedynie ze zwyczaju. Tutaj miałyśmy rozmowę długą, a bolesną. Matka droga zrazu starała się przelać we mnie jakąś nadzieję szczęścia w przyszłości. Szczęścia, gdy czuła dobrze, iż mię nie za długo sierotą zostawi. Gdy jednak dostrzegła, że ułudne obrazy żadnego na mnie wrażenia nie robią, zmieniła mowę. Zaczęła mi przekładać, ostrzegać mię, na jak niebezpiecznej drodze znajduję się. Że takie usposobienie może mię do wariacji doprowadzić. A w końcu ze łzami żądała ode mnie obietnicy, że pracować będę nad sobą, walczyć z tym zniechęceniem do życia. Żądała tego jako dowodu miłości mojej dla niej. Radziła mi szukać rozerwania myśli w ciągłym zajęciu. Ja również łzami oblana, ściskając tę drogą matkę, przyrzekła jej usłuchać. A głównie rozrywać się i zagłuszać, pracując usilnie nad malowaniem. Powiedziałam jej też wtedy o moim zamiarze oddania się całkiem sztuce i że nie mogąc tutaj dostatecznie się wykształcić, chciałabym pojechać za granicę. I ty byś sama pojechała, moje dziecię? Zapytała matka z wyrazem cierpienia. O nie, zawołałam. Ja z tobą, mamo, pojadę. Na to uśmiechnęła się boleśnie i odrzekła. Tymczasem pracuj, moja Zosiu, i pamiętaj o danym mi dzisiaj przyrzeczeniu. Pamiętaj o niem na zawsze. Była to pierwsza i ostatnia tego rodzaju rozmowa moja z matką, lecz zostawiła głębokie ślady w duszy mojej i stała mi się w przyszłości tarczą przeciw nieszczęśliwemu memu usposobieniu ducha. Odtąd pracować na nowo zaczęłam, a przed mamą starałam się okazywać spokojności i swobodę. Jakie wówczas było moje usposobienie, najlepiej wykażę, przepisując tutaj wyjątek z owego dawniejszego mego dziennika, niszcząc go, zostawiłam tylko te kilka kartek przez cześć dla imienia matki, które tam głównie wspominam. Oto co naówczas pisałam. Warszawa, 6 października 1847 roku. I znów zajrzałam do moich szpargałów znów odczytałam ten zbiór myśli moich i chcę im na nowo dać bieg wolny ale nie wrócę się już do przeszłości jeżeli miłe przedstawi mi wspomnienia jakżeby sprzeczne były z teraźniejszością jeżeli zaś przykre na cóż je wywoływać a tym samym dodawać nowe smutki do tylu doznawanych skąd mi się wzięło teraz po długiej przerwie wrócić do tego pisania nie wiem sama co mnie do tego skłoniło cóż samotność tak jest, luba nieoceniona samotność, gdyż mię czyni swobodną. Dopiero tutaj, mając oddzielny, własny kątek, mogę myśleć i zajmować się, jak chcę i kiedy chcę. Nie ścigają mnie już tutaj badawcze, chociaż życzliwe spojrzenia. Jakże mi na teraz mało do szczęścia potrzeba. Własny kątek, papier i pióro lub ołówek ażebym na przemian to pisać, to studia moje rysować mogła. Lecz cóż ja o szczęściu mówię, ja, co w nie nie wierzę. Jest to chyba wrodzone człowiekowi marzyć o szczęściu i mimowolnie mówić o nim jako o istniejącym na ziemi chociaż nadto jawne że tak nie jest bo coż człowiek przez szczęście rozumie ja myślę że każdy rozsądny szczęściem ziemskim nazywa to jakieś uczucie zadowolenia i spokojności którego tak mało ludzi i to krótko doznaje ja więc mogłabym się teraz za szczęśliwą uważać osiągnęłam cel upragniony mogę pracować nad rozwijaniem mojej zdolności do malarstwa rozpoczęłam niby życie artystowskie co było jedynym moim życzeniem ale czyż wraz z tym zadowoleniem osiągnęłam spokojność o jakże daleko od tego kiedy mama chora nawet nie wiedzieć czy już wyszła z niebezpieczeństwa było to chyba co ludzie nazywają i przeczuciem kiedy wracając z zagranicy na wyjeździe do Warszawy jakieś smutne uczucie mię ogarnęło i dopiero przy powitaniach z pierwszą z drogich mi osób we łzach się rozpłynęło bo w istocie odkąd tutaj z powrotem jesteśmy coraz to nowych doznajemy udręczeń kiedyż się skończą nasze nieszczęścia kiedyż ujrzymy mamę zdrową i spokojną może to i wkrótce nastąpi trzeba się przynajmniej łudzić tą nadzieją a wtedy już nie mam matki już straciłam co miałam najdroższego na świecie i cóż za przyszłość mogę sobie obiecywać oto smutną bez celu pielgrzymkę zawód artystowski chociażby mi się powiódł to któż podzieli ze mną to zadowolenie kogóż mój los obejdzie nie nikt równie szczerzy jak ta droga matka nie ucieszy się moją radością i nie zasmuci moim smutkiem Będę żyć tylko jej wspomnieniem, a chociaż tak nieprzejrzana dzieli nas zasłona, chcę wierzyć, że ona mię widzi, że jej duch opiekuńczy nade mną czuwa. Przyjmij, kochana, nieoceniona matko, to wylanie moich uczuć. Ty widzisz, że jest szczere i że nie ma w dniu jednej chwili, ażebym w myśli nie błogosławiła Twojej pamięci. Pókiś żyła, byłaś dla mnie matką, przyjaciółką, wszystkim, co na ziemi najdroższego mieć można. Teraz jesteś moją świętą, bogiem moim. Chcę tak żyć przez twoje wspomnienie, ażeby życie moje dziękczynną do ciebie stanowiło modlitwę. Jakąż to dla mnie pociechą, że mrysy kochanej mamy na płótno przeniosła i to jeszcze wtedy, gdy życiem i zdrowiem jaśniały. Ten jej portret jest i będzie zawsze prawdziwym dla mnie skarbem, Nieraz, gdy przeciwności mojemu zawodowi właściwe, przedsięwzięcie moje osłabiać poczną, dosyć mi będzie spojrzeć na tę twarz pełną łagodnej powagi, ażeby z podwojonym zapałem wrócić do pracy. Teraz zacznę od wykończenia tego nieocenionego portretu i pewna jestem, że to będzie szczęśliwy początek do moich dalszych robót. Dopiero trzy tygodnie upłynęło od śmierci kochanej mamy. Jakże mi się ten czas długim wydaje. Są chwile, że mi życie moje ciężarem. Co by ludzie starsi powiedzieli, gdyby usłyszeli mię tak mówiącą? Nazwaliby to przesadą, a przynajmniej egzaltacją, bo w istocie wszak każdy przez taką przechodzi kolej. Nie ja pierwsza i nie ja ostatnia tracę matkę, ale takich matek niewiele. Lecz nie będę się dłużej zatrzymywać przy roztrząsaniu uczuć moich. Do niczego mię to na teraz nie doprowadzi. Ani pamięci drogiej matki tym nie uświęcę. Czynem to nie słowami potrafię zawdzięczyć jej to, co dla mnie uczyniła i wycierpiała. Chcę pracować, chcę, o ile mi sił starczy, daleko doprowadzić wrodzoną mi zdolność, ale niedostateczne tutaj dla mnie pole. Pójdę go szukać gdzie indziej. Tam żyć będę dla pracy, którą poświęcam jako hołd wdzięczności niezrównanej matce. Te ostatnie trzy lata nieszczęść i wszelkich udręczeń pełne nauczyły mnie wątpić o wszystkim. Zrobiły one zupełne przeobrażenie w moim umyśle. Miewałam ja wprawdzie i dawniej chwile wątpliwości, ale były to tylko rzadkie błyskawice, zapowiadające bardzo jeszcze oddaloną burzę. Śmierć wujów najprzód sprowadziła mi myśli, jakie ludzie chrześcijańscy nazwaliby bezbożnymi. Pytałam siebie samej, dlaczego biedny wuj benedykt w męczeńskich umierał cierpieniach, kiedy życie tak przykładne, prawie cnotliwe prowadził, albo dlaczego wuj jan zakończył życie wtedy, kiedy nie dla własnego szczęścia, ale dla dobra innych żyć był powinien te myśli to pierwsze moje kroki na drodze zwątpienia. Tutaj, jak i we wszystkim, najtrudniejszy początek. Na tejże drodze postępując zaszłam tak daleko, że teraz już się cofnąć nie mogę. Znajduję się więc jakby na rozstajnych drogach i chyba nadzwyczajny jaki wypadek wskaże mi, którą z tych dróg obrać mam. Ale otóż znów rozumuję, znów nad sobą samą robię spostrzeżenia. Jakże człowiek tym swoim ja zajmować się lubi? Muszę do innych przedmiotów, na przykład do obcych ja, zwrócić moją uwagę. Będzie to na teraz korzystniej dla mnie a czasem pewnie i rozerwie, kiedy przeciwnie uwagi nad sobą zawsze smutek mi sprawiają. Na sam przód staje mi na myśli, jak sprzeczne wrażenia wywierają jednakie nieszczęścia na umysłach ludzi. Z jednych robią niedowiarków, a innych naprowadzają na drogę wygórowanej pobożności. Jak to ma miejsce u poczciwego wuja nie pojmuję, jak człowiek spoglądający na życie z wyższego stanowiska może w późniejszym już wieku przywiązywać się do form, kiedy przez tyle lat żył bez wypełniania tychże, a pomimo to niezliczonych zjednał sobie przyjaciół swoimi dobrodziejstwy. Czyż to życie spędzone dla dobra innych, nie powinno dać przekonania, że jego postępowanie było bez zarzutu? A wój, teraz, patrząc na cierpienia drogiej nam zmarłej, udał się do wypisanych modlitw, jakby jedno jego ciche westchnienie do stwórcy nie więcej znaczyło od całej książki. Jednakże niektóre z tych nabożeństw podobają się czasem i niedowiarkom, na przykład pasyje u fary naszej. Jakże to duszę podnosi podobne nabożeństwo. Zda się, że człowiek korząc się przed stwórcą swoim, sam się wyższym staje. I tak jest w istocie, bo czyż to nie pociechą, nawet potrzebą dla umysłów wznieślejszych, to przekonanie, że dusza nasza stanowi cząstkę nieśmiertelnej istności. Biada temu, co na zawsze tę wiarę utracił, lecz niech wejdzie ów nieszczęśliwy do przybytku Bożego, do jakiej starej świątyni, niech w oddalonej kaplicy zastanowi się i słucha. Wkoło ogarnie go cisza i spokój świątyni. Powoli ten błogi pokój ta cisza uroczysta wnikną do duszy jego i ukoją burzę ziemskich uczuć lub próżnię wypełnią rzewną tęsknotą za nieziemskim istnieniem. Wtem odzywają się organy, zrazu ciche ich dźwięki, zaledwie dosłyszane w dali, ale coraz nabierają mocy i wzrastają w siłę, aż na koniec tysiące głosów modlących się łączą swoje pienia i napełniają świątynię jednym hymnem – Wtedy niedowiarek mimowolnie schyli czoło i niewysłowioną swoją modlitwę wraz z wiernymi słowami wzniesie do stwórcy. Ustęp ten z ówczesnego mojego dziennika wiernie maluje ówczesne moje moralne usposobienie. Ze zbolałym sercem i myślą zmęczoną pragnęłam i postanowiłam szukać jedynie ulgi w pracy artystycznej. Nie powodowało mną już teraz uczucie patriotyczne ani miłość sztuki. Zachwiana w wierze, pozbawiona jedynej istoty ukochanej przeze mnie na ziemi, nie myślałam o żadnym celu życia dla siebie. Nie używania pragnęłam, ale spoczynku, zagojenia, a raczej odrętwienia ran duszy i serca. Koniec rozdziału szesnastego. Czytał Piotr Nater. Tadeusz Bojżeleński, Brązownicy Rozdział siedemnasty Pamiętnik Zofii Szymanowskiej Część czwarta A byłam wtedy w pełni młodości i życia. Zaledwie lat dwadzieścia skończyłam. Postanowienie moje wyjechania za granicę objawiłam wujowi, opiekunowi memu od śmierci matki. Wuj, pomimo ojcowskiego dla mnie przywiązania, pomimo zamiłowania swego dla malarstwa, najprzeciwniejszy był przedsięwzięciu mojemu. Dalsi i bliżsi krewni i znajomi również ganili to postanowienie. Zamiłowanie moje do sztuki nikogo nie przekonywało o potrzebie dla mnie kształcenia się za granicą. Wiedziano, że stosunki majątkowe zapewniały mi materialne położenie w świecie bardzo swobodne, więc nie wierzono, bym pracować chciała bez konieczności. U nas niestety nie pojmują dążeń czysto artystycznych. Ogół uważa artystę jakby oddzielny rodzaj rzemieślnika lub też gdy ktoś posiadając majątek poświęca się sztuce, jest uważany za jakąś anomalię, za indywiduum wyjątkowe, wyegzaltowane. Taki wyrok padł na mnie. Nie dbałam nigdy o sąd ludzki, może aż nazbyt lekceważyłam zdanie ogółu, bo chociaż nie miałam sobie nigdy nic do wyrzucenia, nie wolno przecież gardzić bezwarunkowo głosem powszechnym a ja z uczuciem dumy odrzucałam wszelkie przedstawienia robione mi przez życzliwe, chociaż dalsze osoby. Tylko zdania wuja słuchałam z uszanowaniem, ale bynajmniej nie słabnąc w postanowieniu. Wuj, jak czuły ojciec, usiłował przekonać mnie o trudnościach tego mojego przedsięwzięcia. On wychodził nie z tego, co ogół stanowiska. Miał na uwadze młodość moją, niedoświadczenie. Przedstawiał mi przykrości, na jakie narazić się mogę, żyjąc oddalona od rodziny w obcym kraju, pośród obcych ludzi. Ja przyznałam, iż będzie położenie zrazu trudne może, ale miałam przekonanie, iż sobie dam radę. Zresztą, powziąwszy zamiar wyjechania za granicę, umyśliłam jechać tylko do Drezna, tam nie byłam już zupełnie obcą. W Dreźnie zamieszkiwało stale kilka rodzin polskich, z którymi mama przyjaźniła się była, gdy z nami tam dla nauk bawiła. Zaznajomiła się też mama była z jedną rodziną niemiecką. Ja do tej jako niemieckiej nie miałam szczególnej sympatii, ale że mama uważała tych ludzi za przyzwoitych i zacnych, umyśliłam zawiązać z nimi na nowo stosunek przyjacielski. Gdy więc, po ostatecznej ze mną rozmowie, wuj zapowiedział mi, co do zamierzonego przeze mnie wyjazdu, on w niczym dopomagać mi nie będzie, postanowiłam sama zająć się koniecznymi przygotowaniami. Nie była to rzecz łatwa wyjazd z Polski za granicę, zwłaszcza w owej chwili, rok 1848. Było to w początkach ruchów rewolucyjnych w Europie całej. Dla uzyskania paszportów potrzeba było wielkich starań i mało osób uzyskiwało pozwolenie wyjazdu. Jedyna droga dla takich, co jak ja nie mieli poparcia u wyższych urzędników, było przedstawienie osobiście prośby swojej księciu namiestnikowi Paszkiewiczowi na publicznej audiencji. Nie bez walki wewnętrznej postanowiłam użyć tej drogi. Jedna ze znajomych moich towarzyszyła mi do zamku, ale przed księcia prowadzono tylko osoby podające prośby, więc znalazłam się sama wobec tego moskiewskiego namiestnika, otoczonego kilkoma urzędnikami. Była to chwila ciężka dla mnie zapomniałam prawie o celu przybycia mego tam, tylko opanowało mię uczucie żalu na widok tej władzy obcej, a tyrańskiej, rezydującej w zamku ostatnich królów polskich szczęściem prośby podawane na piśmie przez osoby przypuszczone na audiencję czytane bywają przez jednego z obecnych tam urzędników miałam więc czas opamiętać się stary książę za wejściem moim wstał z krzesła i postąpił ku mnie słuchając czytanej prośby patrzał na mnie bystro zrazu ale ku końcowi zaczął się jakoś nieznacznie uśmiechać i skinąwszy głową coś tam po rosyjsku mruknął i wrócił na miejsce ja byłam tak dalece odzyskała spokojną myśl, że zwróciłam się do urzędnika z zapytaniem, co książę powiedział, bo ja po rosyjsku nie rozumiem. Urzędnik z widocznym niepokojem na taką z mej strony niezręczność szepnął mi, iż uzyskam czego żądam i podał mi rękę do wyjścia. W kilkanaście dni po tej audiencji otrzymałam paszport. Wuj mocno się zdziwił tak rychłym i pomyślnym skutkiem mojego kroku zasmucił się tym biedny, bo miał nadzieję, że trudności osłabią postanowienie moje i zmuszą odstąpić od zamiarów. Ani się domyślał, że ja miałam już w głowie plan ułożony na wypadek, gdyby mi paszportu odmówiono. Umyśliłam ja pojechać do znajomych mieszkających we wsi swojej nad granicą pruską, a stamtąd, przebywszy granicę, dostać się do Drezna bogu dzięki nie potrzebowałam użyć tego ostatecznego środka który byłby do usprawiedliwienia ale dla ważniejszych aniżeli moje celów tak więc jak już powiedziałam otrzymałam paszport pozostawały tylko niektóre drobne urządzenia co do funduszów moich porobić drogi wuj widząc że daremne byłyby dalsze przedstawienia po ojcowsku zajął się ułatwieniem mi tych ostatnich przed drogą zachodów Skoro ujrzałam się panią mej woli i czynów, doznałam dziwnego jakiegoś uczucia, ale nie było to uczucie radości przeciwnie jakiś niepokój opanował mię, zaczęłam ją dręczyć niepewność, czy dobrze używam woli i niezależności mojej rzucając kraj i rodzinę, tą myślą przejęta roztrząsałam własne uczucia, zastanawiałam się nad położeniem moim nad obowiązkami względem rodziny i siebie samej. Była to walka wewnętrzna tym cięższa że nikogo nie miałam koło siebie co by wzbudzał moje zaufanie i potrafił dać mi radę bezstronną więc odwoływałam się tylko do własnego sumienia i zawsze znajdowałam odpowiedź jedną tutaj pośród rodziny nie byłam nikomu potrzebną bratu jednemu mogłam być użyteczną ale czy w kraju czy o kilkadziesiąt mil bawiąc zarówno mogłam dopomagać mu bo szło tylko o doradzanie mu o napominanie czego często potrzebował, a przyjmował tylko ode mnie. A że on, dla nauki agronomicznej, musiał ciągle po kraju jeździć, mogłam jedynie listownie z nim w stosunkach pozostawać. Zatem większa cośkolwiek odległość, nie stanowiła w tym różnicy. Co do siostry, ta, kochając mnie jak była ode mnie kochaną, życzyła mi ziszczenia zamiarów, bo wiedziała, iż to dążenie od dawna objawiało się było u mnie, że oddając się sztuce jedynie znajdę pokój duszy. Ja też o nią byłam spokojną miała w wuju drugiego ojca mieszkać miała przy nim wraz z ciotką najmłodszą siostrą z rodzeństwa matki naszej tak pod każdym względem najspokojniejsza o nią byłam gdy więc obowiązków tutaj żadnych nie rzucałam cóż mię zatrzymywać mogło tak odpowiadałam sobie samej a jednak im bliżej było wyjazdu tym większy czułam niepokój w nocy nawet dręczyły mnie myśli zawsze takie same Wtedy pośród snu często przerywanego szukałam światła w modlitwie. Raz więcej aniżeli zwykle przygnębiona niepewnością, wywołałam pamięć matki. wezwałam mnie jako ducha jej, by ją oświecił, umocnił. Z tym bolesnym uczuciem zasnęłam, a raczej wpadłam w jakiś stan półsnu, marzenia. Ujrzałam nagle u nóg, przy łóżku, postać matki mojej w bieli stojącą, z twarzą wybladłą, z rękami na piersiach w krzyż złożonymi. Patrzała na mnie z wyrazem cierpienia. Ja, przejęta tym widokiem, chcę wstać, by ku matce się zbliżyć, ale niemoc jakaś opanowała mię, Nie mogąc ruszyć się, zapytuję, — Jakże ci jest, mamo? Na to ona, — Cierpię, bardzo cierpię. — A czemuż stoisz, mamo droga? Tutaj powtórnie wstać usiłuję, ale daremnie i nawet głos mi w piersiach zamiera i łzy cisną się do oczu, a płakać nie mogę. Wtedy postać matki zwolna posuwa się ku mnie, staje chwilę nade mną i rękę białą, a wychudłą kładzie na piersiach moich. Uczułam ciężar i zimno tej ręki i przebudziłam się, głośno łkając. Resztę nocy przepłakałam, a z rankiem wstałam dziwnie umocniona w postanowieniu wyjazdu. Zapomniałam nadmienić, że dla spokojności rodziny mojej, więcej niż dla własnej, byłam pisała do Drezna, do trzech zaznajomych mi tam osób, i to przed rozpoczęciem starań o paszport. Pisałam przez okazję pewną, żądając objaśnień co do ruchów rewolucyjnych za granicą. Do nas w kraju dochodziły o tym wieści mętne, często sprzeczne, szło więc o prawdziwe w tym względzie objaśnienia, by wiedzieć, czy podróżując sama jedna, nie narażę się na przykrości, a czasem i niebezpieczeństwa grożące w czasach wojen domowych. Bo tego lękał się dla mnie wuj, a z nim reszta rodziny. Odebrałam, również przez dobrą okazję, odpowiedź na te listy moje. To, co mi odpisano, uspokoiło do pewnego stopnia troskliwych o mnie. Mianowicie list od córki z owej niemieckiej rodziny był zaspokajający, a co więcej, nad moje spodziewanie serdeczny. Ofiarowali mi, bym do nich wprost zajechała za przybyciem do Drezna. Wywołali z uczuciem pamięć matki mojej, słowem obowiązali mię tak dalece, iż bez wahania się postanowiłam przyjąć tę grzeczność, w której widziałam dowód życzliwości. Wyjechałam z Warszawy niezwłocznie, chociaż to było w grudniu, pora nie najlepsza do podróży, ale obawiałam się jakich nieprzewidzianych przeszkód, dlatego nie chciałam zwlekać. Wuj i siostra moja odwieźli mnie do granicy, zatrzymaliśmy się w Częstochowie, by na tym świętym miejscu pomodlić się razem przed rozstaniem się. Gdy przybyliśmy do granicy i trzeba było ostatecznie nazajutrz rano rozłączyć się, wuj kochany na nowo się o mnie zatrwożył. Było jeszcze dwa dni drogi do Drezna i czekał mię w drodze nocleg. Pomyślał wtedy kochany wuj o jakiejś przyzwoitej towarzyszce podróży dla mnie. Zdarzyło się, iż jeden z wyższych urzędników przy granicy, znający wuja, ułatwił mi to. Miał on do dzieci swoich guwernantkę, Niemkę z Wrocławia. Ta najchętniej przyjęła propozycję, by na mój koszt, rozumie się, pojechać do Wrocławia, a przenocowawszy tam ze mną, wrócić na granicę. Odebrawszy ten nowy dowód ojcowskiej o mnie troskliwości wuja, rozstałam się z nim i siostrą i wyruszyłam w szeroki świat. Pomimo serdecznego rozstania się z rodziną, doznałam wkrótce dziwnie błogiego uczucia. Było to uczucie swobody, tak pożądanej dla mnie, a im więcej oddalałam się od granic Polski, obstawionych moskiewską strażą, tem wolniejszą się czułam, tem swobodniej, głębiej oddychałam. Moja towarzyszka podróży, jakaś miła i dobra osoba, umyśliła wynaleźć mi w swoim zastępstwie jakąś kobietę, która by, jadąc do Drezna, chciała jednocześnie ze mną odbyć tę podróż. Dziwnym wydarzeniem znalazłam tę drugą towarzyszkę, nie dojechawszy jeszcze do Wrocławia. Była to jakaś niemka, która w jednym z nami, będąc wagonie, posłyszała naszą w tym przedmiocie rozmowę. Sama ofiarowała mi tę przysługę, a ja przyjęłam ją z wdzięcznością. Tak więc po paru dniach najpomyślniejszej podróży stanęłam w dreźnie. Za przybyciem proste z kolei żelaznej zajechałam do pani T, owej niemki, od której tak serdeczny list byłam odebrała. Przyjęła ją ona ze wszystkimi oznakami najżywszego współczucia. Ze łzami w oczach tuliła mnie do piersi, gdy na wstępie do jej domu rozpłakałam się, przypomniawszy pobyt pierwszy mój w dreźnie i obecne sieroctwo moje. Córka pani T, osoba wykształcona i rozumna, chociaż jakaś sztywna i zimna wydała mi się dawniej, teraz równie jak matka serdecznie przywitała mię. Ujęły mię te kobiety takim przyjęciem, więc niebawem po pierwszych przywitaniach i chwilowym bytchnieniu, pomyślałam o rozmówieniu się co do zamieszkania przy pani T. Była to wdowa bez majątku, a z sześciorgiem dzieci. Utrzymywała się z pensji od rządu wypłacanej jej jako wdowie po Fundusz ten bardzo był szczupły, pani Te jednak z tej pensji całą swoją rodzinę utrzymywała, jak to była jeszcze dawniej matce mojej powiedziała. A że pomimo małych środków dom, chociaż skromnie, ale z wielkim porządkiem i przyzwoitością był prowadzony, matka moja przypisywała to zabiegom poczciwej wdowy i matki i głównie na tym opierała szacunek swój dla pani Te. Ja, znając położenie tej rodziny, ani na chwilę nie myślałam korzystać materialnie z ich gościnności. Zresztą w każdym razie nie byłabym tego uczyniła względem nikogo. Mając dostateczny fundusz na własne utrzymanie byłabym nadużywała dobroci drugich, przyjmując na czas nieograniczony gościnność, też nieograniczoną. Na moje zapytanie w tym względzie pani T odpowiedziała jako na kwestię prostą. Mieszkanie jej dosyć było obszerne, by można odłączyć jeden pokój dla mnie było to zresztą jak mówiła rzeczą zwyczajną u niej odnajmować jeden albo dwa pokoje gdy się zdarzała jakaś przyzwoita lokatorka a nie tylko pani te dawała mieszkanie ale i jedzenie i opał słowem całe utrzymanie mnie takie urządzenie właśnie bardzo w myśl trafiało zapytałam o cenę Pani te powiedziała swoją, jak mówiła, zwykłą cenę, a że ta zdała mi się bardzo umiarkowaną, przestałam od razu najchętniej i to bez żadnych na piśmie ani ustnych innych układów, tylko zobowiązując się płacić miesięcznie. Rozpisałam się o tych drobiazgach dla skrócenia następnie, o ile możności opowiadania co do dalszych moich z panią te stosunków. Po rozmówieniu się z nią, od razu rozgościłam się w pokoju, który mi został dany z dwóch do wyboru. Mały to był pokoik ale z ładnym widokiem skromnie ale czysto umeblowany niczego ja więcej nie wymagałam a mając wkoło siebie życzliwych i dobrych jak mnie małam ludzi bardzo się czułam zadowolona po kilku dniach udałam się nie tracąc czasu do mego dawniejszego profesora malarstwa on i żona jego która mię tylko z opowiadania męża znała przyjęli mię jak najżyczliwiej na żądanie moje dawania mi lekcji. Pan Erhard odpowiedział, że obecnie nie może podjąć się dawania takowych na mieście, gdyż mu zbyt mało czasu zostawiają lekcje w Akademii Malarskiej. Ale że właśnie zamierza urządzić pracownię w domu swoim tak, ażeby się znalazło miejsce na parę lub i więcej uczennic. Że jednak to urządzenie wymagało pewnego czasu, oświadczył, iż na teraz przychodzić będzie do mnie dawać lekcje, byleby nie nazbyt daleko mieszkała. Było jednak zupełnie przeciwnie, bo mieszkałam na drugim krańcu miasta, co posłyszawszy, pan Erhard powiedział, że jest nieprawdopodobieństwem dla niego chodzić tak daleko. Nie było dla mnie innego sposobu, nie chcąc tracić czasu, jak nająć w bliskości pana E. pokój na tymczasową dla siebie pracownię, co też uczyniłam i niebawem rozpoczęłam naukę. Drezno jest miasto niewielkie, ale ma rozległe przedmieścia. Ja mieszkałam na tak zwanym Neustadt za rzeką, Codziennie przez most tam i na powrót chodzenie byłoby w lecie przyjemnym spacerem, ale w zimie nie tylko przyjemnością nie było, ale często wielką przykrością. Wichry, zamiecie śniegu, nieraz mię tam do kości przejmowały. Ja przecież nie opuszczałam moich naukowych wędrówek, a ufna w zachwiane dotąd zdrowie moje, ani zważałam na uwagi niektórych znajomych, bym mieszkanie zmieniła. Między innymi profesor mój bardzo mi to doradzał, mówiąc, iż prędzej czy później uczuję skutki tych spacerów zimowych przez rzekę, że wielu stąd nabywa reumatyzmów lub febry, pomimo to ja swoim trybem dalej żyłam, a nie tylko przez ufność w zdrowie moje, ale że na zapytanie moje w tym względzie, zrobione okolicznie, bez wymienienia nikogo, pani te odpowiedziała, iż to są czyste uprzedzenia, że ona z dziećmi od lat tutaj mieszka, przez most zimą i latem często chodzi i nigdy oni wszyscy tak zdrowi, jak przez ten czas nie byli. To zapewnienie pani te utwierdziło mnie w moim przekonaniu, bo ufałam jej szczerości i życzliwości dla mnie. Po paru miesiącach ni stąd, ni zowąd zaczęłam się czuć jakaś niezdrowa. Wkrótce dostałam febry wtedy pomyślałam że słusznie mię ostrzegano ale pani t jakby odgadując myśl moją odezwała się przy wezwanym doktorze iż ja nazbyt pracuję że się wysilam dla nauki na co doktor odpowiedział że to bardzo mogło przyczynić się do rozwinięcia febry której zarody jednak już od kilku miesięcy istnieć musiały i tak pani t poparła zdanie doktora wmówiła we mnie ten głównie a nie inny powód mojej słabości Koniec końców doktor wzbronił mi wychodzić, a mianowicie za rzekę, póki wiosna się nie ustali. Tym sposobem straciłam parę miesięcy czasu. Pracowałam wprawdzie w domu, ale ta praca bez pomocy profesora naówczas jeszcze nie na wiele się przydała. Znajomi moi drezdeńscy, to jest parę rodzin polskich, odwiedzali mię przez czas słabości. Wszyscy wtedy szczególnie i chórem powtórzyli dawniejsze rady. Co więcej, rozpytawszy się mnie, jak i kiedy poznałam panią tę, Zaczęli ostrzegać, bym się miała na baczności, że o tej rodzinie rozmaicie na mieście mówią, że mianowicie córka najstarsza zwracała lat temu parę niekorzystnie na siebie uwagę. Ja na to odpowiedziałam, że się o niczym nagannem w rodzinie pani T. dotąd nie spostrzegłam. A mam w pani T. zaufanie, gdyż matka moja ceniła ją, co dla mnie jest najlepszą rękojmią. I dopiero wtedy zmieniłabym zdanie, gdybym się przekonała, że jest mylne. Odpowiedziałam, co czułam i myślałam: po mojemu to jest otwarcia stanowczo. Co widząc, znajomi moi nie nalegali więcej. Z wiosną wróciłam do poprzedniego trybu życia, chodziłam do pracowni, teraz już w domu profesora, który zdawał się coraz więcej ze mnie zadowolony. Kazał mi ciągle z natury malować głowy, a na żądanie moje, by uczyć się rysunku całych postaci, powiedział, że mię stopniowo do tego doprowadzi, dając naprzód rysować częściowo z gipsu. Dawał mi też czasem do rysowania studia draperii z natury i zaczął mówić o kompozycji. Ale ja szczerze mu powiedziałam, że się wcale nie spodziewam dojść kiedykolwiek do komponowania obrazów. Pan E. wtedy dodał mi odwagi. Wskazał, jakim sposobem do tego dojść najłatwiej. Że studiując naturę przez samopatrzenie, można obznajmić się z grą fizjognomii, z ruchami postaci, pięknością lub charakterystyką postawy oddzielnych postaci lub grup, z kilku indywiduów złożonych. Przy tym zalecił mi od czasu do czasu chodzić do tej pięknej dresdeńskiej galerii, wskazując mi obrazy, którym winnam się najwięcej przypatrywać. W ten sposób profesor mój prowadził moją naukę. Po trzech czy czterech miesiącach kazał mi malować studium z natury, skarpat w ubiorze góralskim. Musiałam kończyć od razu tak głowę, jak ręce i ubiór. Wielkość była oznaczona do jednej czwartej postaci człowieka. W trzy dni wywiązałam się z zadania z wielkim zadowoleniem profesora. Następnie, ośmielona tą pierwszą próbą, prosiłam, by mi dał malować grupę przynajmniej z paru osób złożoną i wielkości naturalnej, bo zawsze miałam popęd do większych w malowaniu rozmiarów. Między moimi znajomymi znajdowało się wtedy w Dreźnie parę młodych, bardzo ładnych dziewcząt były to siostry. Umyśliłam zrobić ich portret, obu na jednym płótnie profesor zezwolił ale że co do układu grupy i oświecenia jej nie miałam jeszcze i mieć nie mogłam wyobrażenia pan e wskazał pozę ustawił mi moje modele i kazał zrobić mi naprzód mały szkic rysowany ze światłem i cieniem na kolorowym papierze potem chciałbym zrobiła drugi szkic jeszcze mniejszy kolorami ale nie umiałam sobie z tym poradzić więc profesor sam w mojej obecności ten szkic zrobił podług mojego rysunku i powiedział, że odtąd powinnam już próbować i kompozycji, bo to tym sposobem tylko bez modeli komponują się obrazy. Nie zdało mi się to tak łatwym i nie pomyślałam rychło popróbować tego. Tymczasem wzięłam się do podmalowania podwójnego tego portretu, co mi się dosyć udało. Doszedłszy do tego stopnia w nauce malarskiej, byłam bardzo już rada z postępów moich. Nie znaczy to, iżby mi się zdawało było, że wielkich rzeczy dokazałam, albo że nabrałam przekonania o jakiejś świetnej dla siebie artystycznej przyszłości. Te myśli ani na chwilę nie obałamuciły mnie nigdy. Zadowolenie moje było prostym uczuciem ucznia, który cieszy się, że praca jego nie okazała się całkiem daremną. To życie, jakie teraz prowadziłam, zgodne z usposobieniem i upodobaniami moimi, było spełnieniem dawniejszych życzeń moich i całkiem mię zadowalało. Nie sięgałam myślą w przyszłość, a wspomnienie o niedawnej przeszłości, o tej epoce próby i cierpienia, usiłowałam zacierać we własnej pamięci. Każde przypomnienie strat poniesionych, nade wszystko myśl o śmierci matki, zawsze gnębiące, zniechęcające we mnie budziła uczucie, a tego uniknąć postanowiłam nie tylko dla chwilowego pokoju, ale dla dotrzymania przyrzeczenia danego matce drogiej, która żądała ode mnie, bym walczyła z temi uczuciami zwątpienia i szukała w pracy ucieczki przeciw sobie samej żyłam więc tak z dnia na dzień, bez troski, bo ją odpędzałam, bez żadnych życzeń, bo te, jakie jedyne od lat paru myśl moją zaprzątały, były spełnione. Pragnęłam była życia artystycznego, w spokojności i swobodzie, teraz byłam o ile możności spokojna i swobodna. W rodzinie te od razu postawiłam się na stopie niezależności. Zapowiedziałam otwarcie, że pragnę być w ich domu zupełnie odosobniona raz, że lubię samotności dla swobody. A potem, że mając uczyć się, pracować, postanowiłam unikać wszelkich nowych znajomości, bo te pociągają ze sobą stratę czasu. Słowem dałam do zrozumienia, iż się w niczym wiązać nie chcę, a pani te, zrozumiawszy powody moje, uznała ich słuszność i całkiem pozostawiła woli mojej, czy i o ile zechcę należeć nawet do jej domowego koła. Tym sposobem miałam najswobodniejsze stanowisko. Większą część dnia przepędzałam w pracowni, na obiad dopiero przychodziłam do domu, do wspólnego stołu. Po obiedzie wychodziłam już tylko dla spaceru, zabierając ze sobą którą z młodszych córek pani te wieczory spędzałam często razem z rodziną t najstarsza córka była jak już wspomniałam wykształcona nadto muzykalna to nas do siebie zbliżało chociaż pewne zimno i sztywność niemiecka panny t nie czyniły jej całkiem sympatyczną przecież ona równie jak matka a za niemi i cała rodzina okazywały wielką dla mnie życzliwość ja przez samą wdzięczność czułam pewną dla nich przychylność i jak potrafiłam starałam się im to okazywać Zdarzyło się na przykład, że pani te znalazła się w kłopocie pieniężnym, potrzebowała pewnej sumy od razu do wyłożenia, a nie miała żadnego zapasu pieniężnego. Mówiła o tem do starszej córki w mojej obecności. Ja, widząc ją bardzo zafrasowaną, nawet zmartwioną, oświadczyłam gotowość pożyczenia sumy potrzebnej, jeśliby ta moich środków nie przechodziła. Szło o 80 talarów. Mogłam tyle pożyczyć i pożyczyłam. Pani T przyjęła, nie tylko z wdzięcznością, ale z rozczuleniem i sama dała mi rewers na tę sumę pożyczoną, bez oznaczonego terminu. Takie było stanowisko moje w rodzinie T po kilku miesiącach pobytu w tym domu. Dotąd cały sposób życia, urządzenie domu pani T zupełnie były zgodne z moim sposobem życia i nawyknieniami. Rodzina ta dla szczupłych funduszów żyła w pewnym odosobnieniu. Mało kto tam bywał. Dnie schodziły w ciągłym zajęciu. Pani T około domu zatrudniała się wspólnie z najstarszą córką. Młodsze córki, a było ich trzy, na pensję chodziły. Wieczory spędzała zgromadzona rodzina, jeszcze zajmując się drobnymi ręcznymi robotami, tylko jedną godzinę zostawiając na wypoczynek, na rozrywkę przy pogadance. Był to istotnie miły i przykładny widok tej matki pośród czterech córek, zawsze czynnej, spokojnej a troskliwej. Mnie coraz więcej podobało się to życie przy nich, tylko żywioł niemiecki, który zawsze był mi jako Polce antypatyczny, a który mimo zalet rodziny te przebijał w ich sposobie widzenia rzeczy, ten żywioł był niezmiennie jakąś między mną a nimi przegrodą i nie dał mi zapomnieć, że się pośród obcych znajduję, co jednak nie przeszkadzałoby mi ceniła, jak na to w moim przekonaniu zasługi. Ten stan rzeczy w domu T po kilku miesiącach zmienił się w pewnym względzie. Przybył narzeczony panny T. Była mi ona, przedtem wspominała, że jest zaręczona i wspominała dosyć często o swoim narzeczonym z niemiecką marzącą czułością. Ślub, jak mówiła, odłożony był, póki pan W nie uzyska posady w swoim kraju, małym księstwie niemieckiem. Tymczasem przyjeżdża on niekiedy w odwiedziny i tak właśnie tym razem przyjechał dziwne a niemiłe jakieś wrażenie zrobił na mnie sposób zachowywania się względem siebie tych dwojga narzeczonych był to stosunek jakiś taki poufały że mi prawie wstyd było patrzeć na te objawy nadzwyczajnej czułości mianowicie ze strony panny t byłam ja już przedtem widziała innych narzeczonych a zachowywanie ich wcale temu nie było podobne to mnie raziło i przypominały mi się uwagi znajomych moich nad zachowywaniem się panny t w świecie ale skąd przypomniałam, co ogólnie znaną jest rzeczą, że u Niemców narzeczeni mają oddzielne jakieś i odbienne jak gdzie indziej stanowisko, więc nie potępiałam panny te. Ale nie mogąc nawyknąć do jej względem pana wu postępowania, unikałam, o ile się dało ich widoku. Dlatego coraz mniej i krócej przesiadywałam w ich gronie familijnym. Pani i panna te zauważyły to i zaczęły nade mną robić żartobliwe uwagi jako miał widok narzeczonych drażni i przepowiadać, że i na mnie przyjdzie kolej, pomimo dotychczasowej mojej obojętności i dumy. Pani tę następnie wspominać zaczęła o jednym ze swoich synów, miała ich dwóch, obu w wojsku po prowincjach. Ten syn, jak mówiła, był od dawniejszego widzenia mnie, zachował o mnie pamięć i właśnie miał teraz do Drezna przyjechać. Pewnie starał się będzie skruszyć twarde to serce. Ja przyjmowałam tę mowę za żart, chociaż niemiły. I żartobliwie też odpowiadałam. Wkrótce ów syn pani te istotnie przyjechał. Był to chłopiec zupełnie młody, może o rok lub dwa młodszy ode mnie. Zrazu zachowanie się jego względem mnie było obojętne, a nawet zimne, tak jak moje względem niego. Ale po pewnym czasie zmieniło się na obcowanie żartobliwo przyjacielskie, jednak zawsze przyzwoite. To, jakkolwiek bynajmniej nie było dla mnie ubliżającem, przecież nie podobało mi się, bo ja nigdy nie lubiłam względem siebie tonu poufałości ze strony obcych, mianowicie ze strony mężczyzn. Postarałam się zatem moim postępowaniem zwrócić młodego tę na pierwszą drogę. Wtedy on pomału zastosować się starał, a wkrótce nawet dziwnie jakoś spoważniał i zesmutniał. Matka jego nieznacznie i niby zawsze żartobliwie zaczęła mi robić wymówki ale ja to niedobrze przyjęłam, odpowiadając milczeniem i stroniąc coraz więcej od ich domowego koła. Zauważałam odtąd coraz głębszy smutek u młodego T. Żal mi się go zrobiło, bo pomyślałam, że kto wie, czy on nie powziął jakichś niepotrzebnych i nieuzasadnionych nadziei. Winę w tym przypisywałam pani T, której postępowanie z tego względu wcale mi się nie podobało. Odtąd stanowisko moje w tym domu zaczęło być mniej swobodne, i o ile można, odosobniałam się od rodziny T. Gdy po paru miesiącach zawsze widziałam młodego T jednakowym, to jest poważnym i smutnym, a matkę jego, jakąś zafrasowaną, umyśliłam położyć koniec temu jakiemuś poplątaniu. Przy pewnej odpowiedniej okoliczności zaczęłam mówić o zamiłowaniu moim do sztuki, a nade wszystko do życia swobodnego artystycznego, i wspomniałam, że gdyby mi cośkolwiek stanęło na drodze, nie już jako przeszkoda, ale tylko utrudnienie, mącenie mi tej drogiej swobody, rzuciłabym miejsce pobytu, tak jak porzuciłam kraj rodzinny, by znaleźć gdzie indziej pożądaną i niezbędną mi wolność i spokój. Ta mowa moja została widocznie zrozumiana. Pani T. przybrała na nowo dawną, jednostajną wesołość, a jej syn też starał się okazywać dobry humor, lecz łatwo było spostrzec w tym przymus, a po niejakim czasie zaczął słabować i bardzo się nagle zmieniać. Był on zapewne usposobiony do choroby piersiowej, ale w rodzinie Te słabość jego wielki smutek i przestrach sprawiła. Ja nie przypisując bynajmniej powodów tej chorobie innych nad fizyczne usposobienie, przecież z żalem dostrzegłam ślady i postępy choroby u młodego te. Matka jego, widząc mię tę poruszoną, prosiła mię jak o łaskę, bym od ich grona nie stroniła, że jej synowi nade wszystko potrzeba rozrywki, że rozmowa ze mną jest, jak on mówi, najmilszym dla niego lekarstwem. Niepodobna mi było odmówić takiego przynajmniej dowodu współczucia, zwłaszcza, że młody te był istotnie dobry i szlachetny chłopiec, o czym miałam była sposobność sądzić z rozmów i zdań jego, często sprzecznych z zasadami rodziny całej i z jego synowskiego i braterskiego postępowania względem matki i rodzeństwa. Pomału wróciłam na dawniejsze w domu te stanowisko, to jest częściej przebywałam z nimi, a gdy następnie dostrzegłam u nich wszystkich przywróconą swobodę i wesołość, ucieszyłam się tym szczerze, bo zdało mi się, że to nastąpiło w części za moją sprawą że przy tym ani te, ani syn jej bynajmniej nie okazywali powrotu do dawniejszych nadziei czy zamiarów względem mnie, odzyskałam i ja moją swobodę i z całą spokojnością prowadziłam dalej właściwy sobie tryb życia. W tym czasie przyjechał do Drezna brat mój, zrobił on mi prawdziwą niespodziankę swoim przybyciem wyjechawszy dla zdrowia do wód, zboczył umyślnie do Drezna, bez uprzedzenia mnie o swoim przybyciu. Wspomniałam ja wyżej o stosunku moim względem brata sympatyzowaliśmy bardzo ze sobą jednak często postępowanie jego martwiło mię i niepokoiło był on usposobienia chorobliwego fizycznie a stąd i moralnie cierpiał był niestały łatwo upadający na duchu nauki zaniedbywał chociaż miał wiele zdolności matka a następnie wuj jako opiekun wiele z nim mieli kłopotu znając jego dla mnie przywiązanie często używali mego nad nim wpływu dla jego dobra przed wyjazdem moim za granicę był on ostatecznie obrał sobie zawód postanowił gospodarować na wsi ale że był jeszcze zbyt młody by objąć własne już gospodarstwo przebywał czasowo u różnych znajomych po wsiach by się praktycznie gospodarki uczyć w chwili gdy przyjechał do Drezna ani mi przez myśl przeszło by on zmienił zamiary swoje jak go tak niespodziewanie zobaczyłam, doznałam obok radości jednocześnie jakiegoś przestrachu. Pomyślałam, że mu jakaś nowa fantazja do głowy przyszła i to mię mocno zmartwiło. Było w tym uczuciu zrazu nie tyle może troskliwości o brata, co egoistycznej troskliwości o siebie samą. Stanęło mi na myśli, że obecność brata może zamącić mój obecny spokój, swobodę i przeszkadzać nauce mojej. Ale w jednej chwili zbadawszy te brzydkie, samolubne uczucia, zawstydziłam się samej siebie i postanowiłam być, o ile zdołam, użyteczną bratu. On istotnie przyjechał z powziętym nagle zamiarem, umyślił też popróbować zawodu artystycznego. Miał on wielki talent muzyczny, był się od dzieciństwa uczył grać na skrzypcach, a podczas naszego z matką pobytu w Dreźnie brał lekcje od Lipińskiego i wielkie zrobił postępy. Jednak od lat paru był całkiem prawie muzykę zarzucił, w części dla zdrowia, a w części przez zwykłą niestałość. Gdy mi teraz objawił zamiar swój niespodziewany, otwarcie mu powiedziałam, że nie rokuję mu wytrwania w nowym przedsięwzięciu, że ani zdrowie jego, ani usposobienie moralne nie odpowiadają zawodowi artysty. "Gdy jednak upierał się przy swoim, mówiąc, że chce korzystać z pobytu w Dreźnie, żeby w bliskości mnie naukę prowadzić, że chce brać lekcje od Lipińskiego, odpowiedziałam, iż tymczasem ja tę naukę jego uważać będę za rodzaj próby, i dopiero po kilku miesiącach wytrwałej pracy z jego strony osądzimy, czy on może być artystą. Stanęło na tym, że po odbytej uwód kuracji on wróci do Drezna dla oddania się zamierzonej nauce." Zawczasu jednak wtedy brat zrobił mi uwagę, iż tak we własnym, jak i w jego interesie, ja winnam nam za jego powrotem zmienić mieszkanie. Lipiński, równie jak mój profesor, mieszkał na tamtej stronie rzeki. Przy tym brat po kilku dniach widywania miał w rodzinie T, z wrodzoną sobie bystrością, zrobił mi niekorzystne uwagi, mianowicie o pani T, w której upatrywał nieszczerość. A chociaż bynajmniej nieuprzedzony przeze mnie, wspominał też o młodym T, Jakoby pokazywał widoczne dla mnie uczucie, co mogłoby ją z czasem w niemiłym położeniu w tym domu postawić. Powiedziałam wtedy i ja bratu moje dawniejsze spostrzeżenia i uradziliśmy, że tam w żadnym razie nadal nie pozostanę. Jednak, by im nadto nie ubliżyć nagłym wyprowadzeniem się, powiedziałam bratu, że przeczekam czas do jego powrotu, który miał nastąpić za sześć tygodni. Koniec rozdziału siedemnastego. Czytał Piotr Nater. Tadeusz Bojżeleński, Brązownicy, rozdział osiemnasty Pamiętnik Zofii Szymanowskiej, część piąta Chcąc zachować niezależne względy dla pani T., która dotąd zawsze była ze mną postępowała życzliwie, umyśliłam ja zawczasu uprzedzić o zamiarze moim przeniesienia się. Skoro tylko brat wyjechał, oznajmiłam pani T., że za jego powrotem zamyślam, chociaż z żalem, jej dom opuścić. Ta wiadomość zdało się, że ją mocno zadziwiła. Odpowiedziała zapytaniem o powody. Ja powiedziałam jej głównie raz, że brat mój dla zdrowia nie mógłby mieszkać w tej części miasta, a ja chcę być blisko niego. Potem i na własne zdrowie mieć wzgląd muszę i obawiam się drugą zimę przechorować, gdybym znów odbywać miała niezbędne przez most wędrówki. Pani Te wtedy z widocznym nieukontentowaniem odparła, że nie wie, dlaczego mi tak nagle ta obawa przyszła, że chyba mam jakieś inne powody. Na to ja odpowiedziałam, iż się dziwię, że pani Te w taki sposób tłumaczy moje proste postanowienie. Ona, widząc mnie niemile zdziwioną, przeszła nagle z tonu nieukontentowania w ton żalu. Zaczęła rozwodzić się ze swoimi dla mnie macierzyńskimi uczuciami, jako była sobie pochlebiała, że ja, póki bym w dreźnie bawiła, nie opuściłabym jej domu. I tym podobne. Ale te oświadczenia już mi się nieszczere wydały i odpowiedziałam tylko grzecznie, dziękując za życzliwość i zapewniając panią T., że gdyby nie konieczność, pewnie bym u niej dalej mieszkała. Od tej chwili już zmienił się zupełnie mój sposób widzenia co do pani T., a że się nigdy ukrywać nie potrafiłam z uczuciami mojemi, musiałam do pewnego stopnia i mój sposób postępowania w tym domu zmienić. Na nowo oddalać się zaczęłam od ich koła domowego zachowując jednak wszelką należną uprzejmość względem nich wszystkich postępowanie zaś całej rodziny T względem mnie zdało się jakoby w miarę mojej obojętności stawało się owszem coraz serdeczniejsze syn tylko pozostawał jednakowy z razu, a następnie stawał się jakiś coraz obojętniejszy od rozmowy mojej z panią T ona kilkakrotnie wobec zgromadzonej rodziny poruszała kwestię bliskiego naszego rozstania się. Mówiła o tym w tonie rozczulenia i żalu. Reszta rodziny, wyjąwszy syna, wturowała, ubolewając i namawiając bym odstąpiła od tego postanowienia. Na co ja odpowiadałam nic nieznaczącymi, chociaż grzecznymi słowami i zwracałam rozmowę na inny temat. W kilka czy kilkanaście dni pani T, będąc sam na sam ze mną, zaczęła mówić o bliskim terminie mojego wyprowadzenia się i coś przebąkiwać, że ją późno o tym uprzedziłam. Ja z zadziwieniem zapytałam, dlaczego i jakim sposobem miałam ją wcześniej uprzedzić, kiedy sama nie byłam jeszcze powzięła ostatecznego postanowienia pani T odrzekła, że w takim jak jej niezamożnym domu każda zmiana daje się uczuć i wielką stanowi różnicę że ubytek jednej osoby wymaga zaraz i zmniejszenia mieszkania przerwałam pani T ażeby zrobić uwagę że to mieszkanie już dawno przed przybyciem moim zajmowała odpowiedziała, że to prawda ale że gdyby nie przybycie moje byłaby je zmieniła a przynajmniej teraz mając mieć jeden pokój zbyteczny gdyby na czas była uwiadomioną byłaby się postarała o wynajęcie te wszystkie powody widocznie były nakręcone, boć pani te, wynajmując mi ten pokój, wcale układu ze mną nie robiła, ani uprzedziła, jak i kiedy mam o wyprowadzeniu się uwiadomić. Zrozumiałam więc, iż tutaj chodziło jedynie o wyciągnięcie jakiegoś większego zysku i uważając już teraz panią T jako obcą zupełnie, a interesowną kobietę, odpowiedziałam, że jakkolwiek nie poczuwam się do obowiązku odpowiadania pani T za wynajęcie lub nie opuszczonego przeze mnie pokoju, przecież by jej, jako dawnej znajomej matki mojej, nie dać nawet mimowolnego powodu do żalu, zobowiązuję się przy wyprowadzaniu zapłacić za jeden miesiąc więcej, jeśli się dotąd nie wydarzy, odnająć ten pokój. Pani Te zimno podziękowała, dodając wszakże, iż to nie zapewni jej powetowania straty, bo się może i przez pół roku nie zdarzyć sposobność wynajęcia. Ja, zniechęcona już zupełnie do tej kobiety, nic więcej nie powiedziałam i odtąd z coraz większą niecierpliwością wyglądałam chwili wydobycia się z jej domu. Za przybyciem brata niebawem wyszukaliśmy dogodne mieszkanie, a chociaż pozostawało mi jeszcze parę tygodni do przemieszkania miesiąca, nie chciałam dłużej bawić pod dachem pani t. Dniem przed zamierzonym wyprowadzeniem się uprzedziłam o tym panią t. Nazajutrz z rana kazałam sprowadzić ludzi do przenoszenia rzeczy, a tymczasem poprosiłam tę panią, by się ze mną obrachowała. Przypomniałam jej wtedy dopiero dług osiemdziesięciu talarów i zażądałam, by odtrącając należny jej podług obietnicy mojej dwumiesięczne pieniądze, zwróciła mi resztę. Pani T. odpowiedziała zimnym i suchym tonem, że nasz rachunek nie tak jest prosty, że jej się ode mnie należy nie za dwa miesiące, ale za pół roku zapłata. Tyle bezczelności zrazu zdało mi się nieprawdopodobieństwem. Odrzekłam, że nie rozumiem. Ale gdy pani T. dalej zimno, a stale obstawała przy swojem, dodając, iż mnie o tym już temu dni kilka uprzedziła, oburzyłam się i zapowiedziałam, że bez odwołania się do sądu trzeciej, a doświadczonej w tym względzie osoby, nie zastosuję się do żądania pani T. Wkrótce przyszli zawołani ludzie dla zabrania rzeczy. Pani T. im nic z miejsca ruszyć nie dozwoliła, mówiąc, iż moje rzeczy zatrzymuje w zakład za należne jej ode mnie pieniądze. Ja, do reszty oburzona, tej chwili wyszłam i udałam się poradę do lipińskich. Oni bez wielkiego zdziwienia przyjęli tę wiadomość, mówiąc, iż to nie pierwsze tego rodzaju zajście w dreźnie między cudzoziemcami a miejscowymi, że ci ostatni najwięcej korzystają z polskiej dobroduszności lub niedbałości w interesach, zawczasu też zapowiedzieli mi lipińscy że nic nie wskóram z panią t która widać naprzód już ułożyła sobie plan postępowania. Chyba bym wzięła adwokata za pośrednika. Ja tak byłam rozjątczona, a razem przekonana o nieuczciwości postępku pani te, że przez samą miłość prawdy postanowiłam rzeczy dochodzić, nawet na drodze prawnej. Lipińscy wskazywali mi znanego sobie sprawości adwokata i niebawem poszłam do niego. Po wysłuchaniu mnie, adwokat odpowiedział od razu, że widzi w sprawie mojej dwie rzeczy na moją niekorzyść. Naprzód, że mam do czynienia z nieuczciwymi ludźmi, bo on ze słyszenia już znał rodzinę T., Potem, że nie mam żadnych na piśmie dowodów na swoje poparcie. Dodał jednak, że nie wątpi o wygranej dla mnie, gdybym przysięgę wykonała, bo tego strona przeciwna zażądać może. Ja z czystym sumieniem przysiąc mogłam, iż nie było żadnych między mną a panią T układów. Jednak wolałam nie dopuścić tej ostateczności i upoważniłam adwokata, by w moim imieniu polubownie rzecz ułożył. Ja nie chciałam już widzieć rodziny T, a mianowicie matki, więc uprosiłam tego pana, by sam tam poszedł dla zagodzenia sprawy chociażby z pewną z mej strony pieniężną ofiarą. W parę godzin wrócił adwokat i wręcz mi powiedział, że nic nie ma do zrobienia z panią T., że ona rzecz do ostateczności doprowadzić zechce, a chociaż powtórzył, iż w końcu ja bym wygrać musiała, jednak dodał, że pewnie odrzekłabym się stokroć nawet większej straty pieniężnej, gdybym poznała wszystkie przykrości procesu, na jakie wystawiona bym być musiała jako kobieta i nadto cudzoziemka. Radził mi więc co prędzej zakończyć tę rzecz płacąc podług wymagań pani T, to jest zwracając jej rewers na osiemdziesiąt talarów, bo to żądanie ostatecznie oświadczyła jemu. Brat mój, którego ja wcale w tę rzecz nie chciałam mieszać, bojąc się jego usposobienia gorączkowego, a razem wiedząc, iż on, równie jak ja niedoświadczony, nic by tutaj nie poradził, brat mój odezwał się popierając zdanie adwokata. Zresztą ja sama uznałam teraz, że to najrozsądniej i chciałam niebawem przez adwokata Revers zwrócić. Ale na moje wielkie zmartwienie adwokat na to nie przystał. Powiedział, że się bez mojej obecności nie obejdzie, gdyż potrzeba będzie mojego podpisu na jakimś protokole, który musi być sporządzony ze wspólną zgodą, a żeby się zapewnić, że pani T żadnych w przyszłości nowych nie wynajdzie sobie pretensji. Musiałam więc zastosować się do konieczności. Uprzedziłam tylko adwokata, iż ja ani się chcę odzywać, że jego upoważniam do ukończenia jak najprędzej tak, abym tylko podpis położyć potrzebowała. Za przybyciem moim z adwokatem do pani T. zastałam całą rodzinę zgromadzoną. Wszyscy okazali zadziwienie na mój widok, nie spodziewając się zapewne, bym tak rychło kończyć chciała. Młody T. za wejściem moim pobladł mocno i wstawszy z miejsca natychmiast wyszedł. Zaczęła się rozprawa między panią T a adwokatem. Ten od czasu do czasu zwracał się do mnie, by żądać moich objaśnień na odparcie dowodzeń pani T. Ale ja odpowiadałam, że już mu rzecz raz wyjaśniłam i proszę, by co prędzej kończył, gdyż mi pilno wyjść z tego domu. To mówiłam po francusku, ale głośno, wiedząc, że nie będę zrozumiana. Wreszcie adwokat ów spisał zapowiedziany protokół. Był to rodzaj kwitu pani T dla mnie, jako nie ma już żadnych do mnie pretensji zwrócił jej rewers i na tym się skończyła ta licha sprawa. Było to pierwsze tego rodzaju doświadczenie dla mnie byłam oburzona nie tyle interesownością, ile fałszem pani te. Z uczuciem pogardy i obrzydzenia weszłam ten raz ostatni do jej domu, a nie chcąc ubliżyć sobie samej, nie odezwałam się cały czas, jednak nie mogłam przenieść na siebie, by przed wyjściem nie dać jej uczuć mego oburzenia. Byłam ja przy wejściu, bez ukłonu usiadłam opodal, jakby milczący świadek. Dopiero wychodząc, zatrzymałam się we drzwiach i, ukłoniwszy się wszystkim, zwróciłam do pani Te, już po niemiecku, w te słowa. Dziękuję za wszystko dobre, wyświadczone w tym domu, mnie, sierocie. Oni wszyscy odpowiedzieli niskim ukłonem, nie zrozumiawszy może od razu ironii. A ja natychmiast poszłam w swoją stronę, kazawszy przy sobie rzeczy moje zabrać. To zajście z panią T. podwójnie działało na mnie. Raz jako nowe doświadczenie, przestroga co do dalszego pośród obcych życia. To była dobra strona rzeczy przykrej, bo jak mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale ja w razie nie tak filozoficznie przyjęłam niespodziewany zawód. Przeciwnie, mocno uczułam tak jawny fałsz, oszustwo ze strony osoby, której przez pamięć matki byłam całkiem zaufała. I to było drugie wrażenie sprawione jednymże faktem. A silniejsze i trwalsze od pierwszego, bo dotknęło bolesnej u mnie strony owego uczucia nieufności i pogardy dla świata i ludzi. To uczucie było mi nie tylko przez dalszych wyrzucane, ale ganione przez matkę. A że od jej śmierci postanowiłam była kierować się nadal w życiu odebranymi od niej naukami i przestrogami, usiłowałam wytępić w sobie to, co matka za złe uważała. Tą wiedziona myślą. Byłam serdecznie przyjęła pozorne dowody życzliwości ze strony obcej rodziny. Tymczasem, gdy się znów zawiedzioną znalazłam, obudziła się na nowo dawniejsza moja niechęć do świata i jak ślimak dotknięty kryje się co prędzej do skorupki swojej, tak ja na nowo zamknąć się w sobie postanowiłam i odosobnić od ludzi w czuciu. To jest ani dbać, ani liczyć na nikogo, samej sobie tylko zaufać i wystarczyć. Było w tym postanowieniu może wiele samolubstwa, może i pychy cokolwiek, lecz okoliczności zda się, utwierdziły mię w tym poglądzie na życie. Przypłaciłam jednak i tę nową naukę i postanowienie. Przechorowałam doznaną przykrość. Febra wróciła mi się nagle, co spowodowało nową, kilkutygodniową przerwę w nauce mojej malarstwa. Brat mój ze swojej strony pracując nad muzyką, niedługo uczuł skutki wysilenia, zaczął upadać na siłach i zaledwie po kilku tygodniach zarzucić musiał naukę. Jakby na pocieszenie nas i chwilowe wyrwanie z tego niewesołego stanu rzeczy, odebraliśmy z domu wiadomość od siostry, że za mąż wychodzi wkrótce i czeka naszego na jej ślub przybycia. Że wybór siostry padł na godnego ze wszechmiar człowieka, ucieszyłam się tym serdecznie i wybraliśmy się niebawem z bratem do Warszawy. Parę miesięcy spędzonych pośród rodziny ubiegło jak dni parę. Ale te chwile radości uważałam tylko jako czas wytchnienia więc znów pożegnałam rodzinę i w towarzystwie przyzwoitej kobiety jadącej za granicę wróciłam do Drezna. Brat mój usłuchał mej rady i został w kraju dla oddania się obranemu dawniej zawodowi. Za powrotem do Drezna udało mi się znaleźć pokoik dla siebie w domu, gdzie mieszkała jedna ze znajomych mi polskich rodzin i wróciłam do mojej nauki. W tym czasie osoby życzliwe, chcąc mi ułatwić dalszą naukę, poradziły mi, bym moje roboty malarskie paru znawcom pokazała. Uczyniłam to i obok pochlebnego zdania o robotach moich, posłyszałam zdanie, jakoby mój rodzaj malowania innej potrzebował szkoły. Zaczęto mi mocno doradzać, bym nie tracąc czasu, jechała naprzód do Francji, a potem do Włoch. Ja zrazu przyjęłam tę radę obojętnie. Zdało mi się, że jeszcze mogę wiele skorzystać od mojego drezdeńskiego profesora. Ale gdy mi nie przestano powtarzać powyższego zdania, uwierzyłam, że muszą być słuszne. I po pewnym namyśle rozpoczęłam starania o paszport do Francji. By powziąć to postanowienie, musiałam przełamać niewytłumaczoną jakąś niechęć do Francji, a mianowicie do Paryża. Zawsze bowiem, odkąd pomyślałam o podróżowaniu dla nauki malarskiej, zdążałam głównie do Włoch, myślą, jako do celu artystycznej pielgrzymki. Zaś Paryż mijałam, gdy mi się nie wiedzieć skąd jakoś natrętnie na myśl nasuwał. Teraz, nie zważając na tę moją niewytłumaczoną do Paryża antypatię, postanowiłam jechać tam jako do ogniska wszelakiego ruchu intelektualnego. A mając tam siostrę, pomimo iż jej właściwie nie znałam, gdyż ona, opuszczając kraj dla zaślubienia Mickiewicza, odjechała mię dzieckiem małym, przecież osądziłam, za rzecz najprostszą, przy siostrze w Paryżu zamieszkać. Gdy objawiłam ten zamiar życzliwym mnie znajomym, zaczęli mi najmocniej odradzać. Powiadali, że gdy się znajdę pośród żywiołów dziwnych, niewytłumaczonych, jakie towianizm w domu Mickiewicza zaszczepił, utracę wszelką swobodę. Zaniecham nauki, jakiej się poświęciłam obecnie. Co gorsza, zobaczę i usłyszę tam niejedną osobę, której nowe niby i wyższe idee do najniemoralniejszych czynów prowadzą. To mi mówiły kobiety starsze, godne ze wszechmiar szacunku i wiary. Miałam dowody ich dla mnie życzliwości, więc mogłabym była im zaufać, a przecież nie poszłam ślepo za ich zdaniem. Udałam się poradę tam, gdzie czerpałam od roku siłę do życia, wywołałam wspomnienie matki. Ona ganiła mi zbytnią łatwowierność co do złego, jakie na świecie wydarzać się może, więc powiedziałam sobie, że przecież u siostry znajdę opiekę, gdyby nawet znaleźć się mieli tam tacy, którzy by chcieli pokój mój zakłócać. Zresztą pomyślałam sobie, skoro nie mam ani chęci, ani usposobienia, by się zajmować temi jakimiś nadzwyczajnymi rzeczami, które są, to jest wówczas były, nad moje pojęcie, łatwo o tem przekonam każdego, bo zajmować się będę tylko nauką moją, a w nic innego wdawać się, ani o nic pytać się nie będę. Było to bez wątpienia postanowienie dosyć egoistyczne, ale usprawiedliwia mię po części przekonanie, jakie wówczas miałam, że siły moje nie po temu, aby się zajmować rzeczą, o którą, jak słyszałam, rozbiła się niejedna wyższa inteligencja. To wszystko rozważywszy, postanowiłam ostatecznie zamieszkać w Paryżu u siostry. Ale wprzód chciałam wiedzieć, czy to jej będzie pomyśli, boć jak ja jej, tak ona mnie nie znała. A jeśli by tak być miało, jak niektórzy mówili, że nauka Towiańskiego zobojętniała każdego do związków rodzinnych, to i cóż by znaczył u Mickiewiczów mój tytuł siostry? A miałam pewne powody wierzyć temu, gdyż wiedziałam od osób z familii, że od czasu jak Towiańskiego duch opanował dom Mickiewiczów, Celina, co dawniej zrzadka rzadka wprawdzie, by nie kompromitować urządu, pisywała jednak do bliższych krewnych, następnie zerwała całkiem stosunki listowne z rodziną rozsądną więc z mej strony rzeczą było napisać do siostry z zapytaniem czy mogę wprost do niej zajechać i uczyniłam to bardzo rychło odebrałam od mickiewiczowej odpowiedź co mię naturalnie utwierdziło w powziętym zamiarze ale pozostawała jeszcze do przełamania trudność o paszport niechętnie prawie wyjątkowo udzielał wtedy rząd rosyjski paszportu do paryża od chwili gdy zrobiłam oto podanie, schodził tydzień za tygodniem, aż do paru miesięcy zeszło, a nie miałam żadnej odpowiedzi. Wtedy dziwny jakiś opanował mnie niepokój. Ja, co przedtem nie tylko obojętnie, ale niechętnie o Paryżu myślałam, teraz czułam się jakąś niewidzialną siłą tam pociągana. Nie było to uczucie zwykłe niecierpliwości, które każde oczekiwanie i niepewność wywołują, nie był to też głos serca obudzony listem serdecznym siostry. Nie, to nie było żadne z tych uczuć, było to coś jakby głos przyzywający mnie tam, jakby wołanie, a szłam za tym głosem jak z konieczności, z obowiązku. Sama sobie naówczas nie umiałam zdać sprawy z doznawanego uczucia, a udręczona się czułam. Raz na przykład, patrząc na portret matki, co zwykłam była czynić w chwilach smutku i walki moralnej, nagle ze łzami w oczach i załamawszy ręce, zawołałam Boże, czegóż ty chcesz ode mnie? Wkrótce potem, nie doczekawszy się urzędowego pozwolenia, wyjechałam do Paryża. Zabrałam się z pewną rodziną niemiecką, do której się przyłączyłam dla przebycia granicy. I tak dostałam się do Paryża. Pierwsze wrażenia odebrane w nieznanym miejscu są zwyczajnie, dla mnie przynajmniej, stanowcze, nieomylne. Otóż na wstępie do domu Mickiewiczów uderzył mnie jakiś nieład powszechny, zaniedbanie, rozprzężenie jakieś. To pierwsze wrażenie było, wyznaję, przykre dla mnie, ale mnie nie zniechęciło, tylko umocniło w zamiarze, by się pośród wszystkiego, co mnie otaczać miało, odosobnić niejako, by zachować własną swobodę i sposób życia sobie właściwy. Potem ogólnem ogólnym pierwszym wrażeniu doznałam następnie wrażeń pojedynczych, główne były następujące. Mickiewiczowa, którą widziałam wtedy jakby po raz pierwszy w życiu, miała na całej swojej osobie głównie cechę zaniedbania, przygnębienia. Co na mnie wywarło jakiś osobliwy smutek, a wyznają szczerze, nie obudziło zaufania do nieznanej mi siostry, bo w jej wejrzeniu, ruchu i całej postaci znalazłam potwierdzenie zdania ogólnego, jakoby umysł jej pozostał błędny od owej pamiętnej choroby. Przecież radość, z jaką mnie powitała, okazała mi braterskie braterskiej dla mnie uczucia i pociągnęła mnie ku tej biednej siostrze. Widok Mickiewicza na razie też nie obudził bezwarunkowej u mnie sympatii. Pierwsze spojrzenie, jakie na mnie zatrzymał, uderzyło mnie jakąś siłą badawczą, egzaminującą. Zdało mi się, jakby on mię chciał na wskroś przeniknąć i w tej chwili powstało we mnie draśnięte uczucie własnej niejako wartości. Postanowiłam w duchu mieć się na baczności, by zachować we wszystkim wolę, zdanie i czucie własne. Nawet wobec tego człowieka, którego wielkość uznawałam, a poświęcenie dla ojczyzny czciłam w nim, i byłabym chciała naśladować, gdybym była miała siły i pole potemu. Pośród dzieci Mickiewiczów najstarsza córka, marynia, jedna zrobiła na mnie odrębne, a miłe wrażenie. Wyczytałam w jej jasnym spojrzeniu sympatię szczerą, dziecięcą, uczułam, że ona mię pokocha i przywiąże mię do siebie. Reszta jej rodzeństwa, to jest siostra i bracia, wydali mi się całkiem zaniedbani. Zdało mi się w nich widzieć jakoby dzieci natury, ale natury jakiejś dzikiej, mętnej. Tutaj znów stanęło mi na myśli, co słyszałam przed przybyciem do Paryża, jakoby Mickiewiczowie, idąc za teorią Towiańskiego, zostawiali dzieci swoje na łasce Bożej, jak to mówią, nie zajmując się wcale rozwinięciem ich umysłów, ani jakimkolwiek wykształceniem. Że jednak obok reszty dzieci widziałam Marynię, pomyślałam, iż to przecież musi pochodzić w znacznej części i z usposobienia indywidualnego dzieci samych. Zresztą byłam postanowiła zawczasu najszczerzej nie sądzić tutaj o czymkolwiek z samego pozoru. Czułam, że przybyłam niekorzystnie uprzedzona, a że obok tego wrodzona mi była nieufność, miałam się na baczności przeciw samej sobie, bo matki mojej w tym względzie przestrogi wyryte miałam na zawsze w myśli i sercu. Tak jak wszystkie rady od niej odebrane i wszelkie o niej wspomnienia. Powtarzam więc, iż pomimo tych pierwszych niemiłych wrażeń, zamiar mój pozostania przy siostrze nie został zachwiany, ale wyznaję, że po tych spostrzeżeniach powstało we mnie jakieś uczucie osamotnienia moralnego, graniczące z obojętnością na wszystko, co mnie otaczało. Obok tych pierwszych wrażeń, o których wyżej mówiłam, wspomnieć muszę jeszcze o jednym, najsilniejszym może to wrażenie wywarła na mnie kobieta obca to jest nienależąca do rodziny mickiewicza a jednak zajmująca w jego domu jakieś odrębne a poufne stanowisko zwano ją ksawerą opiszę tutaj szczegółowo pierwsze moje z nią spotkanie bo zejście się z tą kobietą w domu mickiewicza uważam za fakt ważny z mojego bowiem chwilowego z nią zbliżenia się wynikły wszystkie dalsze okoliczności pomimo wstrętu muszę tutaj wywołać to i wiele innych wspomnień bo idzie o objaśnienie smutnej przeszłości po pierwszych z rodziną mickiewicza powitaniach siostra moja poprowadziła mię do przeznaczonego dla mnie pokoju był on na górze nad jej pokojem mając iść na schody rzuciłam okiem w górę i zobaczyłam na przedsionku stojącą kobietę z dzieckiem na ręku spotkałam wzrok tej kobiety utkwiony we mnie z siłą tak przenikającą że uczułam niepokój jakiś ze wstrętem dla tej kobiety połączony jednej chwili stanęły mi na myśli przestrogi owych starszych kobiet zobaczysz tam i usłyszysz ludzi których idee niby nowe i wyższe do najniemoralniejszych czynów prowadzą to ostrzeżenie przypomniał mi pierwszy widok ksawery a świadczę się sumieniem moim że nikt mi przed przybyciem do paryża o ksawerze nie mówił nie tylko więc nie wiedziałam, że ją u Mickiewicza zobaczę, ale niewiadoma mi była egzystencja tej kobiety na świecie. Tutaj najlepiej dowiodę, jak dalece bezstronną i ostrożną w sądzeniu być chciałam, pomimo wstrętu, jaki obudził u mnie widok ksawery, gdy siostra przedstawiła mi ją jako przyjaciółkę domu, podałam jej rękę szczerze, serdecznie i z pewnym wewnętrznym wyrzutem postanowiłam zatrzeć pierwsze uczucie niechęci mimowolnej. Uderzyło tu pamiętnik się urywa, natomiast rękopis zawiera kilka słów spisanych przez Zofię Szymanowską, a tyczących przeważnie Mickiewicza. Sen mój z 30 stycznia 1860 roku w Rzymie, znajdowałam się w jakimś obszernym pokoju, gdzie było kilka osób zebranych, pośród nich Adam, Lenartowicz i ja. My troje odosobnieni od reszty, tak że ja nie widziałam innych. Myśmy byli blisko siebie w małym półkolu, w sposób taki Adam stał wprost mnie. Lenartowicz siedział na jakimś niskim siedzeniu obok Adama w głębi półkola, bokiem od Adama i do mnie, z głową wzniesioną i zwróconą ku Adamowi. Ja obok Lenartowicza siedziałam na krześle na wprost Adama, na niego też patrząc. Adam zwrócony do Lenartowicza, mówił: Byłoby wiele do pisania o tych ostatnich chwilach, o myślach moich. A mówiąc to, zdawał się mocno wzruszony i łzy miał w oczach. Po chwili mówił dalej, ale co, nie zapamiętałam, tylko zauważałam, że wspomniał o swoim kałamarzu. Lenartowicz, jakby odpowiadając Adamowi, powiada. Ja nieraz myślałem o tem, ale to trudno, niepodobna teraz. Adam z gniewem przerywa. Niepodobna, niepodobna, to trzeba koniecznie. Tutaj El powstał i pocałował Adama w twarz. Adam nagle poczerwieniał i zrobił jakiś ruch nieukontentowania, jakby odsuwając się od Lenartowicza. Ale ten ujął go za rękę obiema rękami i, siadając, złożył rękę Adama na swoich kolanach, zawsze ją trzymając. Ja patrzałam na to wszystko w milczeniu, ale w duchu ganiąc Lenartowicza za jego odpowiedź i za całe znalezienie się zaledwie to pomyślałam adam zwrócił na mnie oczy i z twarzą dziwnie rozjaśnioną i z tą rubaszną wesołością z jaką zwykł był czego żądać w zaufaniu powiada do mnie ot ja ciebie proszę panno zofio niechaj to wtem ktoś z obecnych których zawsze nie widzę niby brat mój woła na mnie chodź pójdziemy na grób i dodaje czyj ale ja nie rozróżniłam dobrze czy powiedział na grób adama czy matki naszej ja na ten głos powstałam, ale nie odchodzę, tylko stoję, chcąc słuchać dalej, co Adam mówi. Tutaj zatarł się sen. Sen następujący. Sen czwarty. Paryż w styczniu 1856. Szłam, jak zwykle rano, z mego i maryni sypialnianego pokoju, przez salon do pracowni mojej, dawniej pokoju celiny. Znalazłszy drzwi zamknięte, stukam. Przez drzwi odzywa się Adam. Czego chcesz? Odpowiadam. To ja przychodzę. Adam, nie czekając bym skończyła, otwiera drzwi i mówi. Dobrze, że przychodzisz. Właśnie tu układam jeszcze niektóre papiery. I nie ciągnąc dalej, zbliża się do biurka, który ja po śmierci celiny byłam na mój użytek obróciła. Wybiera Adam różne jakieś stamtąd pisma, a że zdaje się zapominać o mojej obecności, odzywam się po chwili. Nie będę panu Adamowi przeszkadzać, tylko przypominam o godzinie a prawda przerywa mi znów adam muszę nakręcić zegarek i wyjmuje z biurka jakiś zegarek stary ale nie ma kluczyka nie masz ty swojego podałam mu kluczyk od mego zegarka a skoro tamten nakręcił i skinął mi głową jakby żegnając zwróciłam się ku drzwiom do wyjścia tutaj marzenie zatarło się ale usłyszałam przez sen dzwonienie kilkukrotne i obudziłam się jakoś niespokojna teraz już na jawie usłyszałam dzwonienie Zadziwiłam się mocno, bo jeszcze bardzo było rano, jeszcze ciemno było na dworze, smutne przeczucie serce mi ścisnęło. Była to wiadomość o przybyciu zwłok Adama. Sen ten cały dziwny, ale uderzył mnie w nim szczególniej ustęp o zegarku. Już w pierwszym śnie były zegarki i wzmianka o jakiejś oznaczonej godzinie. Po tym czwartym śnie miałam jeszcze sen o Adamie i znów o dwóch zegarkach, ale tego snu nie zapamiętałam jasno następnie w parę miesięcy gdy z dziećmi wyjechałam do saint-germain pierwszej tam nocy śnił mi się adam Sen piąty, Saint 1856. jestem w saint-germain niby tylko co przybyłam do mieszkania wchodzi adam z paroma osobami których nie rozpoznaję dobrze żeś tutaj przybyła rzeknie adam do mnie i zaczyna coś dalej mówić o przyszłości o napoleonie ja słucham ale w duchu nie jestem przejęta mową adama on jakby to dostrzegł, powiada do mnie, Ty pójdziesz ze mną. Ależ nie zdołam, odpowiadam. Musisz, odrzekł Adam z taką siłą i powagą w spojrzeniu i geście, że jakimś nowym tchnieniem ożywiona, postąpiłam ku niemu i znikło widzenie, a ja obudziłam się pod wpływem jeszcze tej siły Adama. Sen szósty Paryż, rok 1856. Znajduję się w mieszkaniu dawniejszym w Arsenale. Wchodzę do salonu. Tam zastaję kilku mężczyzn, między nimi zwykłych Adama gości, BGZ. Zrazu nie widzę Adama, szukam go wzrokiem, a nie znajduję. Chcę wyjść do drugiego pokoju. Wtem spostrzegam Adama siedzącego obok drzwi. Gdy widzi mnie zmierzającą ku wyjściu, rzuca na mnie spojrzenie, które mię zatrzymuje jak wrytą na miejscu. Wyczytałam w tym wzroku Adama naraz jakby wyrzut i rozkaz, bym pozostała w gronie otaczających go sen ten tak krótki przecież głęboko mię poruszył tym większy był wpływ jego na mnie że w czasie gdy go miałam byłam zasłabła na duchu codzienne troski zajścia smutne w gronie rodzinnym adama niepewność co do przyszłości i kierunku tych dzieci to wszystko odbierało mi siłę woli którą dotąd byłam zawsze posiadała zaczęłam myśleć o bezużyteczności dalszego poświęcania czasu i sił własnych uczułam pragnienie opuszczenia tutejszego tak ciężkiego stanowiska mojego zapragnę brakuje taj obowiązków moich sen ósmy paryż rok 1857 znajdowałam się w gęstym lesie z drugą jakąś osobą kobietą ta prowadzi mię ku jakiemuś pomnikowi grobowemu jest to jakby sarkofag z białego kamienia a na nim leżąca postać wyciągniętą marękę w naszą stronę z gestem wskazującym na ten widok zdjęta trwogą chcę wrócić się, ale moja towarzyszka nie pozwala na to i powiada, iż powinnam poprawić tę rękę, której palce podkurczone, bo tylko palec wskazujący widny. Ja wzbraniam się, mówiąc, że nie rzeźbiarstwem, ale malarstwem trudnię się, więc nie potrafię tutaj poradzić. Pomimo odpowiedzi mojej czuję się niewidzialną jakąś siłą ku grobowcowi posunięta. Za zbliżeniem się usiłuję rozpoznać, czy to matki mojej, czy Adama grobowiec. Nie mogę zdać sobie z tego sprawy i znów ogarnie ją przestrach i odwracam się od grobowca, by odejść. Spiesznie postępuję kilka kroków ku mojej towarzyszce, która stoi opodal. Nagle czuję, iż suknia moja przytrzymana. Przerażona oglądam się poza siebie i widzę, że owa kamienna ręka uchwyciła suknię moją. Rzucam wzrok na twarz posągu. Ta, co w przód równie cała jak posąg na wznak leżała, teraz obrócona ku mnie z szeroko otwartymi oczyma, we mnie wlepionymi z wyrazem jakiegoś gniewliwego rozkazu. Po tym wzroku poznaję Adama i przejęta nieopisanym uczuciem żalu, trwogi i rozpaczy zarazem zanoszę się od płaczu. Tak się obudziłam. Senten miałam, gdy byłam w najsmutniejszym sposobieniu. Oczekując możliwości wyjechania stąd, a nie mając żadnej jeszcze co do tego pewności, codziennie walczyć musiałam ze zniechęceniem i zwątpieniem, przemyślając, czy aby na krótko dozwolonym mi będzie wypocząć przy siostrze po tylu cierpieniach i walkach przebytych w dniu, którego nocy senten miałam, byłam więcej niż zwykle przygnębiona. Kładąc się spać, przemyślać zaczęłam nad tym położeniem mojem, bez przyszłości, bo bez nadziei żadnej, bez wiary w jakieś dla siebie, już nieszczęście, ale pokój jakiś, swobodę. Te jedyne dla mnie w życiu skarby, które osiągnąć było od śmierci matki celem moim jedynym. Temi myślami rozżalona, z płaczem zapytywałam samej siebie, to cieniów matki i Adama. Póki ja tak tutaj żyć mam w odrętwieniu moralnym, przykuta do miejsca, do obowiązków dobrowolnie przyjętych, ciężkich, a teraz nad siły moje i możność utrudnionych mi przez nieprzewidziane okoliczności. Z tym zapytaniem, pókiż tak będzie, zasnęłam i miałam sen, który nie dodał mi nadziei. Dzisiaj po upływie roku, odczytując to, widzę i rozumiem znaczenie snu tego. W kilka tygodni później, to jest po tym śnie, przybył T.G. dla zażądania ręki Maryni i zaślubił ją. Myślę więc, że ten gest Adama z grobowca i przytrzymanie mnie w miejscu było przepowiednią i objawieniem woli zarazem. Koniec brązowników, Tadeusza Bojarzeleńskiego. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie legamus.eu.